Reincarnation of the Strongest Sword God 501 525. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 501 Wielki Książę Hartfield. Rozdział 501 Wielki Książę Hartfield. Światła świeciły jasno na zewnątrz Pałacu Gwiezdnego Księżyca. W tej chwili ulica przylegająca do pałacu wyglądała tak, jakby odbywała się tam wielka uroczystość. Tłum graczy eksplodował z podniecenia. Gracze wypełniali obie strony ulicy, krzycząc i sprzedając swoje towary. Starmoon City różniło się od innych zwykłych miast w królestwie Starmoon. Rów Ruch tutaj był stały, gracze przychodzili i wyjeżdżali z innych królestw i imperiów. W związku z tym, w przeciwieństwie do innych miast, w których gracze mogli ustawiać swoje stragany tylko raz 3 lub 4 dni w określonych obszarach, gracze mogli ustawiać swoje estragany w Star i każdego dnia. Jedynie za założenie stoiska wymagana była opłata, to nie było darmowe. Nawet przy tej opłacie duża liczba graczy nadal była skłonna założyć swoje estragany, aby sprzedawać przedmioty, zamiast korzystać z domu aukcyjnego i płacić wyższą opłatę. Nawet jeśli sprzedali tutaj swoje przedmioty po niższej cenie, nadal mogliby osiągnąć wyższy zysk. Zwykle gracze zdecydowaliby się sprzedać swoje przedmioty za pośrednictwem domu aukcyjnego tylko wtedy, gdy spieszy im się z pieniędzmi lub jeśli chcieliby uzyskać lepszą cenę za rzadkie i cenne przedmioty, ponieważ przedmioty sprzedawane na straganach były znacznie tańsze. Wielu niezależnych graczy i duże gildie przybywało tutaj, aby kupić potrzebne im materiały i przedmioty. s Feng przybył w to miejsce właśnie po to, by kupić trochę zapasów. Metoda wymiany monet na punkty reputacji była w rzeczywistości specjalną misją znalezioną w Stormon City. Gracze, którzy skupili się na plądrowaniu lochów i mierzczeniu potworów, aby awansować, mogą nigdy nie odkryć tego specjalnego zadania. Jednak dla graczy, którzy powoli awansowali i skupili się bardziej na czerpaniu przyjemności z samej gry, znalezienie zadania nie było szczególnie trudne. Dopóki nasłuchiwali informacji w stolicy, mogli uzyskać wskazówki prowadzące do zadania. W międzyczasie ta wskazówka była taka, że córka wielkiego księcia Hartfielda zachorowała i pilnie potrzebowała dużej ilości ziół. Zadanie wymagało tylko jednego stosu zwykłych ziół. Po ukończeniu tego zadania gracze otrzymali pewną ilość pieniędzy i PD. Tymczasem gracze mogli zaakceptować to zadanie w nieskończoność. Niestety ilość pieniędzy i XP nie była warta wartości ziół. W przeszłości bogaci gracze, którzy chcieli szybko awansować, wydawali pieniądze, aby zwiększyć swoje XP dzięki takim kwestom. Mimo to nie zainwestowali dużo pieniędzy w tę metodę wyrównywania. W końcu monety były bardzo cenne na początkowych etapach gry. Nikt nie wydał ich głupio. W przeszłości, kiedy wszyscy byli przekonani, że ta specjalna wyprawa jest jedynie metodą pozwalającą na wymianę pieniędzy na XP, kilka szalonych osób, które nie chciały awansować w dziedzinie, zaczęło kupować zioła hurtowo, obracając je w celu ukończenia specjalnego zadania. W ten sposób każdy z tych osobników sprzedał 1500 stosów ziół, osiągając krytyczny punkt tego zadania. Kiedy gracz wymienił 1500 stosów ziół, Wielki Książę Hartfield nie będzie już nagradzał wspomnianego gracza pieniędzmi IPD. Zamiast tego Wielki Książę nagrodził gracza prezentem z podziękowaniem. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Co? Z tego daru można było otrzymać różne przedmioty. Wśród nich była 10% szansa na zdobycie księgi reputacji. Kiedy zostanie użyta, księga reputacji da użytkownikowi określoną liczbę punktów reputacji w City. To dlatego S. Haifeng przybył na ten bazar, aby kupić hurtowo zioła, zwykłe lub rzadkie zioła. Po zrobieniu rundy przez bazar i zbadaniu ogólnych cen ziół, s h zaczął krzyczeć przez kanał handlowy, kupowanie zwykłych ziół 40 miedzi za stos, rzadkie zioła, 3 srebra za stos. Kupię tyle, ile masz. Kanał handlowy był kanałem unikalnym, dostępnym tylko na bazarach. Każdy gracz na bazarze mógł otrzymywać wiadomości wysyłane za pośrednictwem tego kanału. Jednak gracze, którzy chcieli wykrzyczeć swoje wiadomości, musieli uiścić opłatę w wysokości 1 srebra za wiadomość. Chociaż długość każdej wiadomości była ograniczona do 100 słów, było to cenne narzędzie promocji. Dzięki temu s mógł oszczędzić sobie wielu kłopotów. Ilości ceny ziół w każdym straganie były bardzo zróżnicowane. Gdyby S High musiał odwiedzać każdy stragan na bazarze, nawet gdyby wyczerpał się na śmierć, zdobyłby tylko niewielką ilość. Dlatego zamiast targować się z każdym właścicielem straganu, może równie dobrze zaoferować zakup o pośredniej cenie. Oczywiście zainteresowani gracze części Galigo, aby sprzedać swoje towary. Krótko po ogłoszeniu przez s Fenga wielu graczy rzuciło się w jego stronę. Szefie, ile ziół chcesz kupić? Wielki brat szermierz? Spójrz, mam doskonałej jakości zioła. Mogę nawet obniżyć cenę, jeśli kupisz je hurtowo. Gracze, którzy się spieszyli, patrzyli na S. H. jak wygłodniałe wilki. Spoczyli się wokół niego, spiesząc do sprzedaży ziół. Ich intensywność znacznie przekroczyła początkowe oczekiwania S. H. W porządku, w porządku, nie ma potrzeby się spieszyć. Wszyscy, ustawcie się w szeregu i handlujcie ze mną. S. Haifeng Feng uśmiechnął się, wskazując tłumowi, żeby się uspokoił. Rzeczywiście, entuzjazm graczy w stolicy jest znacznie większy. Jednak po zastanowieniu się ich entuzjazm był naturalny. Gracze byli obecnie zajęci zdobywaniem poziomów i nie byli szczególnie entuzjastycznie nastawieni do zajęci style. Chociaż gildie im wykształciły własnych alchemików, gildie mogły z łatwością dostarczać tyle ziół, ile potrzebowali ich alchemicy. Nie musieli kupować żadnego. Co ważniejsze, tłum był bardzo podekscytowany, ponieważ zapotrzebowanie na zioła było zwykle dość niskie, ponieważ przydatne przepisy na eliksiry były niezwykle rzadkie. Zapotrzebowanie na zioła jeszcze bardziej spadło. Ponadto królestwo Gwiazdo Księżycowe nie było królestwem ubogim w zioła, co spowodowało, że ceny ziół pozostały stosunkowo niskie. Ten rozdział załadu najpierw na Novelbin. Co? Pomimo tego, że w każdym stosie jest 20 ziół, zwykłe zioła sprzedawane są tylko za 40 miedzi za stos. Nawet rzadkie zioła są sprzedawane tylko za trzy srebrniki za stos. Można sobie wyobrazić, jak bezwartościowe były zioła. Jednak nawet przy tak niskich cenach niewiele osób było chętnych do zakupu ziół, co wyjaśniało, dlaczego wszyscy byli tak podekscytowani widokiem s Gracze często spotykali zioła podczas przygód i zwykle zbierali te zioła, aby później sprzedawać je hurtowo. Teraz działania tych graczy przyniosły korzyści S. Haifengowi. W krótkim czasie s haifeng kupił 2000 stosów zwykłych ziół i 200 stosów rzadkich ziół, wydając w sumie 14 sztuk złota. Dla innych graczy może to być astronomiczna suma, ale dla s była to tylko kropla w morzu. Przepraszam, ale moja torba jest pełna. Wszyscy, proszę tu chwilę poczekać. Za chwilę wrócę, aby kupić więcej. S-High pośpiesznie odwrócił się i pobiegł w kierunku rezydencji wielkiego księcia. Niechęć wypełniła oczy tłumu, gdy obserwował odchodzącą postać z Jednak kiedy usłyszeli, że wróci, aby kupić więcej później, wszyscy zdecydowali się tam pozostać, spokojnie czekając na jego powrót. O tej porze roku chętnych do zakupu ziół było po prostu za mało. Teraz, gdy pojawił się jeden taki gracz, jak mogli łatwo zrezygnować z tej okazji? Czekali kilka godzin, gdyby musieli, nie mówiąc już o kilku minutach. Rezydencja Wielkiego Księcia znajdowała się w niewielkiej odległości od pałacu, podróż tam zajęła Fengowi zaledwie kilkanaście minut. Po wejściu do rezydencji Wielkiego Księcia, po wprowadzeniu w wielkiego namiestnika poziomu 150, s H. Feng przybył przed Wielkiego Księcia poziomu 200 Hartfielda. Po krótkiej rozmowie wielki książę Hartfield zaczął opowiadać s Fengowi o problemie ciążącym na jego córce. Po czym s H. Feng otrzymał specjalne zadanie zdobycia ziół. Następnie wyjął ze swojej torby jeden stos po drugim. Za każdy oddany stos z s, s otrzymał w zamian 20 miedzi i 2000 pd. Chociaż z Haifen tracił 20 miedziaków przy każdej wymianie, nie zwracał na to uwagi. W porównaniu do Kucia, jego prędkość zdobywania poziomów po przekazaniu zimny była kilka razy większa. Gdy tylko podarował wielkiemu księciu zioła, natychmiast otrzymał XP. Proces był bardzo szybki i wygodny. W ciągu kilku chwil s Haifen oddał 1500 stosów zwykłych ził, zdobywając w sumie 3 złote monety i 3 miliony pd. W mniej niż pół godziny pasek doświadczenia s Haifen znacznie wzrósł. Zdobycie 3 miliony PD w pół godziny było niesamowicie skutecznym sposobem na awans? Niestety, po oddaniu 1500 Stosu ziół otrzymał tylko prezent z podziękowaniami Za każdy kolejny stos ziół, który oddał Ponieważ wciąż wielu graczy czekało, aż kupi swoje towary S- nie marnował czasu Oddając wszystkie zioła, które posiadał W przeciwieństwie do zwykłych ziół otrzymywał 10 prezentów Z podziękowaniami za każdy 100 rzadkich ziół Jeśli chodzi o pieniądze, o wiele bardziej opłacało się Zamiast tego wymieniać rzadkie zioła na prezenty Niestety, rare herbs było zbyt mało Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza Rozdział 502 Skrzynia Skarbów Zmierzchu Rozdział 502 Skrzynia Skarbów z S. Haifeng za jednym zamachem wymienił wszystkie swoje zwykłe zioła i rzadkie zioła na prezenty z podziękowaniami. Nagle S. Haifeng zauważył, że spojrzeniem wielkiego księcia Hartfielda zmieniło się nieznacznie. Wydawało się, że pierwotnie surowy wyraz twarzy wielkiego księcia znacznie złagodniał, Czy tylko wyobrażałem sobie różne rzeczy? Kiedy aktywność mózgu S. Haifenga poprawiła się, jego pięć zmysłów i intuicja stały się niezwykle wyostrzone. Zaawansowani NPC z domeny Boga posiadali bardzo wysoką inteligencję, była nawet wyższa niż zwykli gracze. Było to szczególnie prawdziwe w przypadku NPC poziomu 200, 3 poziomu, takiego jak Wielki Książę Hartfield. Chociaż Hartfield może nie być tak silny jak sędzia Weissman, nawet Weissman nie odważył się obrazić Wielkiego Księcia. Hartfield był jedynym Wielkim Księciem w całym Królestwie Gwiezdno-Księżycowym, podczas gdy pozostali byli tylko książętami. W Królestwie Gwiezdnego Księżyca jego pozycja była tylko niższa od pozycji króla i równa pozycji Wielkiego Marszałka Królestwa, Adolfa Cerreta. Współpracując z Wielkim Marshalem, chronili królestwo zarówno przed zagrożeniami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Gdyby bez mógł nawiązać związek z Wielkim Księciem Hartfieldem, byłoby to bardzo korzystne dla jego przyszłego rozwoju w Królestwie Zapomnij o tym. Najlepiej po prostu skupić się na podnoszeniu mojej reputacji. S. Haifeng potrząsnął głową, by oczyścić umysł. Następnie opuścił posiadłość Wielkiego Księcia i wrócił do kupowania ziół. Prezenty z podziękowania podziękowaniami zajmowały dużo miejsca, a każdy stos mieścił do tysiąc prezentów. S. Haifeng otrzymał łącznie 2500 prezentów, które zajęły tylko trzy miejsca na torby. Po przybyciu na bazar przed pałacem. Rzeczywiście, gracze handlujący ziołami nie ruszyli się. Gdy tylko ci gracze zauważyli powrót S. haifenga natychmiast podbiegli, by go powitać. Po chwili torba S. haifenga została ponownie wypełniona po brzegi. Następnie wrócił do rezydencji wielkiego księcia i zaczął wymieniać zioła na kolejne prezenty podziękowania. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com. Po spędzeniu kilku godzin na przewożeniu ziół z Bazaru do rezydencji Wielkiego Księcia, S. Haifeng kupił prawie połowę wszystkich dostępnych ziół w Królestwie Gwiezdno-Księżycowym, a jego łączne wydatki przekroczyły 400 sztuk złota. Początkowo S. Haifeng miał nadzieję na dalsze kupowanie ziół. Jednak jego głośne działania przyciągnęły wiele uwagi i wiele osób zaczęło potajemnie badać powód zakupów S. Hyfenga. W końcu w żadnej gildii nie brakowało ziół. Nawet jeśli Gildia próbowałaby wychować dużą liczbę alchemików, nie powinno być potrzeby tak ogromnego zaopatrzenia. Najwyższy czas, żeby to zakończyć. S. Feng spojrzał na kilku asesynów go z daleka. Żadnej z tych osób nie dałby najmniejszej szansy na odkrycie swoich zamiarów. Za każdym razem, gdy odwiedzał rezydencję wielkiego księcia, szukał odosobnionego miejsca, zanim się przebrał. Nawet jeśli jego tropiciele byli całkiem zdolni, bez szczególnie wysokiej rangi umiejętności identyfikacyjnej, takiej jak wszechwiedzące oczy, nie mogliby przejrzeć jego przebrania. W rzeczywistości jest nie musiał zwracać uwagi na tych ludzi. Nawet gdyby odkryli to specjalne zadanie, żadna gildia nie wydałaby tak dużo pieniędzy, aby zarobić trochę XP. Jednak ze względów bezpieczeństwa s SHIFEN wciąż ukrywał się, aby uniknąć odkrycia przez tych graczy metody wykorzystywania pieniędzy do zdobywania punktów reputacji. Potem, jak skończył kupować ostatnią partię ziół, SHFNG opuścił bazar i losowo wybrał restaurację, do której miał wejść. Po użyciu demonicznej maski, by ukryć swój wygląd, śmiało wyszedł z restauracji i skierował się w stronę rezydencji wielkiego księcia Hartfielda. Wewnątrz siedziby wielkiego księcia, s SHF zwykle podchodził do wielkiego księcia i wyjmował ze swojej torby ostatnie tysiąc stosów zwykłych ził i tysiąc stosów rzadkich ziół, wymieniając je wszystkie na prezenty z podziękowaniami. Nagle do jego uszu dotarł uznajomy dźwięk powiadomienia systemowego. System, przychylność Wielkiego Księcia Hartfielda zwiększona o 30 punktów. Rzeczywiście, ta specjalna misja nie jest tak prosta, jak się wydaje. S- -Feng był nieco podekscytowany, gdy zobaczył to powiadomienia systemowe. Im wyższy był NPC, tym trudniej było podnieść jego przychylność. Fakt, że zwiększył przychylność Wielkiego Księcia po prostu wydając około 400 sztuk złota, był tego całkowicie wart. Jednak zastanawiając się nad sytuacją, S- -Feng uznał, że ten wynik jest całkiem rozsądny. W końcu zarobił już blisko 120 tysięcy prezentów z podziękowaniami. Jeśli każdy stos mógł pomieścić tysiąc prezentów, to byłoby blisko 120 stosów. Obecnie ceny żyl były tylko tak niskie ze względu na to, że gracze z domain nadal mieli niski poziom i nie mieli z nich większego pożytku. Gdyby s Feng poczekał jeszcze dwa tygodnie, pieniądze, które musiałby wydać, aby zarobić 120 tysięcy prezentów z podziękowaniami, najprawdopodobniej wzrosłyby kilkukrotnie. Jeśli wielki książę nie miał nic do powiedzenia nawet po tak ogromnym wkładzie, jego serce było zdecydowanie z kamienia. Młody poszukiwaczu przygód, dziękuję za twój entuzjastyczny wkład. Z tak wielu ziół mogę wydobyć wystarczającą ilość ziołowej esencji, aby wyleczyć moją córkę, aby okazać moją wdzięczność. możesz wykorzystać te prezenty z podziękowaniami, aby wymienić je na skarby, które zwykle przechowuję w moim skarbcu, powiedział radośnie wielki książę Hartfield. Wasza wysokość, Hartfield, to będzie dla mnie zaszczyt, odpowiedział S. Feng, a jego serce wypełniła ogromna radość. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bean. Początkowo S. Hifeng zamierzał otworzyć prezenty z podziękowaniami, które zgromadził podczas jednego posiedzenia. Nigdy nie spodziewał się, że dary będą miały taki cel. Najprawdopodobniej nawet tych kilku bogatych graczy w przeszłości nie wymieniło tylu ludzi? Co on? Stewart, weź tego poszukiwacza przygód, żeby się przyjrzał, powiedział wielki książę Hartfield. Tak, odpowiedział wielki namiestnik, po czym zaprowadził z do skarbca na trzecim piętrze. Skarbiec wielkiego księcia był pilnie strzeżony Sześciu rycerzy w białych szatach strzegących wejścia to rycerze osądu poziomu 3, poziomu 200, nie wspominając o tym, że istniała nawet magiczna tablica poziomu 5 chroniąca skarbiec. Nawet klasa 4 poziomu wymagałaby znacznej ilości czasu, aby przebić się przez tak potężny magiczny szyk. Po wejściu do skarbca S. Highfang odkrył, że miejsce to wygląda bardzo podobnie do muzeum z wieloma skarbami na wystawie. To jest lista skarbów. Możesz wymienić prezenty na dowolne z przedmiotów znajdujących się w środku. Wielki Stewart przekazał listę S. Highfangowi. Na liście nie było zbyt wielu przedmiotów do wymiany. Jednak S. Highfang nie był zaskoczony. Przychylność wielkiego księcia Hartfielda wobec niego wynosiła tylko 30 punktów. Fakt, że wielki książę był gotów pozwolić mu wymienić swoje prezenty podziękowania na skarby, był już znaczącym wynikiem. Gdyby chciał wymienić każdy przedmiot w skarbcu, musiałby podnieść względem niego przychylność Wielkiego Księcia do co najmniej 300 punktów. S- następnie zbadał listę przedmiotów. Rzeczywiście, każdy przedmiot był bardzo prosty. Większość składała się z broni i wyposażenia, które były zbliżone do jego obecnego poziomu, podczas gdy jakość przedmiotów wahała się między rangą tajnego srebra a fineznego złota. Co więcej, ich ceny nie były tanie. Nawet najbardziej podstawowy element sekretnego srebrnego wyposażenia poziomu 25 wymagał tysiąc prezentów z podziękowaniami. Po przeliczeniu na monety kosztowałby 4 złota. Gdyby nie zioła, które kupił Zetanio, tysiąc prezentów kosztowałoby co najmniej 8 sztuk złota. Co więcej, ten sekretne, srebrne i szlachetne złote ekwipunki 25 poziomu były osobnymi elementami, a nie ekwipunkiem z zestawu. Dla S. H. te przedmioty nie służyły żadnemu celowi. Tak jak S. H. poczuł, że nie ma tu nic do zyskania, nagle odkrył nazwę bardzo znajomej pozycji na dole listy. Czy to nie jest skrzynia skarbów w Skrzynia skarbów zmieszchu była bardzo znana w królestwie Boga. Była również określana zarówno jako skrzynia skarbów szczęścia, jak i niewybredna skrzynia skarbów tylko elitarne potwory, które miały poziom 30 i wyższy, miały bardzo małą szansę na opuszczenie skrzyni skarbów zmierzchu. Jeśli chodzi o to, dlaczego nazwano ją nierozróżnianą skrzynią skarbów, przedmioty, które można z niej uzyskać, były niezwykle losowe. Można otrzymać tylko dwa lub trzy miedziane przedmioty i trochę śmieci. Można również otrzymać przedmioty epickie, a nawet fragmentaryczne legendarne. Ogólnie rzecz biorąc, przedmioty, które można było zdobyć ze skrzyni skarbów w zmierzchu, w dużej mierze opierały się na szczęściu. W przeszłości większość graczy, którzy zdobyli ten przedmiot, natychmiast wrzucała go do domu aukcyjnego, sprzedając go za około jedno złoto, zamiast otwierać go samodzielnie. Z drugiej strony, każda skrzynia skarbów Zmierzchu wymagała tylko 100 prezentów z podziękowaniami, aby je odebrać. Innymi słowy, każda skrzynia skarbów Zmierzchu kosztowała S-40 srebrników, co było znacznie tańsze niż w jego poprzednim życiu. Szczęście? Kiedy S- spojrzał na skrzynię skarbów Zmierzchu, nagle przypomniał sobie serce i kara zawieszone na jego szyi. To było boskie narzędzie, które mogło natychmiast podnieść jego szczęście o 25 punktów. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 503 i Inyang Walker. Rozdział 503 i Inyang S. Hyfeng spojrzał na skrzynię skarbów zmierzchu i dokładnie zastanowił się nad swoją sytuacją. Obecnie miał przy sobie prawie 120 tysięcy prezentów z podziękowaniami, zdecydowanie wystarczyło, aby podnieść jego reputację do odpowiedniego poziomu. Atrybut szczęścia można zastosować w różnych aspektach. Oprócz dropów z potworów, szczęście odegrało również znaczącą rolę w otwieraniu skrzyni ze skarbami i pudełkami z prezentami, choć efekty nie były tak widoczne, jak w przypadku dropów. Jednak serce i kara dały tylko 5 punktów szczęścia w normalnych okolicznościach, ta ilość była zbyt mała, aby zrobić znaczącą różnicę podczas otwierania skrzyni ze skarbami. Opierając się na zrozumieniu statystyki szczęścia przez i Fenga, 5 punktów nie podwoiłoby nawet jego szansę na drop podczas otwierania skrzyni ze skarbami. Tymczasem skrzynia skarbów z Mierzchu usłynęła z tego, że jest skąpcem dobrych przedmiotów. Tylko aktywując boską opatrzność i zwiększając jego szczęście do 25 punktów, jego szanse na otwarcie skrzyni skarbów znacznie wzrosną. Jednak na Providence trwało tylko 30 sekund, podczas gdy jego czas odnowienia trwał godzinę. Zdecydujmy po tym, jak podniosę swoją reputację, mówiąc to, S. Feng zaczął otwierać prezenty z podziękowaniami. Każdy prezent z podziękowaniem wymagał tylko jednej sekundy do otwarcia. S. Feng otworzył 10 prezentów z rzędu. Oprócz zdobycia kilku miedzianych monet, zdobył także dwie księgi reputacji, a dary dawały znacznie więcej, niż się spodziewał. Każda księga reputacji może podnieść reputację Starmons i użytkownika o jeden punkt. Niestety książka nie mogła być przedmiotem handlu. W przeciwnym razie jest hyphenk naprawdę sprzedałby je publicznie. Jednak efekty tych ksiąg reputacji słabły wraz ze wzrostem reputacji gracza. Poniżej 100 punktów książka podniosłaby reputację gracza o jeden punkt przy 100% skuteczności. Po osiągnięciu 100 punktów szansa była tylko 60%. Przy 200 punktach wskaźnik sukcesu spadł do 30%, 20% przy 300 punktach i 10% przy 400 punktach. Kiedy reputacja gracza osiągnęła 500 punktów, istniała tylko 3% szansa na zwiększenie jej reputacji o jeden punkt podczas korzystania z księgi reputacji. Aby zostać baronem, gracze potrzebowali 500 punktów reputacji. Aby zostać wicehrabią, gracze potrzebowali 1000 punktów reputacji. Gdyby s miał nadzieję zostać wicehrabią, polegając na księgach reputacji, musiałby wydać oszałamiającą liczbę. Co do zostania hrabią, który był jeden stopień powyżej wicehrabiego, było to praktycznie niemożliwe. To dlatego, że gracz potrzebował 3000 punktów reputacji, aby zostać hrabią. Skutki posiadania zaledwie 5 punktów szczęścia są naprawdę dobre. Zastanawiam się, czy uda się zdobyć księgę mistrzowską? S- uśmiechnął się. Mając 5 punktów szczęścia, jego szansa na zdobycie księgi reputacji z prezentów podziękowania była rzeczywiście wyższa niż u innych graczy. Jednak poza miedzianymi monetami i księgami reputacji, gracze mieli również bardzo małą szansę na zdobycie księgi mistrzostwa. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Mistrzostwo było czymś bardzo ważnym dla każdego gracza w Dominie Boga. Biorąc na przykład s Feng, ponieważ jego biegłość była bardzo wysoka, jego podstawowe ataki zadawały więcej obrażeń w porównaniu do innych graczy. Gdyby mógł podnieść rangę swojego jednoręcznego mistrza miecza do podstawowego mistrza miecza, mógłby zwiększyć swoje podstawowe obrażenia od ataku mieczem o 30%, to 10% więcej niż zaawansowany szermierz. Przy 10% różnicy w podstawowych atakach różnica w obrażeniach umiejętności była jeszcze wyższa. Tymczasem s Feng był tylko kilkadziesiąt punktów od zostania podstawowym mistrzem miecza. Gdyby mógł zdobyć księgi mistrzowskie, mógłby dalej rozwijać swoją siłę bojową. Zanim udał się na starożytne pole bitwy, aby wyostrzyć swoje techniki, uzyska również lepsze efekty. S. Heifeng zaczął gorączkowo otwierać prezenty z podziękowaniami. 100, 300, 500, 1000. Po spędzeniu kilku godzin, S. Heifeng otworzył ponad 10 tysięcy prezentów z podziękowaniami i uzyskał łącznie 2000 książek o reputacji. Ponadto szczęśliwie zdobył się ksiąg mistrzowskich. Każda księga mistrzostwa może dać mu jeden punkt mistrzostwa ze 100% pewnością. Czy opatrzność Boża wpłynie na wzrost reputacji? Kiedy S. Feng pomyślał o tym, jak po osiągnięciu przez niego 100 punktów reputacji i księgi reputacji nie dawały mu już jeden punktu reputacji ze 100% pewnością, co oznaczało, że w grę wchodziło szczęście. Ponieważ w grę wchodziło szczęście, było to zdecydowanie powiązane z atrybutem szczęścia. S. Feng uśmiechnął się lekko, aktywując boską opatrzność. Nagle ciało S. fenga pokryła słaba złota poświata, jakby otrzymał błogosławieństwo z nieba, gdy stał się absolutnym punktem centralnym w całym skarbcu. S. Feng natychmiast zaczął aktywować 2000 ksiąg reputacji. Proces aktywacji księgi reputacji był bardzo szybki. Książka aktywowałaby się jednym kliknięciem. s hyphen mógł zdobyć wiele ksiąg reputacji w zaledwie 30 sekund. W następnej chwili palec s hyphen zmienił się w powidok. Z szybkością S-Hi-Fenga mógł klikać dziesiątki razy na sekundę. Następnie s hyphen Feng usłyszał dzwonek ciągłego strumienia powiadomień systemowych. System, gratulacje. Zdobyła jeden punkt reputacji STERMO City. System, gratulacje. Zdobyła jeden punkt reputacji Starmo on City. System, gratulacja. Zdobyła jeden punkt reputacji Star on City. System, 30 sekund później, z 2000 książek o reputacji, które S. Hye-feng zdobył, pozostało tylko nieco ponad 700. W międzyczasie reputacja S. Hye-feng w Starmon City również wzrosła do 436 punktów, dzieliło go tylko 64 punkty od zostania baronem. Efekty opatrzności Bożej były niezwykłe. Oczywiście, jest skuteczny S. Hye-feng natychmiast się podniecił. Korzystając z tej metody, mógł zaoszczędzić dużą liczbę prezentów z podziękowaniami. W tym tempie, nie mówiąc już o zostaniu wicehrabią, mógł nawet dać się hrabią. Dlatego S. Hye-feng ponownie gorączkowo otworzył prezenty z podziękowaniami. Tak się złożyło, że w tym okresie Boska Opatrzność była w fazie odnowienia. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Co? Godzinę później S. rozpoczął kolejną rundę klikania księgi reputacji. 30 sekund później reputacja S. -Fenga wzrosła z 416 punktów do 578 punktów. Następnie S. Haifeng kontynuował otwieranie prezentów z podziękowaniami. Po otwarciu ponad 30 tysięcy prezentów reputacja S. Haifenga osiągnęła w końcu 1000 punktów, stając się wicehrabiem Starmoon City. Ponadto zdobył łącznie 21 ksiąg mistrzowskich. Początkowo S. haifeng nadal zamierzał podnosić swoją reputację. Jednak biorąc pod uwagę, że pozostało mniej niż 90 tysięcy prezentów z podziękowaniami, nawet gdyby użył boskiej opatrzności, nie wystarczyłoby mu zostać hrabią. Dlatego S. haifeng zrezygnował z tego pomysłu. Jednak ten wynik już przerósł początkowe oczekiwania S. haifenga Zwykle 120 tysięcy prezentów z podziękowaniami może nawet nie wystarczyć, aby zostać wicehrabią. W tym aspekcie opatrzność Boża odegrała naprawdę znaczącą rolę. Jednak teraz, gdy S. miał 21 ksiąg mistrzowskich, tak długo, jak starał się, mógł podnieść swoje mistrzostwo jednoręcznego miecza do 150 punktów, osiągając standard podstawowego mistrza miecza. Dlatego S. Heifeng kontynuował proces otwierania darów z podziękowaniami, a nawet wykorzystał boską opatrzność, aby pomóc mu w jego wysiłkach. Po otwarciu kolejnych 10 tysięcy prezentów z podziękowaniami, S. Heifeng zgromadził w sumie 48 ksiąg mistrzowskich. Natychmiast ulepszył swoje jednoręczne mistrzostwo miecza do standardu podstawowego mistrza miecza, jego podstawowe obrażenia wzrosły o 30%. W tej chwili S. Haifeng miał mniej niż 80 tysięcy prezentów z podziękowaniami. Od razu s hi wymienił je wszystkie na skrzynie skarbów zmierzchu. Każda skrzynia skarbów zmierzchu kosztuje 100 prezentów z podziękowaniami. Ostatecznie s hi zdobył blisko 800 skrzyń skarbów zmierzchu. Musiałby wydać blisko 800 sztuk złota, gdyby kupił ich gdziekolwiek indziej. Po zakończeniu odnowienia boskiej opatrzności Twitch trasł Hest lepiej mnie nie zawieść. s hi wyjął 9 skrzyń skarbów zmierzchu i położył je na ziemi. Biorąc głęboki oddech, natychmiast aktywował boską opatrzność i szybko zaczął aktywować stojące przed nim skrzynie ze skarbami. W miarę upływu czasu srebrne skrzynie ze skarbami inkrustowanymi fioletowymi kryształami zostały szybko otwarte. Jedna skrzynia, dwie skrzynie, trzy skrzynie. Wreszcie s zdołał otworzyć dziewięć skrzyni skarbów zmierzchu w ciągu 30 sekund. Dziewięć twilit trasu rechest zrzuciło kolorowy blask po zdjęciu pokrywek, dzięki czemu cały skarbiec pięknie lśnił. s high następnie zaczął zbierać przedmioty w skrzyniach ze skarbami. Gdy S-High zbierał przedmioty z szóstej skrzyni skarbów zmierzchu, nagle zamarł. Z niedowierzaniem wydobył piękny napierśnik, który emanował zarówno czarno-białą poświatą, i Yang Walker. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 504 zestaw wyposażenia poziomu 1. Rozdział 504 zestaw wyposażenia poziomu 1. W gotę Domain ze skrzyni skarbów Zmierzchu można było zdobyć wiele różnych przedmiotów. Jednak szansa na zdobycie dobrego sprzętu była niewiarygodnie mała. Jeśli chodzi o wyposażenie zestawu, nawet o tym nie myśl. Jednak zbroja zwana Yang Walker przed S. Haifeng była rzeczywiście częścią zestawu wyposażenia. Przez chwilę S. Haifeng zakwestionował nawet własną wizję. Gdyby to był jakikolwiek inny zestaw sprzętu, co najwyżej szczęście S. Haifengę by go zaskoczyło. Jednak Walker Yang był inny. Był to specjalny zestaw wyposażenia, taki jak wyposażenie zestawu Warfire. Jeśli jednak s Feng miałby zdecydować, który zestaw jest lepszy, bez wątpienia byłby to zestaw sprzętu Yang Walker przed nim. Chociaż wyposażenie zestawu bojowego można było ulepszyć do rangi Fine Gold, Walker Yang był wyposażeniem zestawu poziomu 1. Wyposażenie zestawu 1 poziomu było ekskluzywnym zestawem dla klas 1 poziomu, chociaż nie miał żadnej ceny. Jego wzmocnienie do siły bojowej gracza na poziomie 1 przewyższało nawet sprzęt z zestawu z Ciemnego Złota. Jednak wyposażenie zestawu poziomu 1 miało również poważne ograniczenia, ponieważ tylko wyznaczone klasy mogły z niego korzystać. Co więcej, zestaw wiązałby się z graczem, gdy był wyposażony i nie można go było upuścić ani handlować. Jednak może zostać zniszczony, jeśli jego wytrzymałość osiągnie zero. Co więcej, opłaty za naprawę wyposażenia z zestawu poziomu 1 mogą konkurować z kosztami broni i wyposażenia epic. Pomimo tak wielu ograniczeń, większość ekspertów z dziedziny Boga uwielbiała te zestawy. Jednak bardzo trudno było zdobyć wyposażenie z zestawu poziomu 1, ponieważ tylko wielcy wielcy lordowie poziomu 20 lub wyższego mieli szansę je upuścić. Obaj wielcy lordowie na polach i w lochach mieli taką samą szansę na drop. Sprzęt z zestawu poziomu 1 był również znany jako najlepszy sprzęt z zestawu, inny niż sprzęt z zestawu epickiego, dostępny dla graczy poziomu 1. Naprawdę zasługiwał na swoją nazwę. Minimalny poziom wyposażenia zestawu poziomu 1 to poziom 20, a jego atrybuty wzrastały wraz z poziomem gracza do poziomu 50, co oznaczało, że gracze mogli zmienić klasę z klasy poziomu 1 na klasę poziomu 2. Jeśli gracz posiadał zestaw wyposażenia poziomu 1 podczas wykonywania zadania, zmiany klasy poziomu 2, zadanie to bez wątpienia byłoby łatwiejsze do wykonania. s hyfen następnie ocenił na pierśnik linii Young Walkera. linii -Walker zestaw wyposażenia. Ten rozdział załaduj najpierw na bin. Co? Poziom 20, poziom 50. Wymagania sprzętowe, rycerz strażnik poziomu 1. Zestaw składa się z pięciu części, głowy, klatki piersiowej, rąk, nóg i stóp. Wiorze, gdy jest wyposażony. Ustaw efekt. Efekt dwuczęściowy, umiejętność obrony zwiększona o trzy poziomy, obrona zwiększona o 10%, otrzymywane obrażenia zmniejszone o 15%, a otrzymywane leczenie zwiększone o 15%. Efekt czteroczęściowy, wytrzymałość zwiększona o 15%, a siła zwiększona o 10%. Zdobądź umiejętność tarcza Inyang. Rzuć na siebie magiczną tarczę, zmniejszając wszystkie otrzymywane obrażenia magiczne o 60% i zyskując odporność na wszystkie efekty kontroli na 15 sekund. Czas odnowienia 2 minuty. Efekt pięcioelementowy otrzymujesz jeden stos energii Inyang za każdym razem, gdy otrzymujesz obrażenia. Po 30 kumulacjach można aktywować umiejętność mocy Inyang. Yang. Niedawiść zwiększona o 100%, wszystkie ataki zadają święte obrażenia, wszystkie efekty umiejętności strażnika rycerza zwiększone o 50%, a wszystkie atrybuty zwiększone o 15% na 24 sekundy. Czas odnowienia. Pięć minut. Jeśli zdołem zebrać cały zestaw i dać go rycerzowi strażnikowi poziomu 1, tankowanie bossów w dużych lochach drużynowych będzie dziecinnie proste. s Haifeng wystchnął w duchu, gdy przeczytał zestaw efektów Yin Yang Walkera. Zdobycie choćby jednej części ze skrzyni skarbów zmierzchu było już prawie niemożliwe. Próba zdobycia całego zestawu byłaby cudem. Efekt posiadania 25 szczęścia jest lepszy niż się spodziewałem. s Haifeng był całkowicie zadowolony. Następnie spojrzał na dużą liczbę skrzyni skarbów zmierzchu w swojej torbie, chichocząc, przy tak wielu skrzyniach skarbów zmierzchu nie wierzę, że opatrzność da mi żadnych innych dobrych przedmiotów. S. już zdecydował, gdy tylko zakończy się czas odnowienia boskiej opatrzności, użyje go do otwarcia skrzyń ze skarbami. Mając ponad 700 skrzyń skarbów z mierzchu, nawet gdyby nie mógł zyskać kosztów wszystkich zakupionych ziół, nie poniósłby też zbyt wielkiej straty. Wkrótce S. H. Feng zebrał pozostałe przedmioty ze skrzyń ze skarbami i przechował je w swojej torbie. Poza wędrowcem i yang 9 skrzyń skarbów z mierzchu zawierało tylko zwykłe przedmioty. S. Feng zdobył tylko kilka srebrnych monet i kilka rzadkich materiałów, a także projekt kucia, aby stworzyć kamień światła. Chociaż był to projekt kłócia, nie był zbyt cenny, nie był wart nawet 30 srebrników. To dlatego, że Lightstone forging Design był dość powszechny. Miał szansę wypadać z dowolnej mapy poziomu 40 lub wyższego. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Jednak obecni gracze do Gottesdomain bardzo potrzebowali kamieni światła. Kamień światła był przedmiotem jednorazowego użytku, który mógł oświetlać określony obszar tak, jakby był dzień. W ciemności nocy wszelkie potwory złapane w promieniu kamienia światła stracą swoją nocną przewagę. Przedmiot pozwalał graczom swobodnie grindować potwory i awansować w nocy. Dla graczy, którzy chcieli szybko awansować, nawet najciemniejsza noc była czasem na awans. Lekkie kamienie były praktycznie potrzebne graczom na polu, dlatego też wskaźnik dropu dla projektu wykuwania przedmiotu był stosunkowo wysoki. Tylko, że graczom byłoby bardzo trudno uzyskać projekt kucia na ich obecnym poziomie. Jasny kamień? W oczach S-Fenga błysnęło światło. Czuł, że to dobra okazja do zarobienia fortuny. Dopóki je sprzeda, kamienie światła będą dobrze przyjmowane. Obecnie firma handlowa przy świecach polegała na zestawach wzmocnionych zbroi, aby przyciągnąć klientów ze Star Trading Firm. Gdyby dodał z do dostępnych produktów firmy, zdecydowanie zwiększyłoby to przewagę konkurencyjną firmy. Jasne kamienie były łatwe do wyprodukowania. Co więcej, potrzebne materiały składały się z tanich i pospolitych przedmiotów, takich jak zaawansowane kamienie i magiczne esencje. W związku z tym większość graczy z łatwością mogła sobie pozwolić na lekkie kamienie, w przeciwieństwie do drogich zestawów wzmocnionych zbroi, na które mogła sobie pozwolić tylko niewielka liczba graczy. Ponadto tylko trzy osoby produkowały teraz wzmocnione zestawy zbroi, a ich wskaźniki sukcesu wynosiły tylko 30%. To nie wystarczyło, aby zaspokoić zapotrzebowanie tak wielu graczy. Jeśli chodzi o Lightstones, nawet wskaźnik sukcesu Advanced Forging a byłby wyższy niż 30%. Tylko, że Lightstone Forging Design nie był czymś, co mogli uzyskać gracze poniżej 30 poziomu. Gdyby S- zdołał nabyć dużą liczbę wzorów kucia Kamienia Światła, firma handlowa przy świecach mogłaby szturmem przejąć cały rynek Królestwa Starmoon. Firma handlowa przy świecach miała wielu zaawansowanych praktykantów kucia. Dopóki mieli wystarczającą liczbę wzorów kucia, mogli masowo produkować Kamienie Światła. Nie tylko mogą zaopatrywać graczy z Winter City i Starmon City, ale mogą również zapewnić nieskończone zaopatrzenie innym miastom. W tym czasie nawet liczenie ich pieniędzy stałoby się pracochłonnym zadaniem. W każdym razie nie mam teraz nic lepszego do roboty. Równie dobrze mógłbym szlifować dla niektórych Lightstone Forging Designs. S- uśmiechnął się. Natychmiast przypomniał sobie kilkoma podpowiednich do szlifowania Lightstone Forging Designs. Chociaż wszystkie te mapy miały poziom 40 i wyższy, S. Highfang posiadał efekty Ignoruj poziom zapewniany przez otchłanny ostrze magicznej broni, zestaw zestawu smoczych szponów i złotę stygmaty. Łącznie mógł zignorować do 45 poziomów. Oprócz własnego poziomu S. Highfang mógłby zmierzyć się z potworem poziomu 70, jeśli zdecyduje się to zrobić. Tylko, że atrybuty potwora na poziomie 70 były zbyt potężne. Nawet gdyby S. Highfang zdołał uszkodzić te potwory, mogliby go zabić jednym uderzeniem. Jednak przeciwko potworom poniżej poziomu 50 z pewnością mógł podjąć próbę, o ile nie byli to wodzowie ani lordowie. S. Feng udał się następnie do ratusza w Starmon City, aby kupić cenną złotą ziemię. Podczas gdy S. Feng skupił się na podnoszeniu swojej reputacji, zestaw smoczych łusek, który umieścił w domu aukcyjnym Black Kinga, został w końcu wyprzedany. Oprócz pieniędzy, które S. Feng zarobił dzięki cen dla Elite Trading Films, miał teraz w swoich kieszeniach ponad 20 tysięcy sztuk złota. Tak więc S. feng zdecydował się kupić jedną z działek Land Obok Banku Starmon za 16 tysięcy złota. Ponieważ jednak S. Heifeng był wicehrabią, otrzymał 10% zniżki na swój zakup. Nawet po zbudowaniu nowego oddziału firmy handlowej przy świecach nie wydał nawet 16 tysięcy sztuk złota. Po tym, jak zakończył swój interes w retuszu, S. Feng pojechał powozem konnym do sali teleportacyjnej i teleportował się do Twin Tower mapy poziomu 45 z najwyższym wskaźnikiem dropu dla Lightstone Forging Designs. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 505 Dominujące Melancholiny. Rozdział 505 Dominujące Melancholiny. Winter University w jednym z pomieszczeń kuźniczych dla Sandlelit Trading Firm. Melanholin uśmiech był obecnie zajęty tworzeniem podstawowych, wzmocnionych zestawów zbroi. W Wujie było po prostu zbyt wielu graczy. Ponieważ tylko trzy z nich produkowały podstawowe, wzmocnione zestawy zbroi, nie można było zaspokoić zapotrzebowania tak wielu graczy. Gdyby na początku nie wyprodukowali dużej liczby zestawów, ich zapasy już dawno by się wyczerpały. Siostro Smile, na pierwszym piętrze są dwie osoby, które chcą porozmawiać z tobą o interesach. Rozumiem. Podobnie jak inni, niech na razie czekają w recepcji. Pójdę tam, kiedy skończę pracę. Jednak jeden z nich twierdzi, że jest przywódcą gildii przytłaczającego uśmiechu. Przytłaczający lider Gildii Uśmiechu? Melanholina uśmiech nie mógł się powstrzymać. Jako jedna z trańskich Gildii Wójt-Riwersiti znacznie wyprzedzała inne Gildie. Ich fundusze i liczba członków były również oczywiste dla wszystkich. Kierunek rozwoju Life'a był zupełnie inny niż Combat Guilds. Innymi słowy, nie powinno być między nimi konfliktów interesów. Jednak Gildia stylu życia nie posiadała żadnych zdolności bojowych. Do produkcji niektórych przedmiotów potrzeba było wielu rzadkich materiałów. Tymczasem wiele z tych materiałów spadło z lochów. Dlatego Gildie stylu życia zwykle nie współpracowały z niektórymi Gildiami bojowymi. W takiej relacji gildia bojowa, o której mowa, byłaby odpowiedzialna za dostarczanie rzadkich materiałów. Podczas gdy gildia stylu życia oferowałaby pewne zniżki i dawałaby pierwszeństwo sprzedaży niektórych przedmiotów wspomnianej gildii bojowej. Ha ha ha. W samą porę powiedział Melancholic Smile. Pojadę tam teraz. Mówiąc to, Melancholic Smile uporządkował materiały na stole i zszedł na dół. Ten rozdział załaduj najpierw na nowel Bin. Co? W sali recepcyjnej na pierwszym piętrze wiele gildii i wysłał wysłało przedstawicieli do firmy Cendlelit Trading, aby omówić potencjalną współpracę. Kiedy jednak weszli mężczyzna i kobieta, atmosfera w całej sali przyjęcia padła. Wszyscy w pokoju natychmiast skupili swoją uwagę na tej parze nowo przybyłych, w szczególności na kobiecie. Praktycznie każda gildia w wiedziała, kim była. Ta kobieta była nikim innym jak liderem gildii oddziału przytłaczającego uśmiechu Witeriversity, Joulan. Firma handlowa przy świecach z pewnością wie, jak traktować swoich gości, abyśmy faktycznie czekali tutaj z innymi gildiami. Feng Xianyang rzucił okiem na salę recepcyjną, marszcząc lekko brwi z niezadowolenia z ustaleń firmy. Joulan Mess skomentował oświadczenia Feng Anga. Zamiast tego usiadła tylko i spokojnie czekała. Chociaż przytłaczający uśmiech był potężną gildią z dużymi funduszami, firma handlowa przy świecach też nie była zwyczajną egzystencją. Fakt, że w tak krótkim czasie był w stanie nabyć dwie złote ziemia Witerversity, świadczy o silnym poparciu firmy. Chwilę później do pokoju przejęć wszedł Melancholic Smile. Natychmiast atmosfera w pokoju znacznie się rozluźniła, a mieszkańcy natychmiast wstali, by ją powitać, uśmiechając się. Wszyscy, usiądźcie, proszę, powiedział Melancholic Smile po rozejrzeniu się po pokoju. Każdy gracz w tym pokoju był wielkim strzałem na szczycie Witerversity. Melancholijny uśmiech nigdy nie myślał, że nadejdzie dzień, w którym stanie się jedną z tych najwyższych postaci. Wcześniej była tylko uczennicą kuźni, którą gildię od nich nie odpędzają, kimś, kto polegał na fałszowaniu, aby zarobić na utrzymanie. Jeśli chodzi o tych wysoko postawionych menedżerów z różnych dużych gildii, wszystkie one były istotami, które podziwiałaby tylko z daleka. Jednak teraz każda z tych potężnych postaci witała ją czym uśmiechem. W porównaniu z poprzednim życiem wyglądała tak, jakby znajdowała się w zupełnie innym świecie. Kiedy melancholijny uśmiech zastanowił się nad tym, jej myśli natychmiast przeniosły się na mężczyznę, który pomógł jej dojść do tej pozycji. Gdyby bez nie chciał jej wtedy zaakceptować, najprawdopodobniej nadal martwiłaby się o swoje codzienne życie. Nadal byłaby jednym z zgracili w dolnej warstwie Versity, ciesząc się z tego, że zarobiła jedną lub dwie srebrne monety dziennie. W przeciwieństwie do tego, gdy ma do czynienia z sytkami, a nawet tysiącami złota, jej obecny ja może zachować obojętność. Przed nią byli wersi menedżerowie różnych dużych gildii w E.T. Wśród nich był nawet lider gildii przytłaczającego uśmiechu. Można sobie tylko wyobrazić, jak wielką presję czułoby się, gdyby trzeba było rozmawiać o interesach z tymi ludźmi. Jednak Melancholic Smile, która nigdy nie spotkała się z taką sceną, mówiła tak naturalnie, jakby popijała herbatę, ciesząc się lekką rozmową, widząc, że wszyscy obecni chcą z nami współpracować, sprawie, że wszystko będzie proste. My w dla Film film mamy tylko jedno wymaganie, powiedział spokojnie Melancholic Smile. Musisz sprzedać nam wszystkie materiały, które zebrały nam twoje gildie. Wszystko. Zakupimy te materiały po 60% wartości rynkowej. W zamian firma handlowa przy świecach udzieli Twoim gildiom rabatu na Twoje zakupy tutaj. Dostępne rabaty wahają się od 5% do, ale nie wyłącznie, 15%. Ponadto zarezerwujemy dla ciebie niektóre rzeczsze przedmioty, dając Ci pierwszeństwo w ich zakupie. Jeśli zaakceptujesz te warunki, możesz podpisać umowę, która właśnie została przekazana. Jeśli nie, możesz odejść. Oświadczenie melancholic Smile było stanowcze i pewne. Menedżerowie różnych gildii natychmiast wciągnęli powiew zimnego powietrza, a każdy z nich umilkł, słysząc o stanie kobiety. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Com. To było oszustwo. Gdyby sprzedali wszystkie zdobyte materiały firmie handlującej przy świecach, co by zostało dla ich własnych gildii? Ponadto cena zakupu wyniosła tylko 60% wartości rynkowej. Tu nie byłoby lepiej, gdyby sprzedali nadmiar materiałów w społeczeństwu? Co najważniejsze, mogli otrzymać jedynie skromne rabaty od 5% do 15%. Ich nie skorzystałyby na tak małej zniżce. W końcu, czy firma handlowa przy świecach nie uzyskała lepszego końca tej transakcji? Już powiedziałem swój kawałek. Nie spiesz się, aby to przemyśleć. Pamiętaj jednak, że za 30 minut odbiorę kontrakty. Chociaż melancholijny uśmiech wyczuwał mordercze spojrzenia wszystkich, nie zwracała na nich uwagi. Zamiast tego po prostu odwróciła się do wyjścia. To było tak, jakby jej działania mówiły, jeśli chcesz podpisać, śmiał. Jeśli nie, zgub się. Nagle różni przedstawiciele, którzy byli tak pewni siebie, zamilkli. Poczekaj minutę. Feng Xionang nagle wstał z zimnym wyrazem twarzy. Spojrzał na melancholijny uśmiech, szyderczo, nie sądzisz, że posuwasz się za daleko za swoimi żądaniami? Powinieneś wiedzieć, że istnieje wiele materiałów, które mogą zdobyć tylko gildie takie jak nasza. Niezależne zespoły po prostu nie są wystarczająco silne, aby zapewnić zaopatrzenie. Jeśli nasze gildie połączą ręce, aby odciąć dostawy elit, czy naprawdę myślisz, że możesz dalej prowadzić interesy? Wstrząśnięta Joulan zerwała się na równe nogi. Doradzając, młody mistrz Fęk posunął się trochę za daleko w swoich słowach. Proszę o zrozumienie, panny melancholic. Jednak wszyscy przybyliśmy tu z zamiarem robienia interesów. Powinien być przynajmniej proces negocjacji. Sposób, w jaki nas odciąłeś, nie przyniesie korzyści żadnej ze stron. Dlaczego nie usiądziemy i nie przedyskutujemy rzeczy właściwie? Wszyscy w recepcji skinęli głowami na znak zgody. Jeśli każda gildia odmówi sprzedaży swoich materiałów, jak firma Centrum Trading Company może mieć nadzieję na kontynuowanie sukcesu w River City. Pod koniec dnia gildia stylu życia wciąż była gildią stylu życia. Urodzili się, aby obniżyć głowy do gildii bojowych. Ha, ha, ha. Twoje oświadczenie jest rzeczywiście rozsądne. Po chwili zastanowienia, melancholijny uśmiech skinął głową, patrząc na Feng Anga Joulana. Uśmiechając się słodko, powiedziała: "Chociaż to, co powiedziałeś, jest logiczne. Podtrzymuję swoją decyzję." Co więcej, od tego momentu wycofuje kontrakt z przytłaczającym uśmiechem. Wydwoje możecie już odejść. Ty. Oczy Feng natychmiast stały się przekrwione, gdy Omal nie splunął krwią z wściekłości. Gdyby nie to, że nadal byli w firmie handlu przy świecach, gdzie właściciel firmy miał absolutną kontrolę i był niezwyciężoną egzystencją w tym miejscu, na pewno już zabiłby melancholijny uśmiech. Yolan był podobnie oszołomiony słowami Smile. Tymczasem wyżsi menedżerowie różnych dużych gildii również byli oszołomieni tą sytuacją. W Over był tylko drugi po zerowink. Jednak melancholijny uśmiech odprawił ich zaledwie kilkoma słowami, nie pokazując w ogóle żadnych pretensji. To było po prostu zbyt dominujące. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 506 wieży śmierci. Rozdział 506 wierzy śmierci. Po tym, jak melancholic Smile skończył mówić. Po kilku chwilach wszyscy w sali przyjęciu odzyskali zmysły. Jednak wciąż z zdziwieniem wpatrywali się w melancholic Smile. Joulan nigdy nie spodziewał się, że sprawy potoczą się w taki sposób. Występ melancholic Smile całkowicie przerósł oczekiwania Jolana. Jej stanowcze odrzucenie było jeszcze bardziej niezwykłe. Pan Melancholicz, wydaje mi się, że doszło do nieporozumienia, powiedział Joulan, uspokojony. Overhelming Smile nie jest po to, by szukać współpracy, ale by inwestować. Wierzę, że panna Melancholicz wie o finansowych zdolnościach Overhelming Smile. Z naszą pomocą firma handlowa przy świecach nie będzie miała problemów z pozyskaniem materiałów lub finansowania. Pod koniec nie ten delit nie jest gildią bojową, więc jej rozwój jest ograniczony jest ograniczony przez miasto. Blask Świec może stać się firmą handlową numer jeden w Winter University, ale nie możesz po prostu pozostać w jednym mieście i nie otwierać się na inne, prawda? W końcu populacja graczy w Witherverse nie jest nieskończona i możesz zarobić tylko tyle. Przyznaję, że Candlelit jest bardzo zamożna. Jednak kupowanie złotych ziem w innych miastach wymaga tam wystarczającej liczby punktów reputacji. Tymczasem, jak Candlelit może liczyć na konkurowanie z gildiami, które od samego początku rozwijały się we wspomnianych miastach. Do czasu, gdy personel Candlelit zdobędzie wystarczającą reputację w innych miastach, inne gildie już dawno kupią najlepsze dostępne działki. Jednak po tym, jak zainwestujemy w Candlelit, firma handlowa nie spotka się z takim ograniczeniem. Przytłaczające uśmiech ma mnóstwo personelu w innych dużych miastach, w tym w kilku miastach sąsiadujących z Witter River e. Tak długo, jak mamy wystarczającą ilość złota, możemy kupić najcenniejszą ziemię w każdym mieście w królestwie gwiezdno-księżycowym i założyć firmę handlową przy świecach w całym królestwie, oszczędzając dużo czasu i siły roboczej. Czy panna melancholic naprawdę nie jest zainteresowana taką możliwością? Jolan mówiła pewnie, oferując atrakcyjne warunki. Trafiła również w sedno, wskazując słabość firmy Elite Trading Firm. Tymczasem fakt, że Joulan był w stanie wypowiedzieć takie oświadczenie tak pewnie, był spowodowany przez zwolennika Overhelmin Smile Underworld. To było wyczyn, którego żadna inna gildia nigdy nie mogła osiągnąć, nawet pierwszorzędne gildie. Oferta Joulana bardzo skusiła innych menedżerów gildii w sali przyjęć. Tylko, że byli nieco rozczarowani, że firma handlowa przy świecach nie będzie już ich własnością. Mogli już sobie wyobrazić kwitnącą przyszłość firmy handlu przy świecach. Jedna strona miała przewagę w postaci siły roboczej i zasobów, podczas gdy druga miała monety i popularne sklepy. Współpraca między nimi była praktycznie meczem wykonanym w niebie. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co? naprawdę jest niesamowita. To tak, jak oczekiwano od kogoś, kogo lubili starsi podziemia. Feng który początkowo był przytłoczony swoją wściekłością, po cichu chwalił Joulana, gdy słuchał kobiety. Zerknął kątem oka na melancholijny uśmiech, a jego serce wypełniło się radością, gdy zobaczył jej milczenie. Dla firmy handlowej, zwłaszcza firmy handlowej, która sprzedaje towary na gorąco, to, czego najbardziej potrzebowali, to nie materiały, ale rynek do sprzedaży tych towarów. W międzyczasie tak się złożyło, że overhelming Smile był w stanie zapewnić ten rynek. Ta metoda perswazji była o wiele skuteczniejsza niż jakiekolwiek groźby. W tym momencie Smile otworzyła usta i powiedziała, twoje warunki są kuszące, ale możesz już odejść. Pozostali mają jeszcze 30 minut na rozważenie naszej oferty. Jeśli nie chcesz współpracować, możesz odejść. Mam inne sprawy do załatwienia, więc nie będę ci dłużej towarzyszył. Mówiąc to, Smile opuścił salę recepcyjną i ja ani razu nie zawrócił. Od chwili, gdy weszła do pokoju, zachowywała się tak, jakby nie obchodził jej żaden z przedstawicieli. Czy ona naprawdę nie jest kuszona? Jouland był uszołmiony. Przy tak ogromnych potencjalnych zyskach żadna rozsądna firma handlowa nie odrzuciłaby ich oferty. Nawet jeśli melancholijny uśmiech ostatecznie je odrzucił, powinien opierać się na zbyt trudnych warunkach. Jednak zanim zdążyli określić swoje warunki, odrzuciła ich. Co to była za sytuacja? Zanim Jäulan zdążył zrozumieć sytuację, wyżsi menedżerowie innych gildii zaczęli podpisywać swoje kontrakty, wyrzucając już warunki współpracy przez okno. Oglądając to, Jäulan nagle zdał sobie sprawę. Melancholijny uśmiech pokazał swoją moc, zabijając kurczaka, by przestraszyć Małpy 1. Tak się złożyło, że byli tym kurczakiem. Feng Xiong również zdawał sobie sprawę z ich sytuacji. To wszystko było spowodowane tym, że wyraził swoje odrzucenie, stając się w rezultacie celem melancholijnego uśmiechu. Pomimo tego objawienia, które bardzo go rozgniewał, jego serce wypełnił żal. Tylko dlaczego tak bardzo chciał odstrzelić sobie usta? Jeśli chodzi o zachęcanie Overhelming mile do zmierzenia się z firmą handlującą przy świecach, było to po prostu niemożliwe. Gracze Lifestylem w ogóle nie opuścili miasta. Jeśli pozostali w mieście, kto mógłby im coś zrobić? Gracze Lifestyle różnili się od graczy Combat, którzy w dużym stopniu polegali na swoich poziomach i sprzęcie. Nawet jeśli gracze Lifestyle zostaną zabici, dopóki nie spadną z powrotem do poziomu zero, dopóki ich umiejętności Lifestyle pozostaną, nie odczują żadnego efektu. Wygląda na to, że możemy tylko przyspieszyć założenie naszej firmy, westchnął Joulan. Sprawy stawały się o wiele bardziej kłopotliwe niż początkowo oczekiwała. Jednak firma handlowa przy świecach również dała jej przypomnienie. Słyszałem, że oddział Maples ET ma prawie wystarczającą reputację. Równie dobrze moglibyśmy rozwijać nasz handel w Maples IT. Co więcej, ziemie tam są znacznie tańsze. Jeśli zawrzemy sojusz z innymi miastami, aby zaatakować firmę handlową przy świecach, prędzej czy później możemy ją również pokonać. Dobrze, zostaw to mnie. W tym momencie oczy Feng Anga wypełniły mordercze zamiary. Obserwując odchodzącą postać melancholic smile, uśmiechnął się zło wrogo, mówiąc, chociaż sama firma handlowa nie chce współpracować, nie mogę uwierzyć, że wszyscy pracownicy są tego samego zdania. Złapię każdego z fałszerzy Candlelit. Zobaczymy, jak długo potrwa Candlelit. Ten rozdział załaduj najpierw na Com? Gdyby firma handlowa nie miała dostaw towarów, klienci naturalnie nie odwiedzaliby jej. Byłoby bezużyteczne, nawet gdyby firma handlowa zajęła jedną ze złotych ziem miasta. Fakt, że firma handlowa przy świecach tak szybko stała się firmą handlową numer jeden w Whyte University, był całkowicie zasługą podstawowych, wzmocnionych zestawów zbroi. W przeciwnym razie, jak mogłaby przewyższyć starsz Trading Firm? Podczas gdy Feng planował sposoby na kłusownictwo, graczyli graczy, festiwale dla lead Trading Firm, S. hyfenk Feng przybył do Twintower Hicklands. Twintower Hicklands była mapa poziomu od 45 do 50. Może być uważany za kraj w kraju. W przeciwieństwie do potworów na mapach niskiego poziomu, potwory tutaj były w większości inteligentnymi orkami, którym walczyły i żyły w plemionach. Gdyby gracze nie byli ostrożni, zamiast polować na zdobycz, sami mogliby stać się ofiarą. Dla obecnych graczy Gottesdomein, Twin Tower Hicklands był zdecydowanie zakazaną krainą. Poza tłumieniem poziomów, różnica w atrybutach była już dość duża. Jednak z nie przejmował się tym. Jego własne atrybuty już dawno przekroczyły standardy obecnych graczy. Było to szczególnie prawdziwe po tym, jak wyposażył oddech niebiańskiego smoka w ranka fragmentet Legendary. Pod względem atrybutów mógł z łatwością dorównać zwykłym graczom poziomu 40. Bez tłumienia poziomów, pięć poziomowa różnica w atrybutach była niczym dla S. Fenga. Na szczęście S. Feng był dobrze zaznajomiony z Twin Tower Highlands. Dotarł do rdzenia wieżę bliźniaczych wież, wież śmierci, nie napotykając nawet jednego potwora. Ciemne mury zakryły szczyty dwóch wysokich wież, uniemożliwiając zobaczenie ich jednym spojrzeniem. Wieża otaczała również gruba warstwa śmierci, gdy wokół nich kłębił się zimny wiatr. Wysokie wały otaczały potężne wieże śmierci. Armia orków patrolowała mury. Ogólnie rzecz biorąc, Wieże Śmierci wyglądają jak fortecenie do zdobycia. To była najlepsza lokalizacja dla S. Feng do szlifowania dla Lightstone Forging Dayshigms. To powinno być to. S. Feng aktywował jeźdźca wiatru i pierścieni Nicości i poleciał na wysokie ściany. Zerkając na liczne orki poziomu 47 pod murami obronnymi, na jego twarzy pojawił się uśmiech. Uwagi dotyczące TL. Jeden zabijanie kurczaka, by przestraszyć małpy, chiński idiom, który nadaje znaczenie ukarać jednostkę jako przykład dla innych. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 507 Wybuchowa Moc. Rozdział 507 Wybuchowa Moc. Wieże śmierci nie tylko przypominały fortece, ale także dziesiątki tysięcy potworów wędrowały po ich murach. Infiltracja była po prostu niemożliwa bez dużej, ponad stuosobowej drużyny. Jednak również dlatego wieże śmierci był dobrym miejscem do szlifowania. Chociaż zwykłe potwory, gorąco krwiste wojownicy orków, za murem zdawali się być pokryci stalowymi mięśniami, w rzeczywistości ich siła była tylko iluzją, w rzeczywistości były dość słabe. Co więcej, wszystkie były potworami walczącymi z zwarciu. Dopóki drużyna miała kilka potężnych klasa, wieża śmierci stałyby się niwelującym niebem. Wojownik orków gorąco krwistych hork. Zwykły potwór Poziom 47 HP 3000 30, 000, 30 000. Dla graczy na podobnym poziomie ci Orts Warriors byli bardzo łatwi do pokonania. Dla SH i Fenga, który miał teraz tylko 26 poziom, był równie łatwy do pokonania. Jedynym wyzwaniem był fakt, że ci gorąco krwiści wojownicy zwykle poruszali się w grupach po 100 lub więcej, a każdą kompanią dowodził gorąco chwisty kapitanorków o randze elitarnej. Kapitanowi orków byli znacznie więksi niż ich zwykli odpowiednicy. Byli w pełni chronieni przez zbroję płytową, a w każdej ręce dzierżyli szablę wojenną i dużą tarczę. Co najważniejsze, ci Orcs Captains mieli efekt który mógł zwiększyć szybkość ataku i obrażenia pobliskich wojowników Orków o gorącej krwi o 30%. Kapitan Orków Gorąco-Krwistych Ork, ranga elitarna, poziom 48. 200 000-200 HP. Nawet 50-osobowy zespół zmagałby się z taką kompanią Orków. Jeśli chodzi o 20-osobowe drużyny, mogli uciec tylko o życie. Drużyny, które zaczęły się tu grindować, zazwyczaj najpierw eliminowały kapitana orków, wysyłając kilku asasynów z dużymi obrażeniami seryjnymi i bombardowaniem ze strony atakujących z dystansu, pozbywając się kapitana orków w możliwie najkrótszym czasie. W ten sposób gorąco krwiści wojownicy orków byliby rybą w beczce łatwą do unicestwienia. Jednak poziom S-Hypheng był teraz zbyt niski. Byłoby mu bardzo trudno zaatakować grupę orków i szybko zabić kapitana orków, dlatego s Haifeng poleciał na mury obronne. Wały były bardzo wysokie i nie byłoby łatwo szybko dostać się na szczyt, zwłaszcza potwory pospolite, takie jak wojownicy orków o gorącej krwi. Takie potwory jak one mogły korzystać tylko z jednej klatki schodowej. Co więcej, od dołu do szczytu schodów była długa droga, a dotarcie na szczyt murów zajęłoby wojownikom orków sporo czasu. Jednak kapitan orków był inny. Siła kapitana była imponująca i mógł z łatwością dotrzeć na szczyt murów zaledwie kilkoma skokami. W przeszłości wielu ludzi używało tej metody do mielenia orków i zdobywania kolejnych poziomów. Ten rozdział załaduj najpierw na Novel Bin. Co? Potem, jak jak jakaś ustawił się na wale, zmienił aurę wiatru pierścienia siedmiu luminarzy na aurę ognia. Jednocześnie aktywował lodowo-niebieski diabelski płomień, blado-niebieski płomienie nagle pokryły całe jego ciało. Po połączeniu efektów aury ognia i lodowo-błękitnego diabelskiego płomienia, jego obrażenia natychmiast wzrosły o 60%. Połączone efekty nie były słabsze niż wtedy, gdy aktywował umiejętność szału. Co więcej, efekty te trwały w nieskończoności i nie miały żadnych skutków ubocznych. Następnie wyjął płonący meteor i rzucił go w gorąco krwiste orka wojownika. Ixion. Płonący meteor przemknął w powietrzu niczym spadająca gwiazda, natychmiast uderzając w gorąco krwistego wojownika orków, który patrolował pod murami fortecy. 904. Chociaż nie było tłumienia poziomu, potwór na poziomie 47 był znacznie lepszy od potwora na poziomie 20, pod względem zarówno obrony, jak i siły ataku. S. Haifeng miał tylko atrybuty zwykłego gracza poziomu 40, jego obrażenia były bardzo ograniczone. Intrus. Wojownik Orków ryknął ze złością, odwracając się do S. hifenga na szczycie muru. Natychmiast cała kompania gorąco krwistych Orków również odkryła S. hifenga Ponieważ jednak ściana była zbyt duża, mogli tylko gorączkowo rzucić się w stronę jednej z odległych klatek schodowych. Opancerzony kapitan Orków gorąco krwistych, w przeciwieństwie do swoich sojuszników, po prostu zgiął nogi i skoczył. W ciągu zaledwie chwili kapitan orków skoczył na połowę wysokości muru. Kapitan wbił swoją szablę w mocną ścianę. Używając swojej szabli jako oparcia, kapitan ponownie skoczył, docierając na szczyt murów obronnych. Jego silna i potężna ręka chwyciła i pociągnęła łańcuch owinięty wokół jego nadgarstka. W mgnieniu oka szabla, która była połączona z łańcuchem, wróciła do ręki kapitana orków. Cały proces przebiegał sprawnie i trwał tylko chwilę. Kapitan orków był jak ekspert od sztuk walki, który potrafił chodzić po ścianach i przeltywać przez okapy budynków. Jednak Eskhai nie była ani trochę zaskoczony poczynaniami kapitana orków. Inteligencja i techniki walki elitarnych potworów na tym poziomie nie były ani trochę gorsze od profesjonalnych wojowników w prawdziwym życiu. W niektórych aspektach te elitarne potwory były nawet bardziej niesamowite niż zawodowi wojownicy. Gorący kapitan orków spojrzał na S. Fenga, który znajdował się 10 jardów dalej, z krwiożerczą furią w jego szkarłatnych oczach. Unosząc starcze, użył żarży i rzucił się w kierunku S. Feng. Kapitan orków miał ponad 2 metry wzrostu. Ze swoją masą i szybkością przypominał mały samochód pędzący w kierunku S. Feng. Można sobie tylko wyobrazić konsekwencje takiego zderzenia. Bez wahania S. Haifeng aktywował moc czyśćca, zwiększając swoje obrażenia o kolejne 30% i szybkość ataku o 100%. Następnie rzucił się na spotkanie szarży kapitana orków. Tak jak kapitan orków miał wprowadzić S. Haifengę w stan omdlenia, w momencie pomiędzy życiem a śmiercią, S. Haifeng użył cichych kroków. S. Haifeng nie tylko uniknął efektu omdlenia szarży kapitana orków, ale także zdołał pojawić się za kapitanem orków. Umierać! Krzyknął S. Haifeng. W następnej chwili ostrze odchłani i cieńczyszce w rękach S. haifenga wypuściły potężne oślepiające światło. Szkarłatne płomienie, które pokryły oba miecze, spowodowały wzrost temperatury otoczenia. Wybuch płomienia. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Com. Olśniewające smugi światła wystrzeliły z rąk z Hajfenga, przebijając zbroję kapitana orków gorąco krwistych. Zbroja kapitana orków nie mogła powstrzymać ani palącego ciepła płomieni, ani ostrych krawędzi mieczy. Płonące ostrze otchłani z łatwością przebiło mocną zbroję, dźgając w punkt życiowy kapitana orków. 9 120, 18 27,548. Nad głową kapitana gorąco krwistych orków pojawiły się przerażające uszkodzenia, jedno po drugim. W mgnieniu oka kapitan orków stracił prawie połowę HP. Kapitan orków ryknął na otrzymane obrażenia. Odpowiadając szybko, kapitan orków użył tąpnięcia wojennego, powodując, że wszyscy wrogowie w zasięgu sześciu jardów wejdą w stan omdlenia na trzy sekundy. Jednak S Feng, który już pojął królestwo płynącej wody, już dawno widział intencje kapitana orków. W chwili, gdy kapitan orków uniósł nogę, S Feng zamachnął się mieczem. Uwięź otchłani. Kiedy stopy kapitana Orków znajdowały się zaledwie kilka centymetrów nad ziemią, dziewięć czarnych jak smoła łańcuchów wyłoniło się z ziemi i związało kapitana, ograniczając wszystkie jego ruchy. Korzystając z okazji, s haifeng rozpoczął serię ataków w kierunku kapitana Orków. Ze względu na zmniejszenie obrony kapitana Orków o 100% więzienia uwięzienie otchłani, umiejętność flamy burst S haifenga stała się jeszcze potężniejsza. Teraz każdy atak zadawał około 20 tysięcy obrażeń, a podwójne trafienia krytyczne zadawały około 40 tysięcy obrażeń. Zanim s hyfeng zdołał wyczerpać 12 instancji i flamę Burst, gorąco krwisty kapitan orków był już martwy, upuszczając kilka srebrnych monet i element wyposażenia. Od początku do końca s haifengowi zajęło mniej niż 4 sekundy zabicie kapitana orków gorąco krwistych. Tymczasem dopiero teraz gorąco krwiści wojownicy orków skończyli wspinać się po schodach na szczyt wału, jednak nadal dzieliło ich ponad 60 jardów. Po zebraniu zrzutów, s haifeng użył skryfels Fortnord Warriors, którzy byli 40 jardów od niego. Złote boskie miecze opadły z nieba, pieczętując gorąco krwistych wojowników orków w promieniu 20 jardów na 4 sekundy. W tym samym czasie każdy z wojowników orków otrzymał ponad 4000 obrażeń, podczas gdy niektórzy otrzymali blisko 10 tysięcy obrażeń krytycznych. Jednym atakiem Hot Orc Warriors stracili blisko połowę swoich 20 tysięcy HP. Podczas gdy gorąco krwiści wojownicy orków nieustannie ryczeli ze złości, s Feng kontynuował swój atak za pomocą burzy ognia. Nagle z nieba spadł niebiański ogień, unicestwiając towarzystwo Orc Warriors. Przedmioty rozrzucone po ziemi wokół uzwłok wojowników orków. Tymczasem pasek doświadczenia S-Fank rusł w tempie widocznym gołym okiem. s -Feng podziwiał przedmioty upuszczone na ziemię. Pofragmentowane przedmioty legendarne i przedmioty epickie są naprawdę przerażające. Początkowo s myślał, że będzie miał pewne problemy z radzeniem sobie z tymi gorąco krwistymi wojownikami orków. Teraz wydaje się, że nie martwił się o nic. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 508 kolejna promocja. Rozdział 508 kolejna promocja. Po pokonaniu pierwszej grupy wojowników gorących orków, s -Feng miał wstępne zrozumienie swojej obecnej siły. Był teraz pewny tego, co powinien zrobić i jak daleko powinien się posunąć. Wcześniej, jako środek ostrożności, postanowił zwabić grupę najmniejszą liczbą orków. Później, o ile nie zwabi dwóch grup jednocześnie, powinien być w stanie pokonać armię 200 lub 300 orków. Dzięki temu jego szanse na uzyskanie projektu kucia lekkiego kamienia powinny być znacznie wyższe. Z pewnością jest dużo opuszczonych przedmiotów mrównywego z Highfang, układając upy od wojowników orków. Zebrał w sumie sześć srebrników. To było ponad pół dnia zarobków elitarnego gracza. Ords Warriors również zrzucili mnóstwo złomu i materiałów. W sumie zarobił prawie 12 srebrników, zabijając jedną partię. Jeśli wypadnie kawałek brązowego wyposażenia poziomu 40, może on natychmiast zarobić kolejne 80 sztuk, srebra lub więcej. Jednak ten wynik był spowodowany tylko 5 punktami szczęścia S. Haifenga. W przeciwnym razie grupa orków wojowników nie byłaby w stanie upuścić tylu pieniędzy i tak wielu przedmiotów. Następnie S. Haifeng kontynuował poszukiwanie drużyn patrolowych, z którymi mógłby się zmierzyć, czekając na odnowienie swoich umiejętności. Zwłaszcza burza ognia miała długi czas odnowienia wynoszący 5 minut. Jak tylko minie 5 minut, S. Haifeng natychmiast zwabi kolejną falę potworów s -feng potrzebował mniej niż 30 sekund, aby zająć się falą gorąco krwistych wojowników orków. Innymi słowy, mógł usuwać jedną falę co 6 minut i 10 fal w godzinę. Ponieważ orki były potworami na poziomie 47, dawał już obfite PD. Dodatkowo, jako że S-Hifeng rzucał wyzwanie potworom wyższego poziomu, mógł uzyskać bonusowe XP nawet 20 razy. Pomimo tego, że klasa s hyfenga podwoiła ilość XP, której potrzebował do awansu, w niewiele ponad godzinę osiągnął poziom 27. Aby osiągnąć poziom 28, musiał po prostu kontynuować greening przez kolejną godzinę. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co Chociaż ilość XP, które otrzymał, była rzeczywiście przerażająca, s Haifeng był bardziej podekscytowany faktem, że uzyskał dwa projekty Lightstone Forging Design. Dzięki dwóm projektom kłucia, mógł pielęgnować dwie kopalnie złota. Ponadto, po zakończeniu czasu odnowienia boskiej opatrzności, s Haifeng zatrzymał się, aby otworzyć skrzynię skarbów w zmierzchu, zdobywając mnóstwo dobrych przedmiotów. Wśród nich było kilka przepisów na mikstury, takie jak mikstura średniej siły, podstawowa mikstura ochrony i podstawowa mikstura obrażeń od magii. Były to wszystkie mikstury, których powszechnie używaliby gracze na poziomie 40. Jedynie przepisy na te mikstury były niemożliwe do zdobycia przez obecnych graczy. Ponadto s hypheng zdobył również sekretne srebrne i szlachetne złote wyposażenie 30 poziomu, który zamierzał wykorzystać do uzupełnienia magazynu Gildii. Podczas gdy s high cieszył się swoim grindem, nagle skontaktował się z nim Melancholic Smile. S. High widziała na ekranie, że chociaż melancholijny uśmiech wydawał się nieco napięty, w jej oczach pojawił się cień dumy i podekscytowania. Przywódca Gildii, tak jak przewidziałeś, Przytłaczający uśmiech złożył nam wizytę, chociaż już ich przegoniłem. Inne gildie również zgodziły się z nami współpracować powiedział powoli melancholic Mille. Ponadto, tak jak się spodziewałeś, po tym, jak ich przegoniliśmy, natychmiast zaczęli kontaktować się z fałszerzami naszej gildii i praktykantami kuźnictwa. Chociaż wujek Żelazne Serce i Kakao odrzucili ich oferty, wielu praktykantów kuźni w gildii nie było w stanie oprzeć się kuszącym ofertom i już złożyło wniosek o rozwiązanie umowy z nami, aby dołączyć do przytłaczającego uśmiechu. Z tego, czego dowiedziałem się od tych praktykantów kuźniczych, wydaje się, że jadą do Maple City, aby się rozwijać. Chociaż melancholijny uśmiech próbował odwieść tych, którzy zamierzali odejść, byli z pewnością tacy, którzy nie mogli się oprzeć astronomicznej propozycji przytłaczającego uśmiechu. Melancholijny uśmiech nie mógł zmusić tych ludzi do pozostania. Na szczęście s Haifen już dawno przygotował się na taką sytuację. Wszyscy gracze festyle, którzy dołączyli do Horizon Alliance, musieli podpisać kontrakt. W ramach tego kontraktu Horizon Alliance zapewniłby wszystkie materiały, projekty kucia, pokoje kucia i inne niezbędne rzeczy dla gracza Lifestyle. Gracz Lifestyle mógł również uzyskać określoną kwotę prowizji od wykonanych przez siebie przedmiotów. Ta prowizja zostanie ustalona zgodnie z poziomem umiejętności graczeli festyle. Im bardziej byli wykwalifikowani, tym wyższa byłaby ich prowizja, przy czym najwyższe możliwy byłaby 20% zysku. Jednak te hojne świadczenia były pod pewnym warunkiem. Każdy gracz festyle, który chciał rozwiązać swoje kontrakty, był zobowiązany do usunięcia wszystkich zajęć festyle, które podjął. Innymi słowy, po opuszczeniu Horizon Alliance, ci gracze festyle będą musieli zacząć wszystko od nowa. W ten sposób ci konsolownicy nie mogliby w krótkim czasie skorzystać z dobrodziejstw innych gildii. Tylko ze względu na ich przeszłe doświadczenia, inne gildie kosztowałyby mniej, aby wykształcić tych graczy. Gildii i Festyle nie było łatwo wychować gracza i Inwestycja początkowa obejmowała materiały i projekty odkówek, zwłaszcza te rzadkie projekty odkówek. Uzyskanie tych przedmiotów wymagało ogromnego wysiłku, jak więc mogliby pozwolić innym wykorzystać ich. Każdy gracz i który nauczył się rzadkich projektów kłócia, był również zobowiązany do zrekompensowania sojuszowi horizon za tę stratę. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin, Bean. Normalnie niewielu graczy i festyle chętnie wybrałoby rozwój gdzie indziej. Jednak dzięki lekkomyślnemu kłusownictwu przytłaczającego uśmiechu musieli znaleźć się tacy, którzy nie mogli oprzeć się pokusie. Jedziesz do Maple City? Co? S. Hyfeng zastanawiał się przez chwilę, zanim powiedział: Wydaje się, że planują rozwijać handel w Maple City przed dołączeniem do konkursu Wateryverse City. Chociaż Overhelminx mile przez cały czas pielęgnował swoich własnych graczy w festyle, bez własnego sklepu, sprzedaż ich produktów była nie tylko bardzo niewygodna, ale koszt przedmiotów również wzrósł. W szczególności, sprzedając swoje przedmioty za pośrednictwem domu aukcyjnego, ponosiliby ogromną opłatę manipulacyjną. W przypadku drobnych przedmiotów mogą nawet nie odzyskać kosztów, nie mówiąc już o osiągnięciu zysku. Maple's City było domeną przytłaczającego uśmiechu. Gildia bardzo łatwo rozwijała tam swój handel, podobnie jak zdobywanie ziemi i reputacji. Do czasu, gdy Overhelming Smile zdobędzie wystarczający kapitał, dużo łatwiej będzie mu poradzić sobie z firmą handlującą przy świecach. Przynajmniej obie strony byłyby na równych prawach. Później Overhelming Smile może po prostu użyć najprostszego sposobu radzenia sobie z firmą handlującą przy świecach, prowadzić wojnę cenową, chcą kolejnej wojny na wyczerpanie. S. Hyfank nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Niestety, przytłaczający nie miał już takiej możliwości. Następnie S- powiedział, uśmiechnie się, poinstruuj kogoś, aby zaczął hurtowo kupować zaawansowane kamienie i magiczne esencje, a nie kupować tylko w University. Diversity, kupuj również w innych miastach. Kup jak najwięcej. Jednak należy to zrobić potajemnie, nie pozwól, aby inne gildie odkryły nasze działania. Chociaż firma handlowa przy świecach miała znaczną przewagę dzięki podstawowym wzmocnionym zestawom zbroi, wielkość produkcji tych zestawów była po prostu zbyt niska, brakowało jej konkurencyjności. Jednak w przypadku Lightstones była to inna historia. Dobrze, zaraz wyjdę i kupię je sobie powiedział Melancholic Po tym, jak s wydał swoje instrukcje, wznowił szlifowanie w celu uzyskania kolejnych projektów kłucia. Przez następne kilkadziesiąt godzin s grzał wojowników gorących horków jak szaleniec. W tym czasie jego pasek doświadczenia gwałtownie wzrósł, jego poziom wzrósł z poziomu 27 do poziomu 30. Jego szybkość zdobywania poziomów była po prostu niezrównana. Jednak w porównaniu do XP wydanego na podnoszenie własnego poziomu, s Feng wydał jeszcze więcej XP na Celestial luminary Ring. Dwukrotnie podniósł poziom pierścienia siedmiu Oświetleń, ulepszając go do poziomu 7, tak jak s Feng zamierzał zbadać nową moc pierścienia z poziomu 7. Nagle otworzyły się bramy wiersz śmierci. W następnej chwili z bram wydobył się ryk, który wstrząsnął nawet niebem. Gdy ryk stał się głośniejszy, s Feng zobaczył, jak potężny ork wychodzi. Ten ork nosił przepiękną zbroję i miał na plecach czarną pelerynę. Po pojawieniu się tego ogromnego orka, orkowie poza wieżami śmierci wpadli w szał. Wyglądało to tak, jakby witali przybycie swojego króla. Dlaczego pojawił się tutaj król orków? S. Hajfank nie mógł powstrzymać zaskoczenia. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 509 Mityczny. Rozdział 509 Mityczny. Dzielny i niezwykły królorków powoli podszedł do ołtarza przed wieżami śmierci, nieustannie mrucząc z zaklęcia, gdy zbliżał się do czarnego jak smoła ołtarza. Nagle z ołtarza wyłonił się niezliczone krwisto czerwone runy. Niebo również pociemniało, gdy wiał silny wiatr. Niezliczona rzesza gorąco krwistych orków zebrała się pod ołtarzem. Jeśli spojrzy się w dół z murów obronnych, odkryje czarną masę dziesiątek tysięcy orków wewnątrz murów fortecy. Gdy orkowie zebrali się wokół czarnego ołtarza, upadli na kolana i pomodlili się. Ta spektakularna scena zadziwiła nawet S High Co oni próbują zrobić? s Highfang był całkowicie zdezorientowany. Wieże śmierci z Hichland Hicklands były w rzeczywistości stoosobowym lochem drużynowym na poziomie 50. W przeszłości s Highfang wielokrotnie najeżdżał ten loch, więc miał stosunkowo dobre zrozumienie wież śmierci. Jednak dzisiaj po raz pierwszy s Haifeng zobaczył coś tak dziwnego. W szczególności królorków, który dłonił się z wierzch śmierci, był ostatnim bossem Lochów, królem Orków Tresik. Kiedy rzucał wyzwanie Lochom na poziomie trudności Helmode, Ork King Tresik był wielkim lordem poziomu 54. Tymczasem królorków Tresik stojący teraz na ołtarzu był mitycznym potworem poziomu 60. Potwory w królestwie Boga zajmowały wiele rank. Od najsłabszego do najsilniejszego, te rangi były następujące: common, Elite, Special Elite, Kiewtain, Lord, Hick Lord, Great Lord, Grand Lord. Stojący nad wielkim lordem był Mitem. Królorków Tresik mityczny potwór, poziom 60. 90-000-00090-000-000HP 90 90 Widząc informacje Króla Orków, nawet s nie mógł uwierzyć własnym oczom. Mityczny potwór? Mityczny potwór był nieco silniejszy niż nawet klasa 4 poziomu. Co więcej, przy tej absurdalnej ilości HP, każda drużyna 4 poziomu na tym samym poziomie, która próbowałaby napaść na Króla Orków Tresika, zostałaby pobita bez sensu. Co najmniej 50-osobowa drużyna graczy poziomu 4 była niezbędna do najazdu na Króla Orków. Klasy poziomu 4 już znajdowały się na szczycie boskiej domeny. Osiągnięcie tego poziomu było niezwykle trudne, więc jak łatwo byłoby zebrać 50 graczy poziomu 4? Nie wspominając o tym, że gracze mogli rozpocząć wyzwania związane ze zmianą klasy 2 poziomu dopiero na poziomie 50, wciąż byli daleko od osiągnięcia poziomu 4. Dla graczy poniżej poziomu 60, Ort King Tresik był praktycznie niezwyciężony. Jednak to właśnie z tego powodu wzrosło zainteresowania jest Ostatni bozwierz śmierci w rzeczywistości opuścił Loch, aby się modlić. Co więcej, ranga szefa wzrosła do mitycznej. W tej chwili jest Haifeng nie mógł zmiażdżyć gorąco krwistych orków. Obszar pod murami był teraz pełen wojowników i kapitanów. Jeśli zaatakuje któregoś z nich, może przyciągnąć każdego potwora pod ścianami, w tym króla orków plasika. Zniszczą go, nie pozostawiając miejsca na ucieczkę. Interesuje mnie, o co w tym chodzi. W każdym razie S. Haifeng nie spieszył się, usiadł w rogu ściany i obserwował sytuację przy ołtarzu. Jednak modlitwa orków była stosunkowo długa. Nawet po ponad pół godziny orkowie nadal się modlili. Z frustracji S. Haifeng zaczął porządkować zawartość swojej torby. Po dziesiątkach godzin grindowania S. Haifeng stracił rachubę, ilu wojowników gorących orków zabił. Przedmioty, które zrzucili, prawie wypełniły jego torbę. Gdyby nie wyrzucił niektórych bezwartościowych złomu, nawet jego super duża torba nie byłaby w stanie pomieścić całego łupu. S-Hifeng musiał przyznać, że wieża śmierci był rzeczywiście skutecznym miejscem do hodowli lekkich projektów kuźniczych. Po dodaniu 5 punktów szczęścia jego żniwa był jeszcze bardziej przerażające. W sumie S-Hifeng uzyskał 141 wzorów kucia kamienia lekkiego. Zebrał również blisko 30 sztuk złota oraz kilka losowych przedmiotów i materiałów ze złomu. Gdyby zwykli gracze przyszli tu grindować, z pewnością mogliby zbić fortunę z dnia na dzień. 30 złotych monet. Chociaż wartość złotych monet stale spadała, każda złota moneta wciąż była warta ponad 7000 kredytów. Innymi słowy, S. feng zarobił prawie 210 tysięcy kredytów w ciągu jednego dnia. Jednak żadna z tych nagród nie była największymi nagrodami S. Jego najcenniejszym zyskiem była promocja pierścienia siedmiu luminariuszy i wyposażenia, które zdobył podczas otwierania skrzyń ze skarbami. Ten rozdział załadł i najpierw na Nowel Bin. Com Po ulepszeniu pierścienia siedmiu luminarius do poziomu 7 wszystkie jego umiejętności przeszły ogromne transformacje. Gdyby nie informacja o pierścieniu oznaczającego jako przedmiot epicki, S. Feng pomyślałby, że to fragment legendarnego przedmiotu. Pierścień 7 opraw Replika Pierścień, epicka ranga. Poziom 20, poziom 80, obecny poziom 30. Wymagania sprzętowe, siła 200. Atrybuty zostaną dostosowane do poziomu użytkownika. Siła plus 64, zwinność plus 60, inteligencja plus 52, wytrzymałość plus 60, żywotność plus 55. Obrażenia plus 10%. Maksymalne HP plus 15%. Ignoruj poziomy plus 10. Wszystkie umiejętności plus 2 poziomy. Wszystkie wymagania dotyczące poziomu przedmiotów zmniejszono o 5 poziomów. Dodatkowe umiejętności. Aura 7 luminarzy, istnieje 7 różnych aur, ziemia, woda, wiatr, ogień, czas, iluzja i przestrzeń. Za każdym razem można użyć tylko jednej aury, a przy zmianie aury nastąpi jednominutowy czas odnowienia. Aura ziemi. Poziom 7 wymaga 200 milionów PD, aby ulepszyć do poziomu 8. Obrona zwiększona o 60%. Otrzymane obrażenia zmniejszone o 55%. Aktywowana umiejętność. Absolutna obrona, stań się odporny na wszelkie obrażenia przez 5 sekund. Czas odnowienia. 1 minuta 20 sekund. Aura wody. Poziom 7 wymaga 200 milionów PD, aby ulepszyć do poziomu 8. Otrzymywane leczenie zwiększone o 100%. Zuszycie czaru zmniejszone o 50%. Aktywowana umiejętność. Life blom, leczy wybrany cel o 30% HP co sekundę przez 40 sekund. Czas odnowienia: 1 minuta 30 sekund. Aura wiatru. Poziom 7 wymaga 200 milionów PD, aby ulepszyć do poziomu 8. Prędkość ruchu zwiększona o 60%. Szybkość ataku zwiększona o 60%. Zręczność zwiększona o 50%. Aktywowana umiejętność. Jeździec wiatru umożliwia tymczasowe zwiększenie prędkości lotu i ruchu o 220% na 24 sekundy. Czas odnowienia 2 minuty. Aura ognia. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel bin. Com? Poziom 7 wymaga 200 milionów PD, aby ulepszyć do poziomu 8. Obrażenia zwiększone o 50%. Obrona celu zmniejszona o 60%. Aktywowana umiejętność. Firestorm zadaje 1000% obrażeń w zasięgu 30-30 yardów -30 przez 6 sekund. Czas odnowienia 5 minut. Aura czasu. Poziom 7 wymaga 500 milionów PD, aby ulepszyć do poziomu 8. Czas odnowienia wszystkich umiejętności skrócony o 40%. Szybkość ruchu i szybkość ataku wrogów w promieniu 150 metrów zostanie zmniejszona o 40%, a czas odnowienia umiejętności zwiększony o 50%. Aktywowana umiejętność. Absolute team, Uniemożliwia wrogom w promieniu 100 m używanie jakichkolwiek umiejętności lub narzędzi przez 24 sekundy. Czas odnowienia. 2 minuty, 30 sekund. Aura iluzji. Poziom 7 wymaga 500 milionów PD, aby ulepszyć do poziomu 8. Wszystkie atrybuty zwiększone o 40%. Wszystkie atrybuty wrogów w promieniu 200 yardów zostaną zmniejszone o 40%. Aktywowana umiejętność. Fantasy World. Niewrażliwość na wszystkie magiczne obrażenia i 20% otrzymanych magicznych obrażeń zostanie zamieniona na leczenie, aby odzyskać HP gracza przez 20 sekund. Czas odnowienia. 3 minuty. Aura przestrzeni. Poziom 7 wymaga 500 milionów PD, aby ulepszyć do poziomu 8. Odporność na wszelkie działania kontrolne i ograniczające. Aktywowana umiejętność. Ruch kosmiczny. Natychmiast przenieść się w dowolne miejsce w promieniu 600 tysięcy yardów. Czas odnowienia. 4 minuty. Po promocji pierścienia siedmiu opraw, tylko jedna z jego aur może konkurować z atrybutami odłamanego przedmiotu legendarnego. Tymczasem pierścień siedmiu oświetleń miał siedem wymiennych aur. Nazwanie go fragmentarycznym przedmiotem legendarnym nie byłoby najmniej przesadą. Oprócz pierścienia siedmiu luminariów, S-Feng cenił wyposażenie zestawu jeden poziomu, który zdobył ze skrzyń skarbów Zmierzchu. Po pierwsze, S-Feng zdobył kolejne dwa elementy zestawu ekwipunku i Yang Walkier dla rycerzy strażników stopnia jeden, co daje mu w sumie trzy elementy zestawu. Ponadto zdobył także zestaw wyposażenia burzymany dla elementalistów poziomu. Niestety miał tylko dwa fragmenty zestawu. Na szczęście zdobył także trzy elementy zestawu wyposażenia Dark Melody Set dla Asasynów 1. Poziomu. Miał jeden element zestawu wyposażenia Straży Leśnej dla Rangersów 1 poziomu. Zdobył także dwa zestawy wyposażenia Furwicany Set dla Szermierzy poziomu 1. W końcu zdobył jeden zestaw wyposażenia Brave Heart Set dla Wojowników sterczą poziomu 1. S- przejrzał tylko niewielką część znajdujących się w jego posiadaniu skrzyń Skarbów Zmierzchu. Było dla niego w pełni możliwe zebranie wyposażenia zestawu poziomu 1 dla każdej klasy. Nagle. Dlaczego niebo pociemniało? Podczas gdy Hyphen był zajęty porządkowaniem swojej torby, nagle zdał sobie sprawę, że światło przygasło, widoczność stała się jeszcze gorsza niż w nocy. Spoglądając poniżej wałów, zauważył, że na czarnym ołtarzu w końcu zaszła zmiana. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 510 Bóg wstępuje. Rozdział 510 Bóg wstępuje. W tym momencie czarny ołtarz promieniował krwisto czerwonym blaskiem. W ciemności był to niezwykle efektowny. Ziemia otaczająca ołtarz również zaczęła emitować pióro puszyje z czerwonej mgły. Mały cyklon, który pojawił się nad ołtarzem, wciągnął mgłę w kierunku jej jądra. Stopniowo przestrzeń w centrum burzy zaczęła stopniowo pękać. Chwilę później ta przestrzenna szczelina utworzyła portal. W chwili, gdy portal przestrzenny był gotowy, obszar wokół wierz śmierci zamarł. To było tak, jakby wokół wierz śmierci uformował się osobny, miniaturowy świat i żaden obiekt ze świata zewnętrznego nie mógł wpłynąć na wszystko, co wydarzyło się w tym miejscu. Cała komunikacja s SHIFENG ze światem zewnętrznym również została zablokowana, każde imię na jego liście przyjaciół stało się matowe, nie mógł się z nikim skontaktować. Otaczające powietrze było ciężkie jak rpęć, a S-Hifeng miał wrażenie, że każde jego działanie jest mocno powstrzymywane. W tym regionie S-Fank czuł się jak świeca migocząca na wietrze, jego życie mogło w każdej chwili zgasnąć. Tymczasem wszystko to było spowodowane straszliwym naciskiem portalu przestrzennego. Co jest w tym portalu przestrzennym? S-Fank rozszerzył oczy w szoku. Próbował rzucić okiem na to, co znajdowało się wewnątrz przestrzennego portalu, ale jakby dziwna moc okrywała portal, nawet S-Fank, ze swoją niezwykłą dynamiczną wizją, nie mógł niczego zobaczyć w środku. Jednak była jedna rzecz, do której jego mózg nakłaniał go teraz. Ucieczka. Ciśnieniem wyciekające z portalu przestrzennego wystarczyło, by zamrozić całą przestrzeń otaczającą wieżę śmierci i stworzyć osobny świat. To był pierwszy raz, kiedy s Feng spotkał się z taką sytuacją. Podczas gdy s Feng starał się otrząsnąć z szoku, setki tysięcy orków otaczających czarny jak smoła ołtarz nagle zamieniły się w krwawą mgłę. Co więcej, transformacja była całkowicie cicha. Pierwotnie zatłoczona forteca wokół wież śmierci nagle stała się miastem duchów. Nagła zmiana wystarczyła, by zaszczepić całkowite przerażenie. Przez pewien czesk i czerwone runy wokół ołtarza mocno wciągały krwawą mgłę, intensyfikując blask run. Jednocześnie portalne dołtarze rósł, Wzrastało też ciśnienie, które emitował. Powietrze, które wcześniej wydawało się ciężkie jak rpędź, teraz było gęste jak stal. Teraz s nie mógł się poruszyć w najmniejszym stopniu. Czy to boska moc? W umyśle s pojawiła się nagle możliwość. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com? Gwinamit. To było coś, co s czuł więcej niż kilka razy wcześniej. Tak długo, jak gwinamid był aktywowany, wszyscy gracze znajdujący się na obszarze objętym skutkami byli poddawani różnego rodzaju przygwożdzeniu. Co więcej, im większa różnica w poziomach, tym większe byłoby tłumienie. Boska potęga nie miałaby wpływu tylko na graczy tego samego poziomu. Jednak ze wszystkiego, czego S. Highfang doświadczył wcześniej, żadna nie uczyniła go całkowicie niezdolnym do poruszania się. Zanim S. Highfang mógł bardziej zastanowić się nad sytuacją, król orków Tresik w końcu skończył intonować swoje zaklęcie. Nagle okolica wokół wież śmierci zapadła niesamowicie cisza. S. Highfang zauważył ślady podekscytowania i tęsknoty na dzikiej twarzy Tresika. W tym momencie portal przestrzenny zatarł teren nad czarnym ołtarzem. Gdyby portal opadł teraz, s nie wątpił, że pochłonie w całości masywny czarny ołtarz. Jednak czarny portal nie opadł. Zamiast tego portal wydał głośno dźwięk przypominający pękanie szkła. Wyglądało to tak, jakby coś wewnątrz portalu próbowało przedrzeć się przez otaczającą go tajemniczą moc. s zaczął mieć co do tego złe przeczucia. Gdyby Bóg naprawdę zstąpił, umarłby ze 100% pewnością. Bóg posiadał niezwykle wyostrzone zmysły. Nawet na odległość ponad tysiąca jardów Bóg mógł odkryć gracza na długo przed tym, zanim ten gracz odkrył rzeczonego Boga. W przeszłości wielu graczy bardzo interesowało się bogami. Niestety, wielu graczy poziomu 4 nie było w stanie zbliżyć się nawet do bogów na odległość 3000 yardów, zanim boskie istoty uderzyły ich jak muchy. W międzyczasie gracze poziomu 5 przetrwali gniew bogów, ale tylko gracze poziomu 6 zakwalifikowali się do rzucenia im wyzwania. Nawet wtedy oni tylko kwalifikowali się. W tym momencie s Feng znajdował się niecałe 2000 yardów od ołtarza. Gdyby Bóg zstąpił, natychmiast by go odkrył i posłał na śmierć jednym uderzeniem. Nie powinno być w stanie zejść, prawda? s Feng czuł, że tajemnicza moc otaczająca portal przestrzenny jest już na granicy. W mgnieniu oka z portalu wyłoniła się gigantyczna ręka, która przysłoniła niebo. W obliczu tej ręki nawet masywny ołtarz wydawał się małą zabawką. Na szczęście w chwili, gdy ta ręka opadła, niezliczone złote łańcuchy nagle wynoszyły się z nieba. Te złote łańcuchy natychmiast związały rękę, uniemożliwiając jej poruszanie się. Łańcuchy porządku. S. odetchnął z ulgą na widok tych delikatnych łańcuchów. Oczywiście niemożliwe jest, aby Bóg się tu pojawił, chociaż złote łańcuchy były cienkie, zawierały niezmierzoną ilość mocy. Nawet bogowie nie mogli walczyć z tymi łańcuchami. Jednak ta masywna dłoń nagle drgnęła i z jej dłoni wypadł pojedynczy przedmiot. Ten przedmiot wydzielał ośniewający złoty blask, który oświetlał całą fortecę wokół wiersza śmierci. W chwili, gdy przedmiot ten wylądował przed królem orków, gigantyczna ręka na niebie wycofała się przez portal przestrzenny. Pokój powrócił do wiersza śmierci. Czy ten Bóg otworzył portal przestrzenny tylko po to, by dać królowi orków przedmiot? S. Feng był całkowicie oszołomiony Przedmiot otrzymany od Boga poprzez poświęcenie setek tysięcy orków. Nawet jeśli S. Feng nie mógł jasno zobaczyć, czym był ten przedmiot, ale sądząc po tym, jak król orków dobrowolnie dokonał tak ogromnej ofiary, był zdecydowanie niezwykły skarb, gdyby mógł to ukraść. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Co? Jednak S hyphenk natychmiast potrząsnął głową, usuwając tę myśl z umysłu. Tylko ci, którzy chcieli zrezygnować z życia, próbowali ukraść przedmiot mitycznemu potworowi. Nie różniłoby się to niczym od próby kredzieży od sędziego Witter wielkiego czarodzieja cztery poziomu Weincmana. W chwili, gdy S-Hyphenk miał się odwrócić i odejść. Jakaś postać nagle nadleciała z daleka w kierunku wiersz śmierci. Postać leciała z ogromną prędkością kilka razy szybciej niż nawet s high gdy miał aktywowany Wind Rider. W ciągu zaledwie kilku sekund postać pierwotnie wielkości ziarna urosła do rozmiaru zwykłego człowieka. Niebiański rycerz? S- nie mógł powstrzymać szoku. Nowo przybył był w rzeczywistości ludzkim NPC. Co więcej, była to ukryta klasa cztery poziomu, Skyknit. Jego ciało emanujące wielobarwnym blaskiem, niebiański rycerz natychmiast zaatakował króla orków. Tymczasem, jakby w obliczu przybycia wielkiego wroga, król orków Tresik natychmiast próbował zebrać błyszczący złoty skarb. Jednak niebiański rycerz najwyraźniej przygotował się na tę sytuację. Z okrzykiem wycelował miecz niebiosa. Nagle nad królem orków pojawił się tytaniczny złoty miecz. Ten złoty miecz przemienił się następnie w smugę światła, schodząc w kierunku mitycznego Trasika. Szczęka S- kopadła. Ten Skyknit faktycznie znał zakazany ruch poziomu 4, Firmament Flash. Zakazane ruchy były umiejętnościami tabu w Królestwie Boga. Firmament Flash został oznaczony jako tabu, ponieważ umiejętność ta posiadała zbyt destrukcyjną moc. Ponadto umiejętność była niezwykle trudna do nauczenia. Klasy tego samego poziomu nie mogły się tego nauczyć. Firmament Flash poziomu 4 może konkurować nawet z umiejętnością poziomu 5. Mimo że królorków Tresik był mitycznym potworem, egzystencją nieco powyżej klas poziomu 4, w obliczu ataku z mocą umiejętności poziomu 5, nie miał innego wyjścia, jak tylko chronić swoje życie w pierwszej kolejności. Królorków Tresik natychmiast wyciągnął swój krwistoczerwony miecz. Wydając wściekły ryk, przerażająca aura nagle wytrysnęła z jego ciała. Wyglądało na to, że królorków aktywował umiejętność szału, która zwiększyła jego siłę do zdumiewającego stopnia. Machnął swoim wielkim mieczem, posyłając smugę krwisto-czerwonego światła na spadający święty miecz. Bum! 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 Nagle ziemia wokół wierz śmierci zatrzęsła się. To było tak, jakby nadszedł koniec świata. Co? S. Haifen był oszołomiony. Król Orków Tresi faktycznie bronił się przed błyskiem firmamentu niebiańskiego rycerza. Jednak w tym momencie niebiański rycerz stał już przed złotym skarbem, wyciągając rękę, by go schwytać. Właśnie gdy niebiański rycerz miał chwycić złoty skarb, S. nagle zauważył, szyderczy uśmiech na twarzy króla Orków. Ach. W chwili, gdy niebiański rycerz dotknął złotego skarbu, nagle wydał tragiczny krzyk. Nagle jego ciało przekształciło się w niezliczone cząsteczki światła. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 511 Kryształ Boga. Rozdział 511 Kryształ Boga. Niebiański rycerz poziomu 4 był tyranem kwalifikującym się do rządzenia dużym miastem, jednak tak dominująca egzystencja umarła bez najmniejszego oporu. S. Feng zastanawiał się nawet, czy ma halucynację. Czy to pułapka wymierzona konkretnie w niebiańskiego rycerza? S. Feng obserwował rozpraszające się cząsteczki światła z wewnętrzną ulgą. Wcześniej rozważał nawet kradzież skarbu od króla orków Trasika. Na szczęście zrezygnował z tego pomysłu. W przeciwnym razie straciłby życie, tak jak niebiański rycerz. Pułapka mogła natychmiast zabić niebiańskiego rycerza stopnia 4, nie pozostawiając nawet ciała. Było jasne, że uszkodzenie tej pułapki nie było zwyczajne. Choć graczom nie groziłaby prawdziwa śmierć. Konsekwencje takiego ataku na pewno nie skończyłyby się tylko utratą XP i sprzętu. Bardzo możliwe, że wpłynie to również na graczy. Co najmniej nieśmiertelne dusze graczy otrzymywałyby obrażenia, uniemożliwiające im przez pewien czas zalogowania się do domeny Boga. Jednak nadal nie była to najpoważniejsza możliwość. W niektórych okolicznościach gracze, którzy zginęli, mogą nawet zostać zmuszeni do usunięcia swoich kąt po odrodzeniu. Możliwa, że śmierć niebiańskiego rycerza pasowała do tej kategorii. Po śmierci rycerza nieba, Tresik zatrzymał swój krwawo-czerwony wielki miecz i powoli ruszył w stronę skarbu. Patrzenie na skarb z jego złocistym boskim blaskiem, uśmiech na okrutnej twarzy króla orków. Następnie Tresik ponownie zaczął intonować swoje zaklęcie. Nagle wokół skarbu utworzyły się złote runy, owijając przedmiot, jakby go pieczętując. Czy to nie pułapka? Gdy z obserwował poczynania króla orków, stało się jasne, że pułapka nie była przeznaczona dla mitycznego potwora. Zamiast tego w skarbie powinno być coś wyjątkowego, co uniemożliwiłoby innym dotknięcie go. Jednakże, ponieważ niebiański rycerz o tym nie wiedział, został wymazany z istnienia. Ponieważ królorków wiedział, że nie może dotknąć skarbu, wiedział dokładnie, jakiego rodzaju przedmiotem był ten skarb i dlatego go zapieczętował. Czy powinienem podjąć to ryzyko? S. H. Feng zawahał się. Wcześniej, gdy królorków i skarb byli zbyt blisko, zanim S. H. dotarł do skarbu, królorków już by go przejął. Jednak teraz, gdy królorków zapieczętował skarb, miał szansę go ukraść. S. H. mógł skorzystać z okazji, podczas gdy królorków był zajęty przekradaniem się, a skoro skarb został zapieczętowany, mógł go ukraść ten rozdział załaduj najpierw na Com? Jednak s high Feng był także świadkiem mocy Króla Orków. Tresik zdołał zablokować nawet błysk firmamentu, który miał moc umiejętności poziomu 5. Radzenie sobie z graczem poziomu 1, takim jak on, byłoby dziecinną zabawą dla Króla Orków. Możliwe, że zanim zdążyłby dotrzeć do skarbu, wielki miecz Króla Orków pochłonąłby jego życie. Problemem była też ucieczka po zabraniu skarbu. Dzięki atrybutom Króla Orków Tresika, nawet jeśli prędkość z hive była kilka razy większa, nie uciekłby ze szponów Króla Orków. Widząc, że liczba złotych run otaczających skarb stopniowo rosła, stało się jasne, że czas pozostały do ukończenia pieczęci skarbu jest coraz krótszy. S. haifeng spojrzał na pierścień siedmiu oświetlenio wokół jego palca. Nagle aktywował wyzwolenie grawitacji i zeskoczył ze ściany. Następnie rzucił się na czarny ołtarz. Szkoda by było, gdyby nie próbował przynajmniej ukraść skarbu, który mógłby skusić nawet NPC-4 poziomu. Co więcej, po ulepszeniu pierścienia siedmiu luminariów do poziomu 7 umiejętności pierścienia przeszły ogromne ulepszenia. S. haifeng mógłby całkowicie spróbować ukraść skarb. Nad czarnym ołtarzem królorków Tresik skupił się na intonowaniu swojej inkantacji. Tymczasem S. powoli zbliżył się do ołtarza. Zakres percepcji mitycznego potwora nie był tak szeroki, jak u Boga. Normalnie zasięg ten wynosił około 100 jardów. Dlatego S. Hyphenk wciąż miał szansę. Gdyby zasięg percepcji królorków był większy, S. nie miałby innego wyjścia, jak tylko uciec. Kiedy S. było był około 100 jardów od Króla orków, zatrzymał się. Rzeczywiście, królorków jeszcze nie zauważył jego obecności. S. Feng przeszedł następnie odległość sto jardów, szukając miejsca najbliżej skarbu, zanim usadowił się i czekał na moment, w którym pieczęć skarbu się skończy. Linia po linii złotych run nosiła się wokół skarbu. To był pierwszy raz, kiedy S. Feng był świadkiem tak skomplikowanego rytuału pieczętowania. Gdy proces pieczętowania miał się kończyć, S. Highfang natychmiast użył Phantom, Kill i potajemnie podbiegł do sobą w której czekał po drugiej stronie. Czas powoli mijał. serce S. Fenga zaczęło bić wściekle. Był tylko skromną klasą Tier 1. Co więcej, po raz pierwszy próbował ukraść przedmiot z podnosa mitycznego potwora. Jeden błąd na pewno zakończyłby się jego śmiercią. Chociaż S. nie miał nic przeciwko utracie odrobiny XP, bardzo bał się utraty swojego sprzętu, w szczególności pierścienia siedmiu luminariów i oddechu niebiańskiego smoka. Żadna z tych rzeczy nie była związana z jego charakterem. Po jego śmierci istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że któreś z tych dwóch przedmiotów wypadnie. Gdyby jednak zdjął te dwa przedmioty, straciłby przewagę, by ukraść skarb. To był hazard. Podczas gdy S. Haifenk czekał cicho, po tym, jak orków zaśpiewał ostatni werset zaklęcia. Nagle niezliczone runy owinęły się wokół tego skarbu. W następnej chwili złoty boski blask, który pierwotnie otaczał ten skarb, zniknął, ukazując prostą i pozbawioną ozdób kryształową kulę. Kiedy oczy króla orków Tresika wylądowały na tej kryształowej kuli, podekscytowany uśmiech na jego twarzy stał się jeszcze bardziej widoczny. Jednakże, gdy król orków miał już podejść do kryształowej kuli, sobowtór z Hajfenga nagle rzucił się w jej stronę. Sobowtór był niezwykle szybki. Pokonanie dystansu sto jardów zajęło tylko chwilę. Ten rozdział załaduj najpierw na novel Bin. Co? Mała mrówka poziomu 1 odważy się spróbować zdobyć mój kryształ, Boga? Umierać. Królorków Tresik uśmiechnął się pogardliwie, gdy wyciągnął z jego pleców krwisto czerwony wielki miecz. Zamieniając się w błysk, Tresik nagle pojawił się przed sobą sobowtórym S. Hyfenga. Mimo że Sobowtór już aktywował Windwalk, wciąż był powolny jak żył w porównaniu z królem Orków. Tresik nie czuł nic poza pogardą dla mrówki poziomu 1, takiej jak S. Haifeng. Dlatego Król Orków postanowił unicestwić tego małego szczura, aby uniknąć skażenia swojego kryształu boga. Nie czekając, aż Tresik podejmie działania, sobowtór aktywował strzy obronne. Dedukcja S. Hyfenga był rzeczywiście trafna. Różnica w atrybutach między nimi była po prostu zbyt duża. Zanim Sobowtór zdążył podnieść swój miecz, by się obronić, Wielki Miecz Tresika uderzył w Sobovturę. Chociaż es feng pojął królestwo płynącej wody, a nawet nauczył się przyspieszania płynącej wody, istniała jakościowa różnica między nim a Królem Orków Tesikiem. W obliczu władzy absolutnej wszystkie sztuczki były bezużyteczne. Atrybuty Króla Orków były dziesiątki razy wyższe niż es feng Nawet jeśli techniki es feng były bardziej imponujące ich efekty były ograniczone. W mgnieniu oka ładunki blokowe obronnego ostrza zostały wyczerpane. Zaraz potem przez Sobovturę przeciejęła się smuga czerwonego światła. Naprawdę, nie mogąc się oprzeć, Sobowtór s z został pokonany. Jednak podczas gdy Tresik zajmował się sobowtórem, S aktywował już windwalki i używał Spajat Scroll. Aktywował nawet Blade Liberation, zwiększając swoją zręczność o 80% oraz aktywował dodatkową umiejętność ognistych butów, Flam róż, zwiększając jego prędkość ruchu o dodatkowe 100%. W tym momencie S -Feng był szybszy niż sam wiatr. Do czasu, gdy królorków zabił sobowtóra, między S Hyphenge a skarbem pozostało mniej niż 20 yardów. Podły Tresik natychmiast odkrył S Odwrócił się i rzucił w kierunku S Chociaż Eshaifeng był bardzo szybki, dwa do trzech razy szybszy niż jego sobowtór, w porównaniu z Królem Orków, jednak wciąż był powolny jak ślimak. Rzeczywiście. Gdy Eshaifeng znajdował się około trzech jardów od skarbu, nagle za nim pojawił się tresik, z wielkim mieczem skierowanym w dół na małe koszczura. Jednak Eshaifeng już dawno przygotował się na ten moment. Wcześniej aktywował Aura Ziemi. W chwili, gdy został odkryty, użył obrony absolutnej, stając się niewrażliwym na 5 sekund. Teraz, gdy Eshaifeng był niepokonany, nie musiał się martwić o jakiekolwiek ataki na niego. Przejmując taki króla orków, złapał kryształową kulę i wepchnął ją do swojej torby. Treshik oburzył się na ten widok. Gwałtowna aura, która wydobyła się z jego ciała, sprawiła, że nawet S-Hyfenk stracił oddech. Gdyby nie był teraz w stanie niezniszczalnym, dawno był martwy. Mając w ręku kryształ Boga, S-Hyfenk natychmiast zamienił aurę ziemi na aurę przestrzeni i aktywował ruch kosmiczny. Następnie wskoczył do szczeliny przestrzennej, która się pojawiła i opuścił wieżę śmierci, Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 512: Zabicie dwóch ptaków jednym kamieniem. Rozdział 512: Zabicie dwóch ptaków jednym kamieniem. Ciemność ponownie pojawiła się w Królestwie Boga. Światła w świeciły wspaniale. Po nadejściu nocy, poza niewielką liczbą ekspertów elitarnych drużyn grindujących na polach, większość graczy mogła tylko wrócić do miasta, aby odpocząć. Chociaż w Wojperierskich tętniło życiem, najbardziej tętniącym życiem obszarem była bez wątpienia firma handlowa przy świecach. Jeśli chodzi o popularność firmy handlującej przy świecach, była to zasługa podstawowych wzmocnionych zestawów zbroi. Chociaż podstawowe wzmocnione zestawy zbroi nie były tak potężne jak podstawowe zestawy zbroi Many, te ostatnie były po prostu zbyt rzadkie. Nie mógł konkurować z dużą liczbą podstawowych wzmocnionych zestawów zbroi dostępnych każdego dnia w firmie handlującej przy świecach. Wewnątrz wysokiej klasy barów niewielkiej odległości od firmy handlującej przy świecach. Feng Smanang siedział na tarasie na drugim piętrze, z uśmiechem na twarzy, wpatrując się w firmę handlową przy świecach. Chcę zobaczyć, jak długo zdołasz wytrzymać? Roześmiał się Feng Xmanang, a jego wyraz twarzy wyraźnie ukazywał jego arogancję. Początkowo Feng Fengksmaneng obawiał się, że dobrze prosperująca firma handlowa przy świecach nie wykaże żadnych oznak końca. Gdyby tak było, nie byłoby łatwo współpracować z kancelarią w przyszłości. Jednak podczas procesu kłusownictwa pracowników firmy Feng Xmiang odkrył tajemnicę fatalną słabość firmy handlowej. A tym sekretem było to, że tylko trzy osoby w firmie handlowej wiedziały, jak wyprodukować podstawowy zestaw wzmocnionej zbroi. Przy zaledwie trzech osobach po prostu niemożliwe było zaspokojenie wymagań dużej liczby graczy w iT. Nawet gdyby to było możliwe, zajęłoby to dużo czasu. Do tego czasu gracze wyrosliby z potrzeby posiadania zestawów. Znając ten fatalny sekret, Feng Smianang zaczął wydawać duże sumy pieniędzy na zakup podstawowych wzmocnionych zestawów zbroi, kupując tyle, ile mógł. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Po pierwsze, chciał wyczerpać zapasy firmy handlowej przy świecach. Dopóki firma nie będzie miała już żadnych podstawowych zestawów wzmocnionych pancerzy, popularność firmy spadnie i ograniczy jej działalność. Chociaż musiał zainwestować ogromną sumę monet, zakupione przez niego podstawowe wzmocnione zestawy zbroi nie były całkowicie bezużyteczne. Wręcz przeciwnie, byli szczególnie pomocni podczas najazdów na lochy drużyny. Po drugie, oprócz dążenia do założenia własnych rezydencji i gildii, różne z star i IT również starały się zgromadzić wystarczającą ilość pieniędzy na zakup złotych ziem miasta. Poza tym te gildie stale napadały na lochę na dużą skalę, poprawiając popularność i wyposażenie swojej gildii. W międzyczasie Feng po poza przekazaniem podstawowych wzmocnionych zestawów zbroi swoim własnym zespołom, również odłożył część, sprzedając je innym miastom. W innych miastach nie było oddziału firmy handlowa przy świecach, więc nie było tam dostępnych podstawowych wzmocnionych zestawów zbroi. Dzięki kanałom Underworld Feng sprzedawał ten zestawę różnym gildiom z innych miast. Kiedy te gildie zobaczyły zestawy, walczyły zębami i pazurami, aby je kupić. W rezultacie osiągnął ogromny zysk od sprzedając zestawy. To naprawdę zabijało dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie tylko mógł wyczerpać zapasy zestawów zbroi, jakie posiada firma handlowa przy świecach, ale także czerpać zyski z ich od sprzedaży. Jak to może się nie udać? Jednak, kiedy celebrował swój plan, zyskał również głębokie zrozumienie, jak przerażająca była firma handlowa przy świecach. Na szczęście, firma handlowa przy świecach znajdowała się tylko w Winter Versity i było tylko trzech fałszerzy zdolnych do produkcji podstawowych wzmocnionych zestawów zbroi. Gdyby firma handlowa kiedykolwiek rozwiązała te dwa problemy, z pewnością mogłaby zdominować rynek królestwa Starmouon. Kto w tym czasie mógłby konkurować z firmą handlującą przy handlującą Świecach? Feng nie mógł powstrzymać zazdrości. Dlaczego firma ta Elite trading firm nie jest kopalnią? Feng Xuanan żywił głęboko nienawiść do melancholijnego uśmiechu. Gdyby firma handlowa przy świecach zgodziła się na współpracę, byłaby już jego własnością. Z pieniędzmi, które mógł zarobić dzięki firmie handlowej, jego pozycja w Underworld również by wzrosła. W tym czasie ci, którzy są obecnie nad nim, byliby na jego zawołanie. Hmph. Myślałeś, że tylko dlatego, że odmawiasz mi sprzedaży firmy handlowej, będę wobec ciebie bezradny? Firma wpadnie w moje ręce. Feng mógł już sobie im wyobrazić moment, w którym pojął prawa do firmy handlującej przy świecach, i to tylko kwestia czasu, zanim cała potęga za świat w Królestwie Gwiezdno-Księżycowym wpadnie pod jego kontrolę. W tamtym czasie, byłoby dziecinnie łatwo poradzić sobie z gildią bojową, taką jak Zarowink. Gdy Feng Xuanyang delektował się winem zwycięstwa, obok niego usiadł nieco pucałowaty mężczyzna w średnim wieku w pompatycznym ubraniu. Młody mistrz Feng, czy mogę wiedzieć, dlaczego wezwałeś mnie tutaj dzisiaj? Chociaż mężczyzna w średnim wieku miał tylko 10 poziom, ledwo osiągając minimalne wymagania, aby wejść do miasta, jego ciało promieniowało wyraźną sprytem. W szczególności te jego paciorkowate oczy bardzo przypominały oczy starego, przebiegłego lisa. Jak postępuję zadanie, które ci przydzieliłem? Zapytał cicho Feng Rang. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Młody mistrz Feng, możesz być spokojny, rozmawiałem już z wieloma członkami firmy Candle Elite Trading Firm. Chociaż tylko kilkunastu zaawansowanych praktykantów kuźniczych oficjalnie przeszło na naszą stronę, wielu wyraziło takie zamiary. Wierzę, że w niedalekiej przyszłości o wiele więcej zaawansowanych praktykantów kuźniczych chętnie przejdzie na naszą stronę. W tym czasie firma handlowa przy świecach będzie wykazywać oznaki niedoborów podaży. Gdy popularność firmy spadnie, jeszcze łatwiej będzie nam kłusować jej członków. Jeśli zabraknie im robotników, nawet z dobrym sklepem i podstawowymi zestawami wzmocnionej zbroi, ekspansja będzie niemożliwa. Mężczyzna w średnim wieku zachichotał. Dobrze, dobrze się spisałeś. Tak długo, jak ci się uda, otrzymasz sprawiedliwy udział w korzyściach. Feng Xueneng skinął głową z satysfakcją. W międzyczasie, w jednym z kuźni firmy Candle Elite Trading Company, Melancholic Smile zmarszczył brwi, wyraźnie zaniepokojony. Jeszcze przed chwilą kilku innych zaawansowanych praktykantów kuźniczych poprosiło o rozwiązanie swoich kontraktów. Co więcej, ci liczni zaawansowani praktykanci kuźni posiadali rzadkie projekty kuźnicze. Chociaż ci ludzie musieli uiścić opłatę za odszkodowanie, która była kilkanaście razy większa od wartości projektów odkówek, których się nauczyli, nadal była to ogromna strata dla firmy handlującej przy świecach. Firmie nie było łatwo zdobyć te kuty projekty. Jak bez tych towarów firma miała zatrzymać swoich klientów, naprawdę podłe. Nie spodziewałam się, że nie wychowałam tak wielu zdradzieckich drani. Nigdy nie powinienem był pozwolić tym ludziom nauczyć się tych kuźniczych projektów. Melancholina uśmiech zgrzytał zębami. Głęboko żałowała, że skupiła się na tych ludziach, dostarczając im rzadkie projekty kuźnicze i pozwalając im tak szybko zostać zaawansowanymi praktykantami kuźniczymi. Nagle S. hi otworzył drzwi do kuźni i wszedł. Jednak z powodu jego milczenia, zanim Melancholina uśmiech go zauważył, już stał tuż przed nią. Przywódca gildii. Melancholina uśmiech zawołał z zdziwieniem. Dlaczego tu jesteś? Spójrz, jak bardzo jesteś rozproszony. Czy napotkałeś jakieś kłopoty? Spytał S. Haifenk, feng śmiejąc się. S. hi był w wyjątkowo dobrym nastroju. Po kredzie, że kryształ Boga odmitycznego potwora króla orków tresika i ucieczce z życiem, skierował się wprost do University, obawiając się, że król orków go dogoni i wykończy. Teraz, kiedy wrócił do University, nawet jeśli król orków go dogonił, nie mógł najechać na miasto. Lider gildii, jestem bezużyteczny. Nie spełniłem twoich oczekiwań. Pomyśleć, że wychowuję tak wielu niewdzięcznych drani. Żal wypełnił oczy melancholijnego uśmiechu. S- -Feng powierzyła jej tak wiele rzadkich projektów odkówek, a nawet wielokrotnie podkreślała, że powinna pozwolić im się uczyć tylko tym, którzy są godni zaufania, ale w końcu. Słuchając mamrotania melancholic Smile, S- nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Więc tak właśnie się dzieje. Nie ma problemu. Chociaż straciliśmy kilka rzadkich projektów odkówek, czy nie zarobiliśmy w zamian kilku milionów kredytów? S- uśmiechnął się spokojnie. Następnie wyjął zwitek witek wzorów i rzucił je na kamienną platformę. Ponieważ Owel Helmings chce kosować naszych zaawansowanych praktykantów kucia, którzy nauczyli się rzadkich projektów kuźniczych, pozwólcie im się tym zająć. Jeśli mogą sobie na to pozwolić, niech kosują tylu członków ilu chcą. Zapraszam ich do tego. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 513 tajemnicza kryształowa kula. Rozdział 513 tajemnicza kryształowa kula. Melancholina uśmiech nigdy wcześniej nie widział żadnego z licznych wzorów kucia rozsianych po kamiennej platformie. To melancholina uśmiech był uszałomiony. Żadne słowa nie były w stanie opisać jej szoku. Przywódca Gildii, nie śnie, prawda? Była sama w sobie fałszerką, więc wiedziała, jak cenne były te fałszerstwa. O ile wzory odkówek, które można było nabyć od Stowarzyszenia Kuźników, nie były szczególnie cenne, o tyle projekty odkówek uzyskane gdzie indziej były. Wynikało to z niskiego współczynnika dropu projektów. Jednak zwykłe projekty kucia nie wystarczyły, aby wykształcić fałszerza, stąd projekty kucia były tak drogie. Dotyczyło to zwłaszcza projektów kuźniczych, które miały bardzo niską szansę na drop i były przeznaczone do produkcji bardzo użytecznych przedmiotów, ceny takich projektów odkówek były astronomiczne. Poza tym istniał jeszcze jeden rodzaj projektu kucia, który był jeszcze cenniejszy, taki jak projekt kucia podstawowego zestawu wzmocnionego pancerza. Obecnie, poza trzema egzemplarzami Horizon Alliance, nikt ich nie posiadał, co więcej, nikt nie wiedział skąd wziąć te wzory odkówek. W rezultacie był jeszcze cenniejszy niż Epica Equipment. Jeśli chodzi o obecnie dostępne wzory kucia, Melancholid Smile praktycznie poznał wszystkie dostępne wzory. Nawet jeśli nie, przynajmniej o nich wiedziała. Jednak nie widziała ani nie słyszała o żadnym z tych projektów, które S. Hyphenk wcześniej rozrzucił po całym stole. Rzucając okiem na kute wzory, oczy melancholic z zabłysły olśniewająco. Każdy przedmiot wyprodukowany przez te projekty był przedmiotem, którego gracze rozpaczliwie potrzebowali na tym etapie gry. Większość tych projektów kucia zawiera instrukcje dotyczące kamienia światła. Są też niektóre przeznaczone dla poziomów od 25 do 30 tajemniczego żelaza i tajnego srebrnego ekwipunku. Możesz pozwolić każdemu zaawansowanemu praktykantowi kuźnictwa nauczyć się wzorów kucia kamienia lekkiego. S-H-Feng zachichotał, powoli powiedział, jednak tylko wasza trójka może nauczyć się projektów kucia sprzętu. Możesz również zostawić niektóre, aby służyły jako nagroda dla członków, którzy zostali fałszerzami podstawowymi, ale wszyscy, którzy chcą się ich nauczyć, muszą odnowić swoje kontrakty. Jeśli chcą opuścić Horizon Alliance, w porządku, ale najpierw muszą zrekompensować gildii dwudziestokrotność wartości projektów Kucia. Jeśli Overhelming mile chce kosować naszych członków, pozwól im to zrobić. S- już dawno domyślił się, że przytłaczający uśmiech spróbuje kosować swoich graczyli festyle. Ci czeladnicy Kuźni początkowo przyłączyli się do siebie z zamiarem zarabiania na życie. Ponieważ przytłaczający uśmiech był gotów zaoferować absurdalną pensję w uzupełnieniu do rekompensaty, wielu naturalnie by się kusił. Ten rozdział załadł najpierw na Nowel Co? Com Wcześniej z -Feng wielokrotnie powtarzał melancholic Smile, aby zachować ostrożność podczas rekrutacji członków właśnie dlatego, że chciał uniknąć takiej sytuacji. Zrobił to również z zamiarem poinformowania melancholijnego uśmiechu o powadze sprawy. Nawet bogowie nie mogli przejrzeć ludzkiego serca, nie mówiąc już o ludzkości. Tylko poprzez doświadczenie trudności można się rozwijać. Było wiele rzeczy, których nie można się nauczyć z doświadczeń innych. Tylko poprzez doświadczenie można było zdobyć mądrość. Teraz, gdy Melancholic smile osobiście doświadczyła takiej sytuacji, w przyszłości zdecydowanie bardziej skrupulatnie dobierze utalentowanych zawodników. Obecnie miał pod ręką dużą liczbę wzorów kucia lekkiego kamienia. Jeśli przytłaczający uśmiech dobrowolnie zapłaciłby cenę za kłusownictwo członków sojuszu, s zaprosił ich do tego. Wzory kucia lekkiego kamienia były bardzo powszechne. W przeszłości każdy projekt kucia sprzedawany był tylko za kilka sztuk złota. Co więcej, wtedy większość graczy osiągnęła poziom 45, te projekty kucia nie były szczególnie cenne tylko, że obecne poziomy gracza nie były jeszcze wystarczająco wysokie, aby je zdobyć, co spowodowało znaczny wzrost ich wartości. Opierając się na wstępnych szacunkach z haifenk każdy projekt kucia kamienia światła powinien być wart około kilkudziesięciu sztuk złota. Gdyby chciał zdobyć więcej projektów kucia kamienia światła, mógłby zdobyć ich mnóstwo w dowolnym momencie. W ten sposób nie musiałby czekać, aż zyski z kamieni światła powoli wpłyną. Tylko 20-krotna rekompensata. Jako przytłaczający uśmiech musiał zapłacić za kursownictwo każdego członka, może zarobić śmieszną ilość kredytów. Mógł zbić fortunę, sprzedając zaawansowanych praktykantów kuźniczych. Lider gildii, zdecydowanie będę ostrożniejszy przy wyborze, komu pozwolę poznać te projekty kucia. uśmiech był niezmiernie podekscytowany, gdy spojrzała na wzory kucia kamienia światła rozrzucone po kamiennej platformie. Jednak jej największa radość była spowodowana przebaczeniem i zachętą S. W porządku, po prostu wybierz je losowo. Co więcej, wybierz tych, którzy mają już serce do przejścia na przytłaczający uśmiech. Niech przytłaczający uśmiech kosuje jak najwięcej. W przeciwnym razie jak zarobię pieniądze, S. Feng roześmiał się. Ale przez chwilę Melancholic smile chciała odwieść z kiedy jednak spojrzała na kute wzory na stole, nagle zdała sobie sprawę. W takim razie wykonam twoje rozkazy, lideru gildii. Dla innych Lightstone Forging design może być skarbem. Jednak sądząc po zachowaniu SH i Fenga, wydawało się, że nie były one w najmniejszym stopniu cenne. Tylko inni jeszcze o tym nie wiedzieli. Byliby bezsensownymi głupcami, gdyby nie skorzystali z chciwości przytłaczającego uśmiechu, kiedy mieli szansę. Chwilę później Melancholic smile wybrał trzech zaawansowanych praktykantów kuźniczych. Dwóch z nich poważnie rozważało przejście do przytłaczającego uśmiechu. Utrzymywali się tylko za odpowiednią cenę. Dlatego melancholic mile postanowił dać im taką możliwość. W rzeczywistości w Sojuszu Horyzont było wielu innych, którzy mieli takie same intencje. Jednak, aby przekonać innych o rzadkości projektów kucia kamienia światła, nie mogła pozwolić, aby zbyt wielu ludzi nauczyło się tego na raz. Przedmiot był równie cenny, co rzadki. Gdyby to zrobiła, Lightstone Forging 140 straciłyby na wartości. Dopóki ci dwaj zaawansowani uczniowie kuźni nauczyli się wytwarzać kamienie światła, ich wartość osobista natychmiast poszybowałaby w górę. Oprócz chęci zdrady, przytłaczający uśmiech próbowałby ich za wszelką cenę ukłuć. W końcu nie tylko zadają ciąż z firmie handlowej przy świecach, ale mogą również ukraść dwa z wysoko cenionych talentów firmy. Ten rozdział załaduj najpierw na Novel Bean. Gdy Melancholic smile zajął się sytuacją w Lightstone Forging Design, S. hyphenk przybył do swojej własnej ekskluzywnej kuźni. W każdej firmie handlującej przy świecach założył dla siebie prywatną kuźnię. Poza nim nikt nie był wpuszczany do tych pomieszczeń. Chciał mieć pewność, że przez cały czas będzie miał dostęp do kuźni. W cichej kuźni S. Highfang ostrożnie wyjął kryształ boga ze swojej torby. Półprzezroczysta kryształowa kula na kamiennym stole wyglądała prosto i zwyczajnie. Nieważne, jak na to patrzy, była to po prostu zwykła kryształowa kula. Jednak królorków Tresik poświęcił setki tysięcy swoich podwładnych, aby zdobyć ten skarb. Co więcej, ten skarb zdołał nawet zabić niebiańskiego rycerza stopnia 4, który natychmiast nauczył się zakazanego ruchu. Wartość kryształowej kuli była jasna. Do czego służy ta rzecz? s nie widział w kuli niczego szczególnego, mimo że obserwował ją uważnie przez długi czas. Co więcej, informacja od Kryształu Boskiego mówiła, że jest to tylko zwykły przedmiot. Poza tym nie były wyświetlane żadne inne informacje. Nie był również w stanie nieznanym lub nieocenionym. Czy są jakieś ukryte informacje na ten temat? Im więcej myślał o tym S. Highfang, tym bardziej czuł, że to możliwe. W boskim domenie było wiele niesamowitych przedmiotów, które mogły wyglądać zwyczajnie, ale w rzeczywistości zawierały moc, która mogła nawet wstrząsnąć niebiosami. W przeszłości był gracz, który kupił kawałek zniszczonej zbroi na bazarze, tylko po to, by odkryć, że była to w rzeczywistości zbroja klasy Epic. Takie sytuacje często zdarzyły się w domenie Boga. Dopiero po wywołaniu specjalnych warunków można było ujawnić prawdziwą wartość skarbu. S. Highfang użył wtedy Omniscient Tres, Jednak po upływie ponad pół minuty nadal nie było reakcji. Nie mógł zdobyć niczego więcej na temat kryształowej kuli. Czy poziom mojej umiejętności identyfikacji jest niewystarczający? S-High mruknął zaskoczony. Nie może być. Pamiętam, jak Szalon mówiła, że wszechwiedzące oczy aktywowane złotymi stygmatami są drugą najpotężniejszą umiejętnością identyfikacyjną w domenie Boga. Czy potrzebuje innych przedmiotów, aby aktywować prawdziwą funkcję boskiego kryształu? S-High nagle miał ochotę zwymiotować krwią. Po zmarnowaniu tylu wysiłków, aby ukraść ten przedmiot, nie mógł go właściwie użyć. Nadal musiał spełnić pewne specjalne wymagania. Jednak nie miał pojęcia, jakie były te wymagania. To było całkowicie frustrujące. Hm. Czy to nie wygląda trochę jak ciemnoniebieska niebieska kryształowa kula, którą dostałem z wiecznego dziedzińca? Po poprawie aktywności mózgu, pamięć S. Hi Feng stała się niezwykła. Do tej pory nie był w stanie nic zrobić z ciemno kryształową kulą. W tym momencie, widząc, że oba przedmioty były kryształowymi kulami i były powiązane z bogami, gdyby ktoś powiedział mu, że te dwa przedmioty nie są ze sobą powiązane, S. Hi Feng by im nie uwierzył. Myśląc do tego momentu, S. Hi Feng natychmiast wyszedł z kuźni i ruszył w kierunku banku. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 514 Boska Moc. Rozdział 514 Boska Moc. Wewnątrz przytłaczającej rezydencji gildii uśmiechu i Italii e. Co powiedziałeś? Fęk zwany jak gwałtownie uderzył pięścią w stół. Wściekły powiedział: Te drania nagle podniosły cenę? Czy biorą nas za głupców? Młody mistrzu, proszę się spokój poradzi nieco pocałowaty mężczyzna w średnim wieku. Nie podnieśli cen bez powodu, ale dlatego, że mają na to kapitał kapitał zaawansowani praktykanci kucia tacy jak oni. W przytłaczającym uśmiechu nie brakuje osób tego kalibru. Brwi fenkmen, zmarszczył się, a w jego oczach pojawił się ślad morderczego zamiaru. Choć jego rodzina odniosła sukces, nie tylko on rywalizował sukcesję. Dołączył do Underworld właśnie dlatego, że potrzebował pomocy organizacji, aby osiągnąć swój cel. W międzyczasie, po odkryciu wyjątkowej pozycji Gottes' domain dzięki wewnętrznym informacjom z Underworld, natychmiast wykorzystał szansę i zainwestował w grę w wirtualnej rzeczywistości. Dopóki mógł stworzyć dla siebie niespuściznę, sprawa zostania następcą swojej rodziny byłaby postawiona w kamieniu. Wydał tak dużą sumę pieniędzy na kłusownictwo tych ludzi tylko dlatego, że chciał zranić firmę handlową przy świecach. Z powodu toczącej się wojny z zerowing, dzienny wydatki na złoto overhelming z mile były ogromne. W związku z tym, wszystkie pieniądze wydane w tej chwili na kontakt z firmą handlową przy świecach należały do niego. Jego płynne środki wynosiły tylko kilkaset milionów kredytów, więc nie mógł ich zmarnować. Chociaż zaawansowani uczniowie kuźni byli rzeczywiście rzadcy, z pieniędzmi, które posiadał, mógł z łatwością zatrudnić dziesiątki zaawansowanych uczniów NPC uczniów ze Stowarzyszenia Kuźni. Było to o wiele łatwiejsze i tańsze niż kursownictwo zaawansowanych praktykantów kuźniczych z firmy handlującej przy świecach. Musiał nie tylko oferować tym ludziom wysokie świadczenia, ale także musiał ujeścić astronomiczną opłatę za odszkodowanie. Co więcej, nawet gdy ci fałszerzy dołączyli do niego, byli bezużyteczni, gdy ich umiejętności stylu życia zostały zresetowane do zera. Młody mistrz Feng, te dwa, o których wspominam, są nieco wyjątkowe, specjalne. Tylko dlatego, że są wyjątkowi, odważyli się podnieść uzgodnioną przez nas cenę trzy razy. Czy naprawdę uważają się za prawdziwych fałszerzy? Młody mistrz Wink, chociaż nie są fałszerzami, niedawno nauczyli się rzadkiego sposobu kłócia, mogą teraz produkować kamienie światła. Kamień światła to przedmiot, który umożliwia graczom grindowanie i poziomowanie nawet przez całą noc. Dzięki niemu gracze nie będą ograniczeni czasem. Co więcej, produkcja kamieni światła jest dość tania, więc jest to bardzo lukratywny produkt. Tymczasem wśród zaawansowanych praktykantów kuźniczych firmy handlującej przy świecach tylko trzech nauczyło się tego, więc naturalnie podnieśli ceny. Jasny kamień? Czy rzeczywiście istnieje coś takiego? Czy potwierdziłeś, jak udało im się uzyskać projekt odkłówki? Ten rozdział załaduj najpierw na novelbin. Co? Kiedy usłyszał o funkcji kamienia światła, Feng Shunang natychmiast zdał sobie sprawę, jak ogromna jest jego wartość. Gdyby udało mu się zdobyć dla nich projekty odkówek, nie musiałby wydawać pieniędzy na kłusownictwo członków firmy handlującej przy świecach. Mógł po prostu polegać na Lightstones, aby pokonać firmę handlową przy świecach i zdominować rynek on Kingdom. Firma handlowa przy świecach utrzymuje to w tajemnicy, więc członkowie niskiego szczebla, tacy jak oni, nie mają dostępu do tych informacji. Jednak wysłałem kogoś, aby zbadał kamienie światła. Chociaż wydaje się, że firma handlowa przy świecach ma tylko ograniczoną liczbę wzorów kucia kamienia lekkiego. W przeciwnym razie nie tylko pozwoliliby się ich nauczyć trzem zaawansowanym uczniom kuźni. Ponadto słyszałem również, że trzej fałszerze blasku świec nie produkują kamieni światła, koncentrując się na wytwarzaniu podstawowych zestawów wzmocnionej zbroi. Całkiem możliwa, że firma handlowa jest zbyt zajęta i zdecydowała się pozwolić swoim zaawansowanym praktykantom kuźniczym na produkcję kamieni światła. Innymi słowy, możliwe jest, że Sandalit ma tylko 3 Lightstone Forging designs. Jeśli uda nam się załatwić dwie z nich, byłby to ogromny cios dla firmy handlowej. Masz rację. Jeśli światło świec może wytworzyć dużą ilość kamieni światła, będzie trudniej sobie z nimi poradzić. Niestety, ludzkie plany są gorsze od tych stworzonych w niebie. Melancholina Uśmiech, ta przeklęta kobieta, właściwie odważyła się bawić z tym młodym mistrzem. Teraz pokażę jej, co oznacza ból. Nie obchodzi mnie, co to będzie, połosuj tych dwóch. Będzie nam jeszcze lepiej, jeśli zwabisz również ostatniego. Kiedy Feng Xwaneng przypomniał sobie arogancję melancholijnego uśmiechu, nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Młody mistrz Feng, możesz być spokojny, mamy już tych dwóch w torbie. Tyle, że ten ostatni jest dość zawzięty. Jego cena może być dużo wyższa niż innych. Oprócz ostatniego kontraktu cen dla elit, nasze wydatki mogą tym razem przekroczyć pięćdziesiąt milionów, powiedział ostrożny mężczyzna w średnim wieku. W końcu nie była to mała suma pieniędzy. Musieli wydać 50 milionów kredytów tylko po to, by przekupić trzy osoby, przy czym większość składała się z opłaty za odszkodowanie. Opierając się na jego wstępnych szacunkach, projekt kucia lekkiego kamienia powinien być wart prawie 100 sztuk złota. Jeśli ukuli wszystkich trzech fałszerzów, musieli uieścić opłatę za odszkodowanie w wysokości 6000 sztuk złota. Po prostu to zrób. Będzie warto, jeśli zdołamy przeciągnąć tych trzech fałszerzy na naszą stronę, powiedział Feng Smanang, zgrytając zębami. Gdyby mógł ukraść zarówno człowieka, jak i projekt kucia, zrobiłby to w mgnieniu oka. Jednak firma handlowa przy świecach nie byłaby taka głupia. Nawet głupcy wiedzieli, jak cenne są jedyne w swoim rodzaju produkty. Takie przedmioty mogą znacznie zwiększyć przewagę konkurencyjną sklepu. Następnie mężczyzna w średnim wieku wyszedł z sali konferencyjnej, aby negocjować z praktykantami zaawansowanego kłucia. Tymczasem w z Bankers Hyphen wynajął już dla siebie prywatny magazyn. Jeśli gracz chciał przechowywać naprawdę cenny przedmiot w bankach boskiej domeny, i nie chciał, aby nikt inny o tym nie wiedział, miał możliwość wynajęcia prywatnego magazynu i prywatnego pokoju. Bez zgody właściciela nikt nie został wpuszczony do prywatnego magazynu. Jednak w przeciwieństwie do magazynu publicznego, gdzie dzienna opłata wynosiła tylko kilka miedzianych monet, wynajem magazynu prywatnego nie był tani. W małym prywatnym magazynie gracze mieli 30 tysięcy miejsc na przedmioty. Czynsz za każdy dzień wynosił 30 srebrników, a minimalny okres czynszu wynosił jeden miesiąc, co w sumie dałoby 9 złota. Była zniżka, jeśli gracze wynajmowali magazyn na 3 miesiące, ale nawet wtedy musieliby wydać 25 sztuk złota. Średni magazyn prywatny miał do 100 tysięcy miejsc na przedmioty, a dzienna opłata wynosiła 1 złotą monetę. Wypożyczenie na 1 miesiąc kosztuje 30 gold, a wynajem na 3 miesiące kosztuje 85 gold. Duży prywatny magazyn umieścił do 500 tysięcy miejsc na przedmioty, a dzienna opłata wynosiła 4 złote monety. Wypożyczenie na 1 miesiąc kosztuje 120 gold, a wynajem na 3 miesiące kosztuje 350 gold. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Normalnie zwykli gracze w ogóle nie wynajmowaliby magazynu prywatnego. Jednak gdy gracze osiągnęli wyższy poziom, znacznie łatwiej byłoby zdobywać monety. Wielu graczy, którzy prowadzili interesy, zwykle wynajmowało magazyn prywatny. S. Hyphen bez wahania wynajął dwa duże prywatne magazyny. Co więcej, wynajmował oba na trzy miesiące. Jeden był dla niego, a drugi dla gildii. W ten sposób akwarosa i pozostali nie będą musieli martwić się szpiegami z innych gildii podczas odzyskiwania przedmiotów o dużym znaczeniu. Takie incydenty nie były rzadkością w królestwie boga w przeszłości. Wiele gildii nie wynajmowało prywatnego magazynu, w wyniku czego inne gildie poznały niektóre ze swoich sekretów. Na wszelki wypadek S. feng musiał wynająć jeden dla gildii, bez względu na wszystko. S. Feng wszedł następnie do swojego prywatnego magazynu. Rzędy szafek stały z chłodnej, uporządkowanej wnętrzu magazynu. S. feng natychmiast przeniósł wszystkie przedmioty ze swojego magazynu publicznego do swojego magazynu prywatnego. Prywatny magazyn był bardzo ludzki i natychmiast inteligentnie skategoryzował wszystkie przedmioty, oszczędzając S. fengowi kłopotu z samodzielnym ich układaniem. S. Feng następnie otworzył szafkę. Wewnątrz szafki znajdowała się pojedyncza ciemno niebieska kryształowa kula. Ta kryształowa kula nie była niczym innym, jak tą, którą S-Heiffeng zdobył na wiecznym dziedzińcu. Jednak ta kryształowa kula była zbyt potężna. Nawet przy ekstremalnie wysokiej odporności S-Heiffeng tracił 1000 pw co sekundę przez sam kontakt z nim. Gdyby dotknęli go zwykli gracze, najprawdopodobniej zginęliby na miejscu. Śmierć po dotknięciu, S-Heiffeng przypomniał sobie sytuację, w której zdobył ciemno-niebieską kryształową kulę. Nagle uświadomił sobie. Tu nie była to ta sama sytuacja, kiedy ukradł kryształ Boga królowi orków, tylko, że boski kryształ nie został jeszcze nie zapieczętowany, niebiański rycerz poziomu 4 zginął natychmiast, gdy go dotknął. Zastanawiam się, czy to możliwe? S. był nieco zdenerwowany, gdy wyjął kryształ Boga z torby. Ostrożnie umieścił go w szafce obok ciemno niebieskiej kryształowej kuli. Chciał zobaczyć, jak te dwie kryształowe kule zareagują, gdy zostaną umieszczone razem. W chwili, gdy s umieścił boski kryształ w szafce, dwie kryształowe kule nagle rozświetliły oślepiający blask, oświetlając prywatny magazyn. Potężny nacisk, jaki wytworzyły dwie kule, sprawił, że ciało S. fenga stało się ciężkie. Boska potęga. S. Haifeng nie mógł powstrzymać szoku. W tym momencie w jego uszach rozległ się dźwięk powiadomienia systemowego. System, czy chcesz usunąć pieczęć i połączyć dwie kryształowe kule? Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 515 Legendarny Przedmiot. Rozdział 515 Legendarny Przedmiot. Po usłyszeniu powiadomienia systemowego S. Haifeng poczuł się zarówno oszołomiony, jak i niezdecydowany. Zarówno ciemno niebieska kryształowa kula, którą zdobył z wiecznego dziedzińca, jak i kryształ Boga, który ukradł królowi Orków, były niezwykle cennymi przedmiotami. Były nawet cenniejszy niż epicki przedmiot. Musiał jednak je połączyć. Gdyby się zgodził, straciłby jeden z dwóch przedmiotów. Dla reinkarnowanej duszy, takiej jak SH i Feng, przedmioty epickie nie były szczególnie cenne. Dopóki jego drużyna była wystarczająco silna, miał wiele sposobów na zdobycie większej liczby epickich przedmiotów. Jednak nie można było zdobyć przedmiotów powyżej rangi epic samą siłą. Potrzebna była również pewna do szczęścia i okazji. Gdyby się nie zgodził, musiałby poszukać innego sposobu na aktywację dwóch przedmiotów. Zapomnij o tym, po prostu chodźmy na to. S-Highfeng zgrzytał zębami, gdy zgodził się na fuzję. Nagle dwie kryształowe kule przekształciły się w dwie bańki cieczy. Kryształowa kula, którą s zdobył z wiecznego dziedzińca, zamieniła się w niebieską ciecz, podczas gdy przezroczysta kryształowa kula, którą s ukradł królowi orków, zamieniła się w złotą ciecz. Następnie obie cieczy połączyły się jakby próbowały się pożreć, Nowo powstała ciecz w jednej chwili zmieniła kolor na niebieski, a w następnej na złoty. Tymczasem boska potęga emanująca przez oboje rosła w siłę wraz z upływem czasu. Czy to naprawdę fuzja? Zanurzony w boskiej mocy z dwóch płynów dyskomfortem z High był nie do zniesienia. Po kilku minutach stawiania oporu oba płyny w końcu stały się jednym. Zwyciężyła ciemnoniebieska kryształowa kula z wiecznego dziedzica. Po połączeniu zmienił się również kształt kryształowej kuli. Zamiast kryształowej kuli był teraz ciemnoniebieski, metaliczny kubek. Niezliczone małe niebieskie runy zostały wygrawerowane na zewnętrznej stronie kubka. Wokół kubka opływał również słaby fioletowy pierścień światła. W tym momencie boska moc kilicha była znacznie silniejsza niż ta, którą czuł wcześniej z tak potężny, wykrzyknęła z Hajfeng. Ośmielił się nawet zagwarantować, że był to najpotężniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek widział, nawet oddech niebieskiego smoka w rankingu fragmentet legendary był daleki od dopasowania do tego niebieskiego metalowego kubka. Gdyby nie to miejsce będące magazynem prywatnym, na pewno wywołałby zamieszanie w holu banku. Tymczasem każdy gracz złapany w boską potęgę niebieskiego pucharu nie będzie mógł się ruszać. W końcu, jeśli nawet święty o stopnia jeden, taki jak on, miał problemy, gracze stopnia zero nie mieli modlitwy. Gdyby mógł kontrolować ten niebieski puchar, bez problemu poradziłby sobie nawet z armią tysięcy elitarnych graczy. S. -Feng natychmiast sprawdził informacje zawarte w kubku. Jednak zaraz po tym, jak S. kliknął, aby sprawdzić atrybuty pucharu, otrzymał 5,000 obrażeń od mrozu, nawet gdy palec był jeszcze daleko, natychmiast tracąc połowę swojego HP. Cholera, czy to nie jest zbyt intensywne? S. -Feng spojrzał na swoją całkowicie zmarzniętą dłoń, warstwę fioletowego szronu pokrywającą całe jego ramię. Gdyby jego palec zbliżył się choć trochę bliżej kubka, najprawdopodobniej straciłby życie na miejscu. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com. s S- następnie przyjrzał się atrybutom pucharu. Święty Graal legendarny przedmiot. Legenda głosi, że Święty Graal należy do bogini życia i ma moc obdarzania życiem wiecznym. Jednak po ragnaroku Bóg wojny zniszczył Świętego Graala i umieścił go na wiecznym dziedzińcu. Przywrócenie Świętego Graala wymaga wystarczającej mocy Bożej. Tylko z wiecznym sercem można naprawdę trzymać Świętego Graala. Aktywowana umiejętność. Moc ewolucji, poświęć własną siłę życiową, aby ewoluować w wybrany przez gracza przedmiot. Istnieje jednak niewielka możliwość, że proces ewolucji się nie powiedzie. Jakość wyewoluowanego przedmiotu nie może przekraczać rangi fragmentet Legendary. Czas odnowienia. 10 dni. Zanim S-Hifeng skończył czytać atrybuty kubka, jego szczękę zwisała z podłogi. Legendarny przedmiot. To był pierwszy raz, kiedy rzeczywiście go widział, chociaż Święty Graal nie był ani bronią, ani elementem wyposażenia. Wśród różnego rodzaju przedmiotów znalezionych w boskim domenie, narzędzia takie jak Święty Graal były najtrudniejsze do zdobycia, były znacznie rzadsze i cenniejsze niż broń czy sprzęt. Co więcej, patrząc na opis Świętego Graala, było oczywiste, że jego rangę można jeszcze zwiększyć. Jednak do tego potrzebował mocy Boga, przedmioty takie jak Kryształ Boga powinny być w stanie go dostarczyć. Jednak patrząc na strumienie światła wylewające się ze Świętego Graala, s Feng nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Chociaż całkowicie rozpieczętował tak niesamowity przedmiot, nie mógł go dotknąć ani kontrolować. s Feng również nigdy wcześniej nie słyszał o przedmiocie zwanym Wiecznym Sercem. Tylko jaki, gdzie miał go zdobyć? Na szczęście wciąż mógł korzystać z mocy ewolucji. W końcu nie musiał kontrolować Świętego Graala, by użyć umiejętności. Musiał poświęcić tylko część swojej siły życiowej. Termin siła życia odnosił się do HP gracza. Dla wszystkich S.H.I. Feng, święty graal mógł mieć tyle HP, ile chciał. H.M. To nie tak. s Feng zastanawiał się nad tym przez chwilę, czując, że coś jest nie tak. Umiejętność zdolna do ewolucji przedmiotu. Taka umiejętność OP powinna nie tylko wymagać poświęcenia HP. Nawet 10-dniowy czas odnowienia umiejętności był nieznaczny. Domena Boga zawsze kierowała się zasadą ekwiwalentnej wymiany. Nie była to jednak oczywiście wymiana równoważna. W przeciwnym razie, nawet jeśli szansa na sukces nie wynosiła 100%, możliwość zdobycia pofragmentowanego przedmiotu legendarnego raz na 10 dni wciąż była zdumiewająca Oczywiście S. Feng chciał tego spróbować. Ten rozdział załaduj najpierw na nowy Bin. Co? Święty Graal miał czas odnowienia wynoszący 10 dni. Gdyby nie aktywował go teraz, czy nie byłoby to marnotrawstwem? Który przedmiot powinienem ewoluować? S. Feng przejrzał swój magazyn i torbę, czując się bardzo niezdecydowany. Miał tylko jedną szansę na ewolucję przedmiotu co 10 dni. Jeśli przedmiot, który teraz wyewoluował, miałby dla niego niewielki użytek, poniósłby ogromną stratę. Czy powinienem ewoluować pierścień siedmiu oświetleń? S. Highfang nie mógł się powstrzymać od gapienia się na pierścień siedmiu oświetleń wokół swojego palca. Jako replika boskiej relikwii była już przerażająco potężna, nawet mając tylko epicką rangę. Gdyby pierścień został ulepszony do rangi fragmentet legendary, byłby boski. Nie. s Feng natychmiast pokręcił głową. Jeśli ulepszy pierścień do rangi fragmentet legendary, wymagania sprzętowe zdecydowanie wzrosną. Nie byłby w stanie wyposażyć pierścienia. Wpływ na jego obecną siłę byłby bolesny. Co więcej, s Feng nie wątpił, że wskaźnik powodzenia ewolucji przedmiotu do rangi fragmentet legendary będzie potwornie niski. Szkoda byłoby zmarnować okazję na ewolucję przedmiotu. Najlepszym wyborem, jakiego mógł teraz dokonać, było przekształcenie przedmiotu z ciemnego złota w przedmiot epicki. Z tym pomysłem S. Hi Feng przeniósł wzrok na ciężczyźca. Jako czarno-złoto broń, gdyby mógł awansować on do epickiej broni, znacznie zwiększyłoby to jego ogólną siłę bojową. W tym czasie nawet summersum z Chinę łatwo poniosłoby klęskę z jego rąk. Jednak jako przywódca gildii, jego pierwszym i najważniejszym priorytetem było zwiększenie siły gildii. Obecnie jego siła osobista była wystarczająca. Nawet gdyby stał się nieco silniejszy, nie wpłynęłoby to na gildię. Nagle smuga światła przemknęła przed oczami S. Haifenga. Zgadza się. Jak mogłem zapomnieć? Wciąż jest serce i kara. S. Haifeng roześmiał się. Gdyby wyewoluował serce i kara, ogromnie pomogłoby to gildii. Tylko skromne pięć punktów szczęścia, które zapewniał, pozwoliło mu zdobyć tak wiele zestawu ekwipunku poziomu jeden. Gdyby mógł dalej rozwijać serce i kara, podnosząc szczęście, które zapewniał, choć trochę, to nie mógłby zdobyć jeszcze lepszych przedmiotów. Chociaż serce i kara było już zdolne do ewolucji, potrzebował do tego dusz potworów rangi lorda. Mimo to, na podstawie szacunków S. Fenga, powinien on być w stanie maksymalnie rozwinąć serce i karę do poziomu ciemnozłotego. W końcu był to przedmiot, który dostał z ciemnozłotej skrzyni skarbów. Zdobycie naszyjnika z rankingiem Epic było dla niego całkowicie niemożliwe. Wybiorę ciebie. S. H. uśmiechnął się, zdejmując serce i karę ze swojej szyi. Następnie dostosował pierścień siedmiu świec do wody i aktywował rozkwit życia, lecząc się. Wcześniej odniósł znaczne obrażenia, zbliżając się do świętego Grala. Będzie musiał ponownie go dotknąć, więc musiał wyleczyć się z powrotem do pełnego HP, nie mógł sobie pozwolić na przegapienie żadnego. Po chwili ponad 10 tysięcy HP s hyfen odzyskał pełną moc. S-Hank następnie stuknął w ekran dotykowy, który był bardzo bliski Świętego Graala, wybierając moc ewolucji. W chwili, gdy jego palec zderzył się z ekranem dotykowym, S-Hank stracił 7 tysięcy HP. Jednak Leaf Blum szybko zregenerował znaczną ilość brakującego HP. Dopiero gdy odzyskał pełny HP, S-Hank wybrał serce i karę jako cel ewolucji. System, czy chcesz trwale stracić 400 HP, aby Serce i Kara? Cholera, to jest wymóg. S- nie mógł powstrzymać się od klątwy. Właściwie to była trwała strata. Nic dziwnego, że dzięki temu przedmiot może ewoluować do maksymalnej rangi fragmentet Legendary. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 516 udana ewolucja. Rozdział 516 udana ewolucja. W Gothesdomain, Domain, poza zdobywaniem kolejnych poziomów, niezwykle trudno było graczom zdobyć stałe atrybuty. Utrata 400 HP lub równowartość 20 punktów wytrzymałości znacznie osłabiłaby gracza. Nawet S- opłakiwał utratę atrybutu, nie mówiąc już o innych graczach. Jednak pomimo tego, że zobaczył prawdziwą stronę mocy ewolucji, S-Heifeng nadal zdecydował się poświęcić 400 HP, choć niechętnie. Chociaż 400 HP było cenne, nie można było pobić możliwości ulepszenia serca i Kara do rangi Epic. Co więcej, S-Heifeng znał kilka metod zwiększania wytrzymałości na stałe. Mógł z łatwością nadrobić stratę, którą teraz poniósł. S-Heifeng następnie kliknął "Zgadzam się" i nagle siła boskiej mocy Świętego Graala wzrosła. W następnej chwili pasma zielonego światła wypłynęły z ciała S-Heifenga do Świętego Graala. Potem, jak Święty Graal wchłonął 400 HP od s wystrzelił fioletowy promień w serce i Kara. Natychmiast serce i kara uwolniło ośniewającą złotą poświatę, zmuszając S hajfęga do zamknięcia oczu. Gdy złoty blask zgasł, S-High otworzył oczy i spojrzał na serce i kara, odkrywając, że naszyjnika emituje teraz słabą fioletową poświatę. Czy to był sukces? S-High był nieco zdenerwowany, gdy badał atrybuty na Jeśli to się nie udało, to na stałe stracił 400 PW za nic. Co więcej, do następnej ofiary musiałby też czekać 10 dni. Jednak po zbadaniu atrybutów serca i kara zaciśnięta pięści S-High-Feng rozróżnił się, gdy podniecenie szybko go ogarnęło. Zgadza się, to był sukces. Serce i kara na szyjnik, Ranga tajemniczego żelaza można wyewoluować. Wymagania sprzętowe, wszystkie atrybuty 120. Ten rozdział załaduj najpierw na nowel bin. CO? Poziom 20, poziom 80, obecnie poziom 30. Wszystkie atrybuty plus 18, szczęście plus 7. Dodatkowa umiejętność. Gibbina Providence tymczasowo zwiększa szczęście gracza o 25 punktów na 30 sekund. Czas odnowienia 45 minut. Warunek ewolucji wchłoni siłę życiową 300 graczy, aby ewoluować do tajemnej srebrnej rangi. 0 3 po ewolucji ranga serca i kara wzrosła z brązu do tajemniczego żelaza. Szczęście, jak je zapewniało, wzrosło z 5 do 7 punktów. Poza tym czas odnowienia dwina Providence skrócił się z 1 godziny do 45 minut. Zaoszczędziłoby to S-High dużo czasu, jednak zdecydowanie najlepszą poprawą była zmiana warunków ewolucji. Pierwotnie serca i kara wymagało od s hi zabicia potworów rangi Lorda. Co więcej, wymagało to 100 zabójstw. Lordowie byli niezwykle rzadcy, a S-High musiałby marnować dużo czasu, aby zabić to. Teraz, gdy warunki zostały dostosowane, S-High musiał zabić tylko 300 graczy i wchłonąć ich siłę życiową. Lorda było bardzo trudno znaleźć, ale gracze tłoczyli się na ulicach. Tak długo, jak jest ciężko pracował, mógł bardzo szybko ulepszyć serce i Kara do rangi epic. W tym czasie miałby ogromne zyski z otwierania skrzyni skarbów zmierzchu. Na tym myślę z Natomiast S. nie mógł powstrzymać się od niepokoju. Gdyby nie tocząca się wojna z przytłaczającym uśmiechem, miałby trudności ze znalezieniem przeciwników. Teraz jednak jego cel był jasny: używał graczy z przytłaczającego uśmiechu jako ofiary dla serca i kara. Teraz, gdy oddział University Diversity firmy Overhelming Smile został pokonany, nie będzie łatwo znaleźć dużej grupy graczy. Równie dobrze mógłbym wybrać się do Maples ET i przyjrzeć się tamtejszej sytuacji. Po pewnym namyśle S. Highfang uznał, że Maples ET jest najlepszym miejscem do podjęcia działań. Przytłaczający uśmiech został już władcą Maples ET. Członkowie Overheiming z nie mieli się czego obawiać w regionie Maples ET. S. Highfangowi byłoby o wiele łatwiej znaleźć tam cele niż w Winter Reverse ET. S. Highfang następnie wsunął serce i kara przez głowę i skierował się do sali teleportacyjnej Wojty ET. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Co? S. Highfang z niecierpliwością czekał na ulepszenie serca i kara do rangi epic. Nawet noc w Królestwie Boga nie mogła powstrzymać tęsknoty S. -Fenga. Im szybciej ulepszy naszyjnik do rangi epickiej, tym szybciej będzie mógł uzyskać lepsze przedmioty ze skrzyń skarbów zmierzchu. Z, z Twitch trasu Rehests można było zdobyć nawet epickie przedmioty. Gdyby udało mu się zdobyć kilka epickich przedmiotów, mógłby ogromnie pomóc Gildii. Oczywiście ulepszy go raczej wcześniej niż później. Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą kamieni światła, spełnił Fa możliwością melancholijnego uśmiechu. s high wierzył, że nie potrwa długo, zanim Lightstone zgarnął ogromne dochody. W chwili, gdy S-High pojawił się przed salą teleportacyjną, w jego uszach rozległ się dźwięk komunikatora. Tym razem rozmówcą był nie kto inny jak łagodny śnieg, który był zajęty umacnianiem swojej władzy jako nowy przywódca gildii Ouroboros. Chociaż delikatny śnieg przegonił jej największego konkurenta, Cao Henk Hua, wynikające z tego wewnętrzne zmagania w uroboros doprowadziły do rozpadu pierwszorzędnej gildii. Jeśli delikatny śnieg chciałby skonsolidować swoją moc, musiałaby poświęcić na to dużo czasu i wysiłku. Ponadto czaił się potężniejszy przeciwnik, pierwszorzędny guild Star Alliance, czekający na uderzenie. S. Hyphenk nigdy nie przypuszczała, że delikatny śnieg będzie miał wolny czas, aby skontaktować się z nim w sprawie ciężarów, które obecnie dźwiga na barkach. Przywódca Gildi Blatskflame, czy mogę zapytać, czy masz teraz czas na rozmowę? Podczas rozmowy wideo Gentle Snow nadal miała na twarzy spokojny i elegancki uśmiech, który zwykle okazywała. Wyglądała jak bogini, która była wysoko ponad śmiertelnikami. Miała wrażenie, że wszystko kontroluje. Jednakże, chociaż na powierzchni wyglądała zupełnie dobrze, jej czyn nie z Schaifenga. Czuł, że delikatny śnieg stał się słabszy niż wcześniej. Widząc tak wyczerpaną super kobietę jak Gentle Snow, można sobie wyobrazić, jak okropna była obecna sytuacja Ouroborosa. Jednak zastanawiając się nad sytuacją, s Hyfeng czuł, że spodziewano się takiego wyniku. Delikatny śnieg właśnie przejął kontrolę nad Uroborosem. Liczba osób, którym mogła zaufać, była ograniczona. W międzyczasie, porządzeniu rządzeniu Uroborosem przez tyle lat, Cao Henghua nie poddałby się tak łatwo po tym, jak został wyrzucony ze swojej pozycji. Oprócz wielkiego wroga, takiego jak Gwiezdny Sojusz Zagrażający Gildii, bardzo trudno byłoby sobie poradzić z Gentle Snow. Panno Snow nie ma potrzeby przebierać w słowach. Nasze gildie są sojusznikami, więc nie krępuj się mówić, co myślisz powiedział szczerze s Hyfeng. Gentle Snow ujawniła gorzki uśmiechniętej, czystej delikatnej twarzy po usłyszeniu słów S High Zmysły przywódcy Gildii Black Flame są tak wyostrzone, jak zawsze. Powiem więc otwarcie. Dzwonię w sprawie Lit Trading Firm, która nagle pojawiła się na jednej ze złotych ziem Starmon City Lit Trading Firm reverse City. Nie wyobrażam sobie nikogo w całym królestwie gwiedno księżycowym poza tobą, który byłby w stanie założyć takie firmy. Zgadza się, rzeczywiście jestem założycielem. S-High nie próbował tego ukrywać. Przede wszystkim nie musiał tego robić. Już dawno rozmawiał z Gentle Snow o swoich planach założenia gildii stylu życia. Wtedy miał nadzieję wykorzystać sławę Uroborosa do promowania swojej firmy handlowej. Nawet bez dzisiejszego telefonu Gentle Snow, był gotów poprosić ją o pomoc w promocji firmy handlującej przy świecach we właściwym czasie. Jako pierwszorzędna Gildia Uroboros miała wielu członków rozsianych po całym Królestwie Gwiezdnego Księżyca. Praktycznie każde większe miasto w Królestwie Gwiezdnego Księżyca było siedzibą członków Gildii. Były nawet oddziały w innych królestwach. Gdyby Gildia pomogła w promocji, firma handlowa przy świecach rozkwitłaby. Jednak podaż podstawowych wzmocnionych zestawów zbroi po prostu nie mogła zaspokoić popytu. Nawet gdyby Uroboros wypromował firmę teraz, nie zwiększyłoby to znacząco jej dochodów. Dlatego s postanowił na razie wstrzymać się z szukaniem pomocy łagodnego śniegu. Doskonałe. To ułatwi sprawę. Chcę zainwestować w firmę handlującą przy świecach. Nie chcę dużo akcji. 20% zrobi. Oczywiście odpowiednio ci wynagrodzę. Rekompensata obejmie 30% akcji Uroboros, a także fundusze, kanały i materiały, które pozwolą firmie handlowej na szybki rozwój. Co myślisz o mojej ofercie? Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 517 Los czyni ludzi kułpcami. Rozdział 517 Los czyni ludzi kułpcami. Trzeba przyznać, że propozycja Gentle Snow była kusząca. Nawet z hały i starsi Uroboros stojący obok godnego śniegu byli szokowani jej ofertą. Po tym wszystkim, co zostało powiedziane i zrobione, Uroboros był pierwszorzędną gildią w dobrej wierze i posiadał ogromną fortunę. Gildia osiągnęła swój obecny status dopiero po wielu latach starań. Chociaż wewnętrzne zmagania gildii były poważne, sama gildia wciąż była przerażająco silna, drugorzędne gildie wciąż nie mogły się z tym równać. Jednak tylko za 20% akcji firmy handlowej, Gantle Snow faktycznie zamierzało sprzedać 30% akcji Uroboros na 20% firmy handlowej, oprócz zapewnienia różnych funduszy i kanałów. Ta decyzja była po prostu szalona. Śniegu, zwariowałeś? W tej chwili posiadasz tylko 50% akcji Uroboros, a jednak faktycznie zamierzasz dać Black Flamę 30%? Co zrobisz, jeśli Czarny Płomień dołączy do Ceo Hengchua? Z przekonywała delikatnie swoją przyjaciółkę. Chociaż z Huawei zaufał Black Flame, 30% akcji Uroborosa było po prostu zbyt ważne. Przy odpowiednim wykorzystaniu delikatny Śnieg może z łatwością przekonać do siebie więcej starszych gildii. W ten sposób Cao Heng Hua nie byłby w stanie tak łatwo wpłynąć na gildię. Wykorzystanie udziałów w gildii do wzmocnienia siły Gentle Snow i umocnienia gildii było o wiele bardziej wartościowe niż zdobycie 20% udziałów w lead Trading Firm. Zgadza się. Młoda pani Snow, musisz to dokładnie rozważyć. Te akcje są ostatnią deską ratunku jaką młody mistrz pozostawił wam, aby utrzymać Cao Heng w ryzach. Chociaż Cao Heng nie może już grać w domen Boga, w prawdziwym świecie jego autorytet w firmie nie został w żaden sposób naruszony. Jeśli przekażesz tę akcję komuś innemu i stracisz ten ochronny talizman, może on z łatwością połączyć ręce z innymi udziałowcami firmy, aby ci się przeciwstawić. Mężczyzna zbliżający się do pięćdziesiątki w ubraniu kamerdynera podobnie próbował przekonać Gentle Snow. Nie musisz już mówić. Wiem, co robię. Gentle Snow pokręciła głową, czekając na odpowiedź z Fenga. Nie była głupia. Wiedziała, że to nie jest opłacalna transakcja. Mimo to nalegała na przeprowadzenie takiego handlu, aby pogłębić relacje między ich dwiema gildiami. Chociaż była przywódczynią gildii Uroboros i jednym z głównych udziałowców firmy, ani jej autorytet, ani jej słowa nie miały żadnego pożytku. Niestety, chociaż sama próbowała wychować wielu ludzi, pod jej dowództwem było zbyt mało zdolnego personelu. Było to szczególnie prawdziwe w przypadku ekspertów w dziedzinie Boga. Cao Heng zarządzał Uroboros od wielu lat, więc wcześniej miał czas i środki, aby wykształcić wielu ekspertów. Z powodu jej przedwczesnego zwycięstwa nad Cao w Królestwie Boga, zdecydowanie nakazał wszystkim swoim ekspertom opuścić gildię. Co więcej, całchen również związał wielu starszych gildii i potajemnie przenosił personel z gildii, stopniowo dzieląc uroborosa na pół. Gdyby uroboros podzielił się na pół, akcje, które miała pod ręką, byłyby bez znaczenia. Dlatego równie dobrze może go użyć, aby przeciągnąć zerowink na swoją stronę. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co? Chociaż zero Wing wydawało się teraz zajmować tylko jedno miasto i wyglądało na gorsze od wielu drugorzędnych gildii, miasto Zero Wing miało drugą największą populację w królestwie gwiezdnego księżyca. To było o wiele lepsze niż zajmowanie trzech do pięciu mniejszych miast z populacją zaledwie kilkuset tysięcy graczy. W szczególności po obejrzeniu występu Igreke Violet Cloud. Chociaż Zero Wing wciąż był gildią, Gentle Snow widział małe, ale ostre kły Zero Wing. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, Zero Wing rozerwie wszystkich wrogów na swojej drodze i zostanie władcą Królestwa Gwiezdnego Księżyca. W tej chwili już sam fakt, że Black Lemys zdołał założyć firmę handlową przy świecach na jednej ze złotych krain Star City, świadczył o zdolnościach i mocy tego człowieka. Tymczasem S. Hyphen był podobnie oszołomiony propozycją Gentle Snow. Nigdy nie spodziewał się, że delikatny śnieg złoży tak kuszącą ofertę. Jednak S. Hypheng wciąż potrząsnął głową i powiedział: panu Snow, twoja oferta jest rzeczywiście bardzo kusząca. Proszę jednak pozwolić mi odmówić. Odrzucać? Czemu? Spytała Gentle Snow z niedowierzaniem. Jej piękne oczy rozszerzyły się z szoku. Jej propozycja nie różniła się niczym od wrzucenia pieniędzy w twarze S. Hyphenga. Gdyby zarowniki Uroboros połączyli siłę, nie tylko mogliby nadrobić swoje braki, ale byłoby to również wygodniejsze dla ich dwóch gildii na ich drodze do zostania władcami Królestwa gwiezdno Nie mogła pojąć, dlaczego S. High Feng odrzucił taką propozycję. Jak rozumiem, wiem, że masz nadzieję szybko uporać się z wewnętrznymi problemami Uroborosa, ale nie chcę, aby Zero Wing wmieszało się w wewnętrzne zmagania innych gild i wyjaśnił s -Feng. Mam jednak inną propozycję, która może zainteresować pannę Snow. Kolejna propozycja? Delikatny śnieg nie mógł się powstrzymać od pytania z zaciekawieniem. To jest bardzo proste. Panna Snow musi po prostu sprowadzić członków Uroborosa do Zero Wing. Mogę dać pannie Snow 15% udziału w Zero Wing. Chociaż głos S-Hyfang był całkowicie spokojny, jego słowa były zdumiewająco szokujące. Próbujesz zaanektować uroborosa, Powiedział delikatny Snow, lekko oburzony. Ouroboros nie należał do niej całkowicie. Pierwotnie powinien należeć do jej brata. Tylko, że jej brat miał wypadek, Caocheng Chlaas skorzystała z okazji, by wdrapać się na szczyt. I przez cały ten czas myślała o tym, jak pomóc uroborosowi odzyskać dawną świetność, więc jak mogłaby teraz zgodzić się na połączenia uroborosa i Zerowinga? Czy jest jakaś różnica? Skontrowała z O Ouroboros istnieje teraz tylko z nazwy. Mimo, że zdobyłaś pozycję przywódcy gildii uroborosa, nie posiadasz odpowiedniego autorytetu. Prędzej czy później Uroboros podzieli się na pół, więc dlaczego nie dołączyć do Zerowing? S-Heifen miał własne przemyślenia dotyczące Uroboros. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Com. w rzeczywistości Uroboros nie był dla niego aż tak ważny. Jedynym powodem, dla którego zdecydował się zaoferować 15% akcji Zerowing, była wyłącznie sama bogini wojny, Gentle Snow. Wszystko inne niewiele dla niego znaczyło. W przeszłości cały Hank pokonał Gentle Snow, ponieważ cała gildia walczyła przeciwko niej, to naturalne, że przegrała. Poza najbardziej zaufanymi zwolennikami Gentle Snow, żadna osoba nie stała przy Gantle Snow. Jak mogła wygrać? Nawet jeśli jej własne zdolności były zdumiewające, a jej siła słynęła w całym królestwie Boga, aspiracje ludzi nie mogły być łatwo zachwiane samą siłą. Choć tym razem z Haifeng pomogła Gentle Snow wygrać zawody, jej los niewiele się zmienił. W tym życiu była po prostu tą, która stała na prawości, a nie Cao Heng Mimo to większość członków Uroborosa nadal była podwładnymi Cao Heng Mógł po prostu wycofać swoich ludzi i założyć własną gildię. Tylko że cena, jaką musiałby zapłacić, nie byłaby mała. Jednak Cao Heng Hue nie miał innego wyboru. W końcu Uroboros się rozpadnie. W jakim celu Gentle Snow musiało tak ciężko dążyć? Byłoby dla niej znacznie lepiej, gdyby skorzystała z okazji, podczas gdy niewielka część gildii nadal ją wspierała, by dołączyć do go Czas płynął. Obie strony w milczeniu spojrzały na siebie. W tym momencie serce Hentley Snow wypełniły złożone emocje. Wygrała konkurs, ale przegrała gildię. To zdanie idealnie pasowało do jej sytuacji. Mimo desperackich wysiłków, by zachować gildię, pod koniec dnia nie mogła uciec przed swoim losem. Los robi z ludzi chłopców. Wykrzyknął cicho delikatny śnieg. Następnie spojrzała na nas i kilku starszych gildii obok niej. Wszyscy byli ludźmi, którym najbardziej ufała. Zanim Całchenk chła wyciągnął wszystkich swoich podwładnych z Roboros, Gildia istniałaby tylko z nazwy. W tym czasie gildii byłoby bardzo trudno kontynuować działalność w królestwie Gwiezdnego Księżyca. W końcu Uroboros i Gwiezdny Sojusz byli za przysięgłymi wrogami. Nawet gdyby Uroboros istniał tylko z nazwy, Sojusz Gwiezdny nie wypuściłby go z haczyka. Dopiero gdy Gildia całkowicie usunęła Uroborosa z Boskiego Królestwa, odpocznie. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 518 łamanie równowagi. Rozdział 518 łamanie równowagi. Po pewnym czasie Händle Snow wydał z siebie ciche westchnienie. S. Haifeng widział przez ekran bezradność, z jaką zmagał się delikatny śnieg. Jednak jej reakcja była tylko naturalna. W końcu kto dobrowolnie połączyłby Gildię, którą poświęcili nieskończenie wiele wysiłku, aby założyć inną Gildię? Jednak S. Haifeng miał również swoje własne przemyślenia. Nawet jeśli Zerowink i Uroboros byli sojusznikami, gildie znajdowały się w dwóch różnych miastach. A ponieważ nikt nie był w stanie przewidzieć przyszłości, zarówno wyższy zarząd Zarowink, jak i członkowie gildii musieli stale mieć się na baczności. Aby uniknąć dodatkowych zmartwień Zero Wing, najlepszym rezultatem byłoby anektowanie Uroborosa. To było naprawdę zabawne. Mała Gildia, taka jak Zero Wing, odważyła się zaanektować pierwszorzędną Gildię. Jednak Fank posiadał siłę i pewność siebie, aby odnieść sukces. Zero Wing posiadało obecnie wielu ekspertów. Były też ciągłe dopływy funduszy stand-lelit trading firm, więc Zero Wing mogło sobie pozwolić na zaanektowanie gigantycznej egzystencji jak Uroboros. Co więcej, po otrzymaniu kanałów handlowych Uroboros, firma handlowa przy świecach mogła dalej zarabiać. Ponadto, po tylu latach działalności w wirtualnym świecie gier, Uroboros musiał zgromadzić wielu starych klientów, którzy byli bardzo bogaci i chętni do wydawania dużych pieniędzy na gry w wirtualnej rzeczywistości, a także sponsorów korporacyjnych. W przeciwnym razie gildia nie miałaby tak imponujących dochodów. Zero Wing Workshop obecnie wciąż rozwija swoją bazę klientów. Gdyby warsztat mógł zająć starych klientów uroborosa, mógłby bardzo szybko zarobić duże sumy kredytów, w przeciwieństwie do obecnego stanu warsztatu, gdzie nie miał stałego dochodu i wymagał Fenga samodzielnego poszukiwania źródła. Przywódce Gildii Black Flame potrzebuje trochę czasu, aby przemyśleć tę sprawę, powiedział Kentless Snow po uspokojeniu. Ponieważ przywódce Gildii Black Flame nie ma zamiaru sprzedawać akcji firmy handlującej przy świecach, czy mogę kupić od ciebie trochę monet? Chociaż w wirtualnym centrum handlowym było wielu ludzi sprzedających swoje monety, dostępny wolumen był bardzo mały. Co więcej, każda inna gildia w grze również próbowała kupować monety hurtowo, co praktycznie uniemożliwiało kupowanie dużych sum. Tak więc uroboros mogło polegać tylko na własnych zespołach zajmujących się hodowlą pieniędzy, aby pokryć codzienne wydatki Gildii. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Som. Panno Snow, powinnaś teraz wiedzieć, jak różne gildie są nastawione na monety. Jeśli jednak interesuje cię zakup niewielkiej kwoty, nie powinno być żadnych problemów. Czy mogę wiedzieć, ile chcesz kupić? zapytał S. Fank. Chociaż wydał już sporo pieniędzy, zarówno Star Strike Trading Firm, jak i Sandlit Trading Firm zapewniały mu znaczny dzienny dochód. Mógł z łatwością sprzedać tysiąc lub dwa tysiące złota. Nie chcę wiele. Pięć tysięcy sztuk złota wystarczy, stwierdził Gentle Snow po zastanowieniu się nad tą sprawą. Mogę przelać za nie pięćdziesiąt milionów kredytów natychmiast. Mając 5000 sztuk złota, ledwo powinna być w stanie ustabilizować obecną sytuację Uroborosa. Jeśli założy rezydencję gildii i da członkom gildii trochę nadziei, Cohen chyba będzie trudniej odciągnąć graczy. 5000? Pan Snow, myślisz o mnie zbyt wysoko. s uśmiechnął się gorzko. Co powiesz na to? Mogę ci sprzedać 2000 sztuk złota po cenie rynkowej. Będę jednak potrzebował pomocy Uroborosa w zakupie kilku działek w dziesięciu największych miastach królestwa gwiezdnego księżyca i w promocji firmy handlującej przy świecach. Wartość rynkowa monety stale traciła na wartości. Obecnie 1 złota moneta była warta około 6000 kredytów. Można z grubsza kupić kawałek tajemniczego żelaznego sprzętu poziomu 25 lub sekretnego srebrnego sprzętu poziomu 20 za takie pieniądze. Oferta Gentle Snow, dotycząca zakupu 5000 sztuk złota za 50 milionów kredytów, była znacznie wyższa od wartości rynkowej. Jednak, nawet gdyby miała 50 milionów kredytów, nie mogła kupić nawet 4000 sztuk złota, a tym bardziej 5000. W przeciwnym razie ci korporacyjni giganci już dawno wykupiliby wszystkie dostępne ziemie w większych miastach. Można powiedzieć, że monety były w tej chwili na szczytowej wartości. Gdyby można było teraz kupić dobrą działkę gruntu, można by zarobić wydane pieniądze dziesięć, a nawet dziesiątki razy. Te ogromne korporacje naturalnie nie powstrzymałyby się przed wydawaniem swoich kredytów. Niestety, coś takiego po prostu nie było możliwe. 2000 tysiące złota. Delikatny śnieg był natychmiast oszołomiony. Wcześniej wspomniała tylko o pięć sztuk złota z zamiarem zbadania dolnej linii zarowink. W całej Dominie Boga nie było ani jednej gildii, która byłaby w stanie ujawnić 5000 sztuk złota, a jednak S. Feng wspomniał od niechcenia, że sprzedaje 2000 sztuk złota. 2000 złota. Aby zdobyć tak dużo pieniędzy, musiałaby spędzić kilka dni bez wytchnienia, próbując kupić monety i zabrać zespoł zajmujący się zarabianiem pieniędzy gildii jej powierników. Z drugiej strony, nawet po zakupie tylu złotych ziem, S. H. wciąż mógł sobie pozwolić na sprzedaż 2000 sztuk złota. Jego zdolności finansowe nie miały sobie równych. Czy to nie wystarczy? S. H. zastanawiał się przez chwilę, zanim powiedział: Mogę zaoferować Ci najwyżej 3000 sztuk złota. Jeśli to nadal nie wystarczy, będziesz musiał sam poszukać innych możliwości. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Con. Delikatny śnieg pomógł mu wiele razy, więc nie kopnął jej, gdy była na dole. Pomógłby jej najlepiej, jak potrafił, o ile było to w jego możliwościach. Chociaż miał dużo pieniędzy, potrzebował ich na zakup ziemi i zakładanie sklepu w innych miastach. Poza tym musiał też zostawić część dla gildii w nagłych wypadkach. Dzięki, natychmiast prześle ci pieniądze, powiedział Gentle Snow, w duchu uszczęśliwiony. Mając trzy tysiące sztuk złota oprócz dwa tysiące sztuk złota, które obecnie miała pod ręką, będzie miała dość, by kupić działka ziemi i założyć rezydencję gildii Ouroboros, a także utrzymać codzienne wydatki gildii. W ten sposób Cao Heng będzie znacznie trudniej rozerwać gildię. Po tym, jak Feng sprzedał Gentle Snow 3000 sztuk złote za pośrednictwem wirtualnego centrum handlowego, teleportował się do Maples City. Maples City było również uważane za duże miasto we wschodnim regionie Królestwa Gwiezdnego Księżyca. Miasto miało prawie milion graczy. Był to również jeden z powodów, dla których wiele osób miało optymistyczną opinię o przytłaczającym uśmiechu. Poza kilkoma małymi gildiami, przytłaczający uśmiech był jedyną dużą gildią rezydującą w mieście. Wygonił już z Maples City każdą większą konkurencję. Można powiedzieć, że przytłaczający uśmiech ufortyfikował się w Maples ET. Innym gildiom byłoby bardzo trudno sprawić tutaj nawet najmniejsze kłopoty. W tej chwili, gdy z Feng wędrował po Maple City, ulica większość graczy, których widział na swoim spacerze, składała się z członków Overhelming Smile. Każdy z członków przytłaczającego uśmiechu obnosił się ze swoją arogancją, a gracze innych gildii mogli zrobić wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć stania na drodze. Overhelming Smile założył firmę handlową w Maple City. Sklep nazywa się przytłaczająca Firma handlowej i znajduje się w centralnej dzielnicy. Przedmioty tam są znacznie tańsze niż te w sklepie NPC. Oferują również wiele przedmiotów, które nie są dostępne w sklepach NPC. Jeśli wszyscy są zainteresowani, zapraszamy do obejrzenia. Wielu członków Overhelmings mile głośno promowało firmę Overhelming Trading, przyciągając uwagę wielu graczy. W końcu sklepy należące do graczy były znacznie lepsze niż sklepy niezależne. W szczególności żaden ze sklepów NPC nie sprzedawał osełek. Normalnie mogli kupować takie przedmioty tylko od uczniów kuźni. W przeciwieństwie do Witherverse City, City nie posiadało firmy handlowej Starstrack, która pozwalała graczom kupować wiele przedmiotów, których normalnie nie można znaleźć w sklepach NPC. Przytłaczająca naprawdę jest tutaj dominującą siłą. Niestety, tak będzie tylko na razie. S. Feng siedział obecnie pod małym pawilonem na świeżym powietrzu, popijając wino, obserwując tętniące życiem ulicę Maple City. Po chwili mężczyzna w średnim wieku, blisko czterdziestki, pojawił się przed S. Haifengiem. Z szacunkiem powiedział: Witaj, lider gildii Black Flame. Nazywam się Liang Khen. Śnieżny lider gildii przysłał mnie do ciebie. Oto umowa stwierdzająca, że zakupię działkę w Twoim imieniu. Proszę, przejrzyj to. Dziękuję za Twój wysiłek. S. Feng otrzymał zgodę i rzucił jej szybkie spojrzenie. Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, podpisał się i powiedział Chodźmy zatem do ratusza i kontynuujmy. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 519 Cicha masakra. Rozdział 519 Cicha masakra. Wewnątrz ratusza miasta Maple. W tym momencie Liang Hen, osoba, którą delikatny śnieg wysłał do pomocy s Haifengowi Fengowi w zakupie ziemi, była całkowicie oszołomiona. Bez wahania s Haifeng Feng kupił działkę położoną w centralnej dzielnicy miasta, która kosztowała ponad 2000 sztuk złota. Zaraz potem założył luksusowy sklep za 1000 sztuk złota. W sumie S. Feng wydał ponad 3000 sztuk złota w ciągu zaledwie kilku oddechów. Liang Khen był kimś, komu Gentle Snow ufała absolutnie, więc podzieliła się już swoją wiedzą na temat S. Highfang. Dlatego Liang Hen wiedział, że S. Feng niedawno sprzedał Gentle Snow 3000 sztuk złota. W przeciwnym razie nie ujawniłby faktu, że miał już wystarczająco dużo reputacji w Maple City, by zostać baronem. Chociaż Maple City nie było tak dobre jak Watergate City, liczba graczy, którzy osiągnęli reputację barona, była wciąż bardzo niska. W Maple City powinno być teraz tylko dwóch lub trzech takich graczy. Wcześniej S. -Feng wydał 3000 sztuk złota. Teraz ponownie wydał ponad 3000 sztuk złota. Ten poziom bogactwa znacznie przewyższył Roborosa. Kto mógłby rzucić wyzwanie Wing w wojnie na wyczerpanie? Dopiero teraz Liang wreszcie zdał sobie sprawę, dlaczego przytłaczający uśmiech gildia, której udało się zdominować Maple City, nie pokonała zero -wing i dlaczego Zerowing zostało publicznie uznane za gildię numer jeden w City. innych pierwszorzędnych gildii wierzyli w głębi serca, że chociaż w nie ma szans Zerowing, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę ekspertów posiadanych przez każdą gildię. Przytłaczający uśmiech i tak wyjdzie z w końcu Overhelming mile posiadał spore fundusze, podczas gdy Zero Wing było gildią bez żadnego tłania kapitału. Co najwyżej Zero Wing wytrzymało tylko trochę dłużej. Jednak teraz, gdy Liang Khen ponownie zbadał sytuację, ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Bin. Co? Nawet trzy przytłaczające uśmiechy nie wystarczyły do pokonania Zero Wing. Wygląda na to, że niebo w Maple City wkrótce się zmieni, Liang Khen westchnął w duchu. Dowiedziawszy się więcej o Dominie Boga, różne gildie uzyskały ogólne zrozumienie i zasad. Jeśli Gildia chciała zostać mrocznym władcą w grze, potrzebowała trzech rzeczy: eksperci, sprawność finansowa składająca się głównie z monet i liczba członków. Wśród tych trzech punktów liczba członków była najmniej ważna, ponieważ bardzo łatwo było zwiększyć populację Gildii. Dopóki Gildia posiadała wystarczające zdolności finansowe, mogła zwiększać liczbę członków w nieskończoność. Gothe Domain różniła się od poprzednich gier w wirtualnej rzeczywistości, w których liczba członków była najwyższym priorytetem Gildii. W poprzednich grach w wirtualnej rzeczywistości różnice między poszczególnymi graczami były po prostu zbyt małe. W tych grach liczby były równe władzy. Jeśli jedna osoba nie wystarczyła, mogli po prostu wysłać grupę. Gdyby grupa nie wystarczyła, mogli wysłać tu graczy. Wcześniej czy później musieli wyczerpać swoich wrogów na śmierć. Niestety, domena Boga była inna, jeden ekspert najwyższej rangi mógłby samodzielnie zdominować cały region. Co więcej, w przeciwieństwie do poprzednich gier z rzeczywistością wirtualną, niełatwo było stworzyć najlepszych ekspertów z domeny Boga. W przeszłości można było łatwo zostać ekspertem z najwyższej półki, mając wystarczająco mocny sprzęt. Teraz jednak gracze potrzebowali wystarczająco potężnych technik walki, aby zakwalifikować się na eksperta najwyższego poziomu. Tymczasem Overhelming smile był daleko w tyle za Zero Wing zarówno pod względem ekspertów, jak i sprawności finansowej. Wynik konfrontacji między dwiema gildiami był już oczywisty. W rzeczywistości, dopóki przytłaczający uśmiech pospiesznie ustanowi swój handel i zarobi na nim duże sumy pieniędzy, będą mieli szansę na walkę. Tylko, że teraz, gdy przybył z High jak Overhelming smile może walczyć z głównym fałszerzem Królestwa Gwiezdnego Księżyca z kilkoma graczami Lifestyle? ponadto firma handlowa przy świecach posiadała trzech fałszerzy działających w dobrej wierze, byli kilka razy potężniejsi niż zaawansowani uczniowie późni. Firma handlowa przy świecach posiadała również broń taktyczną znaną jako podstawowe i wzmocnione zestawy zbroi. Mówiąc najprościej, Helming Smile nie miał żadnych szans na zwycięstwo. Po tym, jak S-Hai uzyskał informacje dotyczące Maples i Teod Liang Hen, pospieszył w kierunku sali teleportacyjnej. Z informacji, które przekazał mu Liang Hen, S-Hai wiedział, że wszyscy elitarni członkowie przytłaczającego uśmiechu woleli grindować miejsca. Mógł wykorzystać te szanse, by poświęcić tych graczy sercu i kara. Elitarni członkowie gildii różnili się od zwykłych graczy. Kiedy nadchodziła noc, zwykli gracze zwykle wracali do swoich miast, aby odpocząć lub wylogować się z gry, podczas gdy elitarni gracze kontynuowali wyrównywanie poziomów na polach. Ze względu na swój sprzęt lub techniki walki, elitarni gracze nie mieli powodu, aby bać się potworów w nocy. Tylko, że ich prędkość poziomowania nieco zwolniłaby o tej porze dnia. Mimo to był znacznie lepszy niż inni, którzy w ogóle nie mogli awansować. Nawet jeśli ich prędkość zdobywania poziomów byłaby mniejsza w nocy, stopniowo zwiększaliby przepaść między sobą a innymi graczami. W rezultacie poziomy elitarnych członków Gildii były zwykle znacznie wyższe niż zwykłych graczy. W międzyczasie głównym miejscem szlifowania przytłaczającego uśmiechu była smocze grań. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com. Dragon Ridge było obszarem niwelacyjnym na poziomach od 25 do 30. Potwory w środku składały się ze smoczych ludzi. Smoczy ludzie urodzili się z grubymi łuskami i odziedziczyli niezrównaną siłę smoków, byli urodzonymi wojownikami. Co więcej, jako że byli małą gałęzią rasy smoków, smoczy ludzie również mieli wrodzoną miłość do zbierania skarbów. W związku z tym smoczy ludzie mieli znacznie wyższy współczynnik wypadania. W smoczej grzbiecie dostępnych było również wiele zadań, które wymagały od graczy radzenia sobie ze smoczymi ludźmi, więc wielu graczy uwielbiało tutaj zdobywać poziomy jednak przytłaczający uśmiech zmonopolizował obszary bogate w zasoby w smoczej grzbiecie. Inni gracze mogli więc wykonać tylko niektóre zadania zabijania dla smoczych ludzi na obszarach o niskiej populacji potworów. Krótko po tym, jak S -Feng teleportował się do Dragon Ridge i był w trakcie poszukiwań członków Helming Smile, Melancholic Smile nagle skontaktował się z nim. Lider gildii, wykonałem zadanie, które mi zleciłeś. Rzeczywiście, próbowali ukraść wszystkich trzech zaawansowanych uczniów kuźni, którzy nauczyli się projektowania lekkiego kamienia bez względu na koszty. W końcu wszyscy trzej zdezerterowali powiedział podekscytowany melancholic Smile. Ponieważ wszyscy trzej zawodnicy zaawansowani kuźni byli gotowi, oznaczało to, że firma otrzymała odszkodowanie za trzy projekty kucia lekkiego kamienia. Zarobili prawie 50 milionów kredytów? Tak po prostu. Jeśli chodzi o utratę trzech zaawansowanych uczniów kuźni, melancholijne nie miał na nie wpływu. Po tym, jak firma handlowa przy świecach rozwinęła się, korzyści, jakie zapewniała swoim członkom, były bardzo dobre. Fałszerze kancelarii otrzymali również nieograniczony zapas materiałów. Dopóki ciężko pracowali, mogli zarobić dużo pieniędzy. W związku z tym przybyło wielu praktykantów kuźniczych, aby aplikować do firmy. Wśród nich nie brakowało średnio zaawansowanych praktykantów kuźniczych. Dopóki firma trochę ich pielęgnuje, w mgnieniu oka otrzyma kolejną grupę zaawansowanych praktykantów kuźniczych. Chociaż Overshelmings z powodzeniem ukradł wielu stan dla lead -le trading firm, liczba zaawansowanych praktykantów kuźniczych w firmie nie zmniejszyła się od czasu jej założenia. Wręcz przeciwnie, zgromadzili więcej fałszerzy. Dobrze. S-podobnie się uśmiechnął. Mając te sumy i to, co otrzymał od Gentle Snow, mógł wkrótce zrealizować swój ekspercki plan treningowy. Racja: ile kamieni światła zostało do tej pory wyprodukowanych? Potajemnie zwerbowałem dziesiątki zaawansowanych uczniów kuźni w innych miastach, którzy gorączkowo produkują kamienie światła w swoich stowarzyszeniach kuźniczych. W tej chwili nadal nie są zaznajomieni z procesem produkcyjnym, więc ich produkcja jest nieco powolna. Mimo to mamy już kilkaset kamieni. W ciągu jednego lub dwóch dni powinniśmy zgromadzić do 20 tysięcy sztuk, powiedział z przekonaniem Melancholic Smile. W tym czasie cen stanie się powszechnie znaną nazwą. Gwarantuję, że sam stanie się firmą handlową numer jeden w Starmon Kingdom. na uśmiech wypowiedział te słowa nie z arogancji, ale dlatego, że wartość kamieni światła była po prostu niezmierzona. Mogli sobie na nie pozwolić zarówno elitarni gracze, jak i zwykli gracze. Biorąc pod uwagę liczbę graczy produkujących obecnie kamienie światła, mogą one zaopatrywać graczy w kilka miast. Po tym, jak Melanholit z zakończyła swój raport, S. Highfang ukradkiem dotarła do wewnętrznego obszaru Smoczej Grani. W tym momencie można było zobaczyć, jak w ciemnym i cichym leśem gotą od czasu do czasu światła, połączone z odgłosami eksplozji. Przyczyną tych zjawisk był nikt inny, jak elitarni gracze z mile mielący dragonman. Te elity przytłaczającego uśmiechu były bardzo zorganizowane. Tworząc dwudziestoosobowe grupy, 100osobowa drużyna na zmiany walczyła z armią smoczych ludzi. Walczyli z dużą skutecznością. Podczas gdy jedna grupa walczyła, pozostali odpoczywali i pozostawali czujni na otoczenie, zapobiegając zasadzkom innych potworów. Będziecie tym. S- uśmiechnął się. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 520 Ekspert ukryty w ciemności. Rozdział 520 Ekspert ukryty w ciemności 100 osobowa drużyna overhelming z obecnie szlifuje gniazdo smoczych ludzi na zmiany. Na smoczej grzbiecie gniazda smoczych ludzi uważano za krainę skarbów. Wewnątrz tych gniazd można było znaleźć różne skrzynie ze skarbami. Co więcej, co najmniej jeden boss strzegł każdego gniazda. Ci bossowie byli zwykle mrandze wodza i lorda, ale rzadko ci ostatni. Gniazda były również obszarami bogatymi w zasoby i były odpowiednimi lokalizacjami dla elitarnych drużyn, aby awansować i ulepszać swój sprzęt. Ta 100 osobowa drużyna z overhelming -Smile w ogóle nie zauważyła powolnego podejścia S. Haifenga. Jednakże, kiedy S. Feng był około 100 Dlaczego on tu jest? S. Haifeng był zdezorientowany, gdy zobaczył szczupłego mężczyznę stojącego na czele drużyny przytłaczającego uśmiechu. Ekwipunek i atrybut S. Haifenga znacznie przewyższały obecnych graczy boskiej domeny. Co więcej, dzięki potężnej umiejętności identyfikacji, takiej jak mistrziem TS, jego wizja była naturalnie lepsza od zwykłych graczy. Nawet w nocy jego wzrok nie został znacząco pogorszony. Tymczasem szczupły mężczyzna, którego widział, był nikim innym jak wilkiem wojennym, prawdziwym ekspertem z najwyższej półki, którego spotkał kilka razy wcześniej. W tym momencie Warwolf był już wojownikiem starczą poziomu 27. Jego wyposażenie również uległo dużym zmianom. Obecnie nie nosił nic poza ciemnozłotymi przedmiotami rankingowymi poziomu 25, a jego HP było bliskie 7000. W porównaniu z solą, szefem MT Zerowínga, Warwolf był tylko nieznacznie gorszy. Jednak najważniejszą zmianą dotyczącą mężczyzny musiałby być emblemat gildii na jego piersi. S. Hyphenk próbował kiedyś zrekrutować wilka wojennego do Zerowing, Jednak ten ostatni wyraził swoją niechęć do bycia związanym przez gildię, więc S. Hyphenk się poddał. Jednak teraz nie tylko wilk wojenny dołączył do gildii, ale gildia, do której dołączył, była również przytłaczającym uśmiechem. Jak to mogło nie zeszokować S. Heifenga? Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Nic dziwnego, że postęp najazdów na lochy overhelming z w Maple's jest tak szybki. Okazuje się, że mają jego pomoc. S. Haifeng doszedł do wniosku. Osobiście był świadkiem, jak utalentowany był wilk wojenny. Z pomocą tarczowego wojownika poziomu 1, przytłaczający uśmiech nie potrzebowałby dużo czasu, aby wyczyścić loch drużynowy. Jednak S- Feng nie mógł zrozumieć, w jaki sposób przytłaczający uśmiech zdołał przekonać wilka wojennego. W tej stoosobowej, elitarnej drużynie, oprócz wilka wojennego, S- Feng mógł również zobaczyć kilku innych ekspertów. Ci ludzie wyraźnie różnili się od elitarnych członków przytłaczającego uśmiechu. Ich ciała otaczała decydująca aura, a jeśli chodzi o atakowanie i uniki, wyraźnie przewyższali elitarnych członków Overhelming's Smile. Kilku z tych ekspertów osiągnęło nawet poziom prawdziwego eksperta. Bez względu na to, do której gildii dołączyli, byliby najlepszymi bojownikami swojej gildii. Jeśli chodzi o techniki walki i doświadczenie, żaden z tych ludzi nie był niższy otrzymującego węża uroborosa. Przytłaczający uśmiech naprawdę wie, jak ukryć swoje sekrety. Na szczęście odkryłem to wcześniej. Jeśli ci ludzie stopniowo gromadzą swoją moc w ciemności, staną się w przyszłości groźnym zagrożeniem dla Zero wink. Po pewnym czasie obserwacji S-Hank yes, odkrył, że w tym stoosobowym zespole było siedmiu prawdziwych ekspertów, łącznie z wilkiem wojennym było ich osiem. Nawet Zero Wink nie posiadało tylu prawdziwych ekspertów. Chociaż siedem pozostałych było gorszych od wilka wojennego, najprawdopodobniej był one silniejsze niż. Z i tylko pięciu generałów demonów latający cień pięciu generałów demonów był bliski do równania tym siedmiu ekspertom. Gdyby naprawdę sprowadzało się do bitwy, gdyby latający cień nie miał przewagi w atrybutach, nie przetrwałby przeciwko żadnemu z tych ekspertów. Jedynymi, którzy mogli walczyć z tymi siedmioma osobami, były taniec ognia, akwaryso i violet claw. Oczywiście, jeśli chodzi o potencjał wzrostu, sama sola była już znacznie wyższa od tych siedmiu osób, nie wspominając już o akwarosy i violet Cloud, które miały potencjał, by osiągnąć poziom boski. W boskim domenie każdy niezrównany ekspert, który był w stanie osiągnąć boski poziom, był nadzwyczajną egzystencją. Eksperci, którzy tylko dotknęli królestwa wyrafinowania, nie mieli z nimi żadnych szans. Co więcej, techniki walki tych ekspertów przypominały ten stosowany przez wilka wojennego. Było jasne, że osiągnęli umiejętności, które mieli dzisiaj, po wielu latach treningu z wilkiem wojennym. Tymczasem Cola, Firedance, Flying Szadów i inni byli tylko zwykłymi ludźmi. W przeszłości musieli polegać na sobie i przechodzić niezliczone próby i błędy, aby osiągnąć to, co mieli. Liczba ekspertów w dziedzinie Boga jest nieograniczona. Naprawdę nie mogę sobie pozwolić na lekceważenie rzeczy. Po obejrzeniu tych ekspertów S. Hyphenk nagle poczuł, że jest zbyt niedbały. Populacja świata była ogromna. Dodając do tego, że była to era technologii i ludzkości jako całości skupionej na sprawności fizycznej, na całym świecie było niezliczonych zdolnych ludzi. Mimo że w przyszłości był liderem gildii i drugorzędnej gildii, widział tylko niewielką część boskiej domen. Był tylko żabą na dnie studni. Nadal istniało wiele tajemnic dotyczących Boskiego Królestwa, których pomniejsza postać, taka jak on, nie była uprawniona do zobaczenia. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Weźmy na przykład wilka wojennego. W przeszłości yes, Haifenk nigdy wcześniej nie słyszał o tym człowieku, ale siła, którą demonstrował wilk wojenny, była już tak potężna. Zdecydowanie miał duże szanse na zostanie w przyszłości ekspertem na poziomie sześć stopnia Boga. Tymczasem było to tylko królestwo gwiezdno -Księżycowe. W Królestwie Boga istniały setki królestw i imperiów, a królestwa miały najmniej ekspertów. Można sobie tylko wyobrazić, ilu ekspertów i tajemnic było w domenie Boga, o których wciąż nie wiedział. Wygląda na to, że będę musiał szybko przystąpić do realizacji planu teningowego ekspertów. Chociaż Hajfen chciał tenować taniec ognia i innych, spychających ich do królestwa wyrafinowania, aby jak najszybciej stali się prawdziwymi ekspertami najwyższej klasy, był po prostu zbyt zajęty, aby to zrobić. Nie miał też odpowiedniego wyposażenia i zaopatrzenia. Dlatego powiedział tańcowi ognia i pozostałym, żeby na razie tenowali sami. Widząc, że wilk wojenny i jego drużyna zapuszczali się głębiej w gniazdo smoczych ludzi, S. Hyphenk nie spieszył się z podjęciem działań. Zamiast tego potajemnie podążał za drużyną, czekając na odpowiedni moment do uderzenia. Nie dlatego, że S. Hyphenk nie był w stanie zabić tych graczy. Miał raczej nadzieję, że za jednym zamachem zajmie się tymi ekspertami. Dotyczyło to zwłaszcza Warwolfa. Wcześniej, chociaż wilk wojenny nie był jego przyjacielem, nie byli też wrogami. Teraz, gdy wilk wojenny dołączył do przytłaczającego uśmiechu, oznaczało to jednak, że wilk wojenny stanął przeciwko Zerowink. Oczywiście S. Feng nie mógł go puścić. Jednak s Haifeng był tylko jednym człowiekiem. W obliczu zespołu stu graczy, jeśli te elity skupiły się na ucieczce z życiem, jak s Haifeng mógłby zabić każdego z nich? Nie wspominając, że było wśród nich ośmiu ekspertów z najwyższej pułki. Wśród nich była też ciernista egzystencja, jak wilk wojenny. Gdyby wilk wojenny i siedmiu innych ekspertów współpracował, by się z nim zmierzyć, nawet s Haifeng stanąłby w obliczu groźby śmierci. Dlatego s Haifeng nie spieszył się z atakiem. Dobry myśliwy wymagał przede wszystkim cierpliwości. Myśliwy musiał również dobrze wyczuć czas. Szczególnie ważna była pierwsza zasadzka. S. Hyphenk już dawno zaznajomił się z zasadzkami na swoich wrogów. Niestety teren był po prostu zbyt obszerny. Lasy pokrywały również otaczające środowisko, ułatwiając graczom ucieczkę i ukrycie swoich śladów. Oczywiście S. Hyphenk nie mógł działać pochopnie i przedwcześnie się demaskować. Co więcej, w tej chwili czas był po jego stronie. W Götzdomaju była już noc, a wzrok graczy znacznie osłabł o tej porze dnia. Gdyby S. Hyphenk ukrył się pod osłoną ciemności, odkrycie go byłoby jeszcze trudniejsze. Ponadto S. Hyphenk miał obecnie poziom 30. Był znacznie wyższy niż potwory w gnieździe smoczych ludzi, więc potworom nie byłoby łatwo go wykryć. Czas mijał powoli, a S. Haifeng podążał za drużyną wilka wojennego, gdy wpychali się głębiej w gniazdo. Nie mając nic lepszego do roboty, S. Haifeng otwierał skrzynię skarbów zmierzchu, gdy tylko boska opatrzność była gotowa. Po ewolucji serca i kara, atrybut szczęścia, który zapewniał, znacznie się zwiększył. Po aktywacji boskiej opatrzności szczęścia S. mogło osiągnąć maksymalnie 32 punkty, to było 7 punktów wyższe niż wcześniej. Przy każdym użyciu boskiej opatrzności S-Fank mógł otworzyć do dziewięciu skrzyń ze skarbami, a wśród tych dziewięciu skrzyni ze skarbami było bardzo duże prawdopodobieństwo, że S-Fank zdobędzie jedną lub dwie części zestawu ekwipunku poziomu 1. Po tym, jak S-Fank śledził drużynę wilka wojennego przez prawie cztery godziny, skompletował zestaw wyposażenia huraganu, zestaw wyposażenia poziomu 1 dla szermierza. Jak oczekiwano od boskiego narzędzia. Przejrzałem tylko połowę skrzyni ze skarbami, a już skompletowałem zestaw wyposażenia z zestawu 1 poziomu. Jeśli uda mi się ulepszyć serce i kara do epickiej rangi i otworzyć pozostałe skrzynie skarbu w zmierzchu, mogę skompletować zestaw wyposażenia poziomu 1 dla wszystkich klas. s Feng był podekscytowany, gdy uśmiechnął się do nowiutkiego zestawu Hurlicany set Equipment w swojej torbie. Jako wyposażenie zestawu 1 poziomu dla szermierzy, zestaw Hurlicany był tylko gorszy od wyposażenia zestawu epickiego. Był wiele lepszy niż zestaw zestawu Smoczych pazurów poziomu 20, który obecnie nosił. Co więcej, w przeciwieństwie do Zestawu Smoczego Pazura, Zestaw Huragan jest przeznaczony specjalnie dla szermierzy. Reinkarnacja Najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 521 Potwór, który ewoluuje. Rozdział 521 Potwór, który ewoluuje. Jako najbardziej zbliżona rzecz do epickiego wyposażenia Zestawu poniżej poziomu 50, wyposażenie Zestawu poziomu 1 było naturalnie niezwykłe. Początkowo S- nie był przekonany, czy zgładzi Wilka Wojennego i innych. Jednak teraz, gdy ukończył wyposażenie Zestawu 1 poziomu dla szermierzy, jego siła bojowa wzrośnie, gdy go założy. Jego szanse na pokonanie grupy ośmiu czołowych ekspertów Warwolfa również znacznie wzrosną. S. Highfeng następnie zastąpił wyposażenie zestawu z zestawem wyposażenia Hurricane. W przeciwieństwie do zestawu Smoczego Pazura, zestaw Huragan został zaprojektowany specjalnie dla szermierzy. Srebrno-niebieska opływowa zbroja w ogóle nie przeszkadzała ciała użytkownika. S. Highfeng wydawał się teraz znacznie lżejszy w zestawie wyposażenia Hurricane. jak przystało na zestaw wyłącznie dla szermierzy. Nie tylko ma silną obronę, ale także zwiększa zręczność gracza. Zwykły sprzęt nie może się równać. Po przetestowaniu jego zakresu ruchu, usta S. Haifeng wykrzywiły się w uśmiechu. Wyposażenie zestawu huraganowego. Poziom 20, poziom 50. Wymagania sprzętowe. Szermierz 1 poziomu. Zestaw składa się z pięciu części. Głowy, klatki piersiowej, rąk, nóg i stóp. Wiorze, gdy jest wyposażony. Ustaw efekt. Efekt dwuczęściowy. Obrażenia zwiększone o 10%, szybkość ataku zwiększona o 20%, a wszystkie efekty umiejętności szermierza zwiększone o 20%. Efekt czteroczęściowy. Siła zwiększona o 15%, a zwinność zwiększona o 15%. Uzyskaj umiejętność uwolnienia auremiecza. miecza. Zadaje 300% obrażeń od broni wszystkim wrogom w promieniu 5 jardów, odrzucając wszystkich wrogów o 12 jardów i ogłuszając ich na 1 sekundę. Czas odnowienia: 1 minuta. Efekt pięcioczęściowy: Czas odnowienia wszystkich umiejętności Szermierza skrócony o 20%. Otrzymujesz jeden ładunek energii huraganu za każdym razem, gdy zadajesz obrażenia celowi. Każdy stos zwiększa szybkość ataku o 2% i zasięg ataku o 1 jard na 20 sekund. Maksymalnie 10 stosów. Zdobądź umiejętność churrycane zadaje 200% plus 30% liczba akumulacji energii huraganu obrażeń od broni w obszarze z tożkowym wrogom w zasięgu 20 metrów i unosi wszystkie trafione cele w powietrze, uniemożliwiając ruch na 5 sekund. Czas odnowienia. 10 minut. Dzięki podstawowym atrybutom zestawu, siła S-Fenga w końcu przekroczyła próg 500 punktów, nawet bez wchodzenia w berserka. Jego zwinność również przekroczyła 600 punktów. Jeśli chodzi o szybkość ruchu i szybkość ataku, s hyphen był przekonany, że nie przegra z żadnym graczem, chyba że ten gracz będzie nosił epicki zestaw wyposażenia. Ten rozdział załaduj najpierw na nowelbin.com. Co więcej, nawet jeśli nosili epicki zestaw wyposażenia, niekoniecznie był lepszy niż zestaw wyposażenia Hurricany. Gdy sprzęt osiągnie rangę ciemno-złotą lub wyższą, przejdzie unikalną transformację. Ta transformacja nie znalazła odzwierciedlenia w informacjach o sprzęcie. Zestaw zapewniał raczej ukrytą przewagę. Ta zaleta pojawiła się w postaci kompatybilności sprzętu z ruchami gracza. To było podobne do tego, jak człowiek czułby się niekomfortowo w butach i ubraniach, które nie pasowały. Każda klasa i gracz miał inne nawyki ruchowe. Zwykły sprzęt był ustandaryzowany, nie dostosowując się do nawyków ruchowych gracza i był nieco niewygodny dla gracza. Choć zwykłemu graczom ta niedogodność może wydawać się nieistotna, ekspertom ta niedogodność była jak gwóźdź w bucie. Sprawiłoby to, że ich ruchy stałyby się niezręczne i znacząco wpłynęły na ich występy. Jakość wyposażenia zestawu poziomu 1 była wyższa niż w przypadku ciemnego złota. Stąd w ustawieniach systemu ustawiony sprzęt dopasowywałby się do nawyków ruchowych gracza. Obecne S. haifeng czuł się tak, jakby gwóźdź, który był w jego bucie, w końcu zniknął. Mógł teraz poruszać się bez przeszkód. Następnie S. Haifen wznowił oczekiwanie w cieniu. Wilk wojenny i inni byli już blisko serca gniazda smoczych ludzi. Teren był wąski, z każdej strony majaczyły górę. Drużyna mogła tylko iść naprzód lub wycofać się, nie było trzeciej opcji. To miejsce było najlepszym miejscem na zorganizowanie zasadzki. Szefie wilku, już ruszyłem na zwiady. Poza niektórymi elitarnymi smoczymi, na drodze do serca gniazda nie ma żadnych pułapek ani mechanizmów. Jednak boss strzegący skarbu jest lordem 30 poziomu. Co więcej, skłania się w stronę typu magicznego, więc będzie trochę trudno się z nim uporać poinformował czarnoskóry zabójca poziomu jeden imieniem Bezcieniowy Szczur. Magiczny typ. Wilk wojenny, który miał chorowitą lekko zmarszczył brwi. Bossowie typu magicznego zwykle posiadali wiele umiejętności obszarowych i mieli różne wzorce ataków. Jednak najbardziej przerażającym aspektem takich bossów była ich zdolność do natychmiastowego zabijania graczy. Różnili się od bossów typu fizycznego, których można było powstrzymać przy użyciu różnych metod. Największą różnicą między atakami typu fizycznego a atakami typu magicznego było to, że ataki typu fizycznego były zwykle bardzo proste, nie mieli żadnych złożonych wzorców ataku. Chociaż fizyczne ataki były o wiele szybsze, nie byłoby problemu, gdyby ktoś szybko zareagował i obronił się przed atakiem. Z drugiej strony ataki magiczne były zwykle potęgowane. Z tego powodu ataki te mogą z łatwością natychmiastowo zabić graczy. W poprzednich grach w rzeczywistości wirtualnej wzorce ataków potworów były monotonne, w przeciwieństwie do potworów z domeny Boga, których wzorce ataków były bardzo realistyczne. Co więcej, wraz ze wzrostem poziomu, wzorce ataków potworów również ewoluowały, przekształcając się z początkowych monotonnych wzorców ataków w obecnie złożone wzorce ataków. Innymi słowy, gracze musieli strzec więcej niż jednego obszaru, być może nawet pięciu lub sześciu. Większość zwykłych graczy zmagała się już z obroną przed pojedynczymi atakami, nie mówiąc już o podwójnych atakach. Najprostszym przykładem podwójnego ataku była atak tandemowy. W Panice istniała duża szansa, że oba ataki uderzą zwykłych graczy. Musieli brygorystycznie tenować, aby uniknąć takich tandemowych ataków. W międzyczasie, chociaż członkowie różnych dużych gildii zabili wiele potworów, potwory z złożonymi wzorami ataków zaczęły pojawiać się dopiero po 25 poziomie. Dlatego większość graczy zwykle cierpiałaby, gdy po raz pierwszy napotkali takie potwory. Przeciwko bossowi nawet czyszczenie drużyny było powszechne. Spójrzmy na to najpierw, zanim wymyślimy strategię, powiedział Varwolf. Wilk wojenny następnie poprowadził swoją drużynę i szybko ruszył w kierunku bossa lorda, zabijając wszystko na swojej drodze. Smoczy Smok Magicznego Oka Ranga lorda. Poziom 30. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Com. 1.600.000. PW Jako szef obszaru, HP Smoczego Oka Magicznego Oka zmieniało się w zależności od liczby graczy w jego obszarze wpływów. Minimalny limit wynosił 20 graczy, a jeśli w zasięgu było więcej niż 20 graczy, jego HP odpowiednio by wzrosło. Innymi słowy, posiadanie większej liczby graczy niekoniecznie było zaletą. W momencie, gdy 100-osobowa drużyna wilka wojennego wkroczyła w obszar wpływów Smoczego Oka, HP Smoczego Oka natychmiast wzrosło do 8 milionów. Szczur bez cienia, 19 z was zostanie ze mną. Wszyscy pozostali opuśćcie strefę wpływów Smoczego Oka. Magicznego Oka rozkazał Warwolf, gdy zobaczył wzrost HP bossa. W obliczu takiego szefa posiadanie większej liczby osób tylko zwiększyłoby obciążenie zespołu. Ich zespół miał 8 ekspertów, którzy z łatwością radzili sobie z niezłożonymi atakami, podczas gdy pozostałych 12 było doświadczonymi graczami, którzy stosunkowo dobrze radzili sobie z niezłożonymi atakami. Tworząc zespół składający się z 20 graczy, mogliby poradzić sobie ze Smokiem Magicznego Oka równie łatwo, jak ze zwykłym lordem. Pozostali bardzo szybko opuścili strefę wpływów Smoczego Oka Magicznego Oka, chowając się w kącie i obserwując w ciszy. Gdy 80 graczy opuściło obszar, HP Magice i Greca dragon Dragonman powróciło do 1 600 tysięcy. Dobrze, pójdę pierwszy. Wszyscy inni, uważajcie na jego agro. Mówiąc to, Wilk Wojenny rzucił się do przodu, szarżując na Smoczego Magicznego Oka, który miał czarny jak smoła ogon i był pokryty łuskami. Kiedy dragonman magicznego oka zauważył szarżującego na niego wojownika tarcz, aktywował szybka szarża i przybył przed wilka wojennego, gwałtownie uderzając młotem w intruza. Gdy zamachnął się młotem bojowym, nad głową smoczego magicznego oka pojawiła się masywna czarna gałka oczna, po cichu wystrzeliwując wiele czarnych promieni w wilka wojennego. Bum! Kiedy wylądował potężny młot wielkości małego samochodu, nawet ziemia zatrzęsła się. Jednak po opadnięciu kurzu okazało się, że młot bojowy nie trafił w wilka wojennego. Zamiast tego broń wylądowała tuż przed wojownikiem tarcz, chybiając tarcz, o chy sekundy. Jeśli chodzi o czarne promienie, nie udało im się również uszkodzić wilka wojennego, ponieważ tylko otarł się o jego ciało. Zaraz potem wilk wojenny machnął mieczem. Drugie przyspieszenie. Chociaż miecz wojennego wilka wydawał się powolny, podczas gdy broń była w połowie zamachu, nagle zniknął. Nie wiadomo, kiedy to się stało. Miecz wojennego wilka uderzył smoczego magicznego oka, zadając ponad 400 obrażeń lordowi. Następnie wilk wojenny i inni zaczęli bombardować pana atakami. Przez pewien czas ataki przelatywały tam i z powrotem, niezwykle intensywna bitwa szokowała członków przytłaczającego uśmiechu, którzy obserwowali go z daleka. Gdyby nagrali tę bitwę, mogliby cieszyć się nią jak oglądaniem filmu z Cience Fiction. Już czas. S. H. Feng, który długo czekał, uśmiechnął się lekko. W tym momencie S. H. Feng wypił butelkę nawiedzonego i aktywował pierścień nicości. Po wejściu w stan nicości rzucił się do przodu. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 522 jedno uderzenie. Rozdział 522 jedno uderzenie. Podczas gdy dwudziestoosobowa drużyna wilka wojennego ostrożnie mierzyła się ze smokiem magicznego oka, pozostali członkowie przytłaczającego uśmiechu obserwowali go z podekscytowaniem, mając nadzieję na nauczenie się technik wilka wojennego i jego drużyny. Pragnęli zostać jednym z 20 graczy drużyny i zostali oczarowani bitwą, nie zwracali żadnej uwagi na otoczenie. Nie dlatego, że byli głupi, ale dlatego, że prestiż przytłaczającego uśmiechu w maples i czynił ich nietykalnymi. Nikt nie odważyłby się ich sprowokować. Co więcej, obecnie było nocy, było mniej graczy, którzy szlifowali i zdobywali kolejne poziomy. Nawet jeśli ktoś knął przeciwko nim, mieli w swojej drużynie tylu graczy. Wśród nich byli nawet najlepsi eksperci. Nie mieli powodu, by się kogokolwiek bać, bo Wolf jest naprawdę niesamowity. Pomimo tak wielu magicznych ataków, ani razu nie otrzymał żadnych magicznych obrażeń od szefa. Wiem, prawda? Gdybym miał choć połowę umiejętności bossa Wolfa, mógłbym z łatwością zostać szefem MT innych pierwszorzędnych gildii. Połowa? Moim zdaniem jedna trzecia wystarczyłaby, aby zostać szefem MT Królestwa Gwiezdno-Księżycowego. Ty nie widziałeś, jak boss war Wolf sam zatankował ostatecznego bossa 20-osobowego Helmota Theamdungaion? Nawet jeśli poprzednie dwa MT miały na sobie wszystkich uzdrowicieli, ostateczny boss nadal łatwo ich załatwił. W międzyczasie, po przybyciu boss Warwolf, sam zetankował bossa i potrzebował tylko jednego uzdrowiciela, aby utrzymać go przy życiu. Moja szczęka prawie uderzyła o ziemię. Kiedy widzowie mówili o wilku wojennym, podziw dla wojownika tarcz wypełnił ich serca. Ze względu na pojawienie się Warwolfa, 20-osobowe lochy zespołowe Helmode, które wcześniej przyprawiały o ból głowy przytłaczający uśmiech, stały się bardzo łatwe do najazdu. Gdyby nie 50-osobowe lochy zespołowe na dużą skalę, które mają zbyt wysokie wymagania, przytłaczający uśmiech już dawno uzyskałby pierwsze czyste. He? Dlaczego nagle robi się gorące? gorąco? Gorący. Teraz, kiedy o tym wspomniałeś, masz rację. Czy to nie jest teraz noc? Kilku graczy zaczęło się rozglądać, szukając źródła nagłego gorąca. Nie zauważyli jednak niczego szczególnego. Czekaj, nad nami! krzyknął Czujny asasyn, wskazując na niebo. Natychmiast wszyscy podnieśli wzrok w górę, tylko po to, by zobaczyć niekończący się strumień ognistej mamy zbierający się nad ich głowami, kondensujący się w ogień, który spadł na nich jak deszcz. Tymczasem wokół nich pojawiła się wirująca ściana płomieni. Ziemia pod ich stopami również zaczęła się gotować. Tym zjawiskiem był nikt inny jak burza ognia z Haifenga. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Po tym, jak S-Ku lepszył pierścień Seven Luminaries, burza ognia na poziomie 7 miała teraz efektywny promień 30 jardów, a umiejętność osłaniała wszystkich 80 widzów. Zanim elity przytłaczającego uśmiechu zdążyły zareagować, nad ich głowami pojawiły się obrażenia o wartości ponad 10 tysięcy punktów. Wilk wojenny miał najwyższy HP w Overhelming Smile, ale nawet on miał tylko blisko 7 tysięcy HP. Po tym, jak przez tłum przetoczyła się burza płomieni, w okolicy panowała cisza. Wszyscy 80 członków Overhelming Smile zostało obróconych w popiół. Ze względu na efekt Haunted, współczynnik dropu wszystkich graczy, których zabił s Feng, z się. Co więcej, ze względu na to, że s Feng chłoną ich dusze nieśmiertelne, gracze ci nie tylko stracili swoje poziomy i wyposażenie, ale także nie mogli przez długi czas logować się do domeny Boga. Dobrze, tylko wy zostaliście. Ukrywając się w niewielkiej odległości, s Feng wyjawił zadowolony uśmiech. To był przerażający aspekt zaklęć niszczących na dużą skalę. W przeszłości w domenie Boga było powiedzenie: wolałbyś narazić się na gniew boskiego zabójcy, niż prowokować gracza za pomocą zaklęć niszczących na dużą skalę. Zabójcy na boskim poziomie byli potężni tylko przeciwko pojedynczym graczom. Jednak gracz, który znał zaklęcia niszczące na dużą skalę, mógł sam unicestwić całą armię. Jeśli zabójca na boskim poziomie był porównywany do karabinu snajperskiego, to gracz z zaklęciami niszczącymi na dużą skalę był jak strategiczny pocisk, były najgorszym koszmarem gildii. W przeszłości midnit aparty było na równi z Super Guilds, ponieważ mieli w swojej drużynie boga magów i boga klątw. Ci dwaj gracze posiadali arsenał zaklęć niszczących na dużą skalę. Dla nich armia tysięcy ludzi nie różniła się niczym od unoszących się chmur. Jedno zaklęcie niszczenia sześć poziomu na dużą skalę może z łatwością zniszczyć całą armię. Po zabiciu osiemdziesiąt członków przytłaczającego uśmiechu, S. Feng nie zewracał sobie głowy zbieraniem łupów rozrzuconych po ziemi. Zamiast tego zaatakował wilka wojennego, który obecnie wściekł się na smoczego magicznego oka. Zamieszaniem firestorma nie by uwadze drużyny wilka wojennego. Podczas gdy obie strony toczyły intensywną walkę, S. Feng nie mógł zmarnować tej okazji na zbieranie łupów. Szefi Wolf? Członkowie w stanie gotowości zostali zgładzeni. Co mamy teraz zrobić? Spytał szczur bez cieni, w jego oczach pojawił się strach, gdy obserwował szalejące piekło, które stopniowo zanikało. W tym momencie imiona członków ich zespołu w gotowości zmieniły kolor na szary. Na razie odwrót. W przeciwnym razie nasze szanse na zwycięstwo będą zbyt małe, jeśli będziemy musieli walczyć z bossem, mając do czynienia z nowym wrogiem, natychmiast krzyknął wilk wojenny na czacie drużyny. Będę was krył. Wycofajcie się wszyscy. Trzeba było przyznać, że drużyna wilka wojennego była bardzo uzdolniona. Mimo że zdali sobie sprawę, że przybył nowy wróg, nadal wycofywali się w uporządkowany sposób. Wilk wojenny również wycofywał się powoli, powstrzymując szefa. Tylko jedna osoba. Podczas gdy Bystieniowy szczur odsunął się od bitwy z bossem, nagle zauważył czarną postać pędzącą w ich kierunku. Odetchnął z ulgą na ten widok. Oblizując kącik ust, zadawił i powiedział: Szefie wilku, zostaw tego drania mnie. Naprawdę myśli, że może nas sprowokować i ograbić nasze skarby? Dam mu nauczkę. Mówiąc to, byścieniowy szczur aktywował winsteps i rzucił się na spotkanie zamaskowanej postaci. Ten rozdział załadł najpierw na Nowelbin. Co? Początkowo wilk wojenny zamierzał powstrzymać asesyna. jednak po namyśle zmienił zdanie. Widząc szybkość ruchu wroga, wilk wojenny zdążył już ocenić siłę wroga. Chociaż wróg był ekspertem i posiadał dobre atrybuty, wciąż nie mógł się równać z bezcieniowym szczurem. Wilk wojenny dobrze znał siłę szczura bezcieniowego. Wśród ośmiu ekspertów najwyższej klasy Assassin trzecie miejsce w walce jeden na jednego. Był więcej niż wystarczający, by poradzić sobie ze zwykłym ekspertem. Co więcej, zniszczyli już 50% HP Bossa. To byłaby ogromna strata, gdyby musieli zaczynać od nowa. Wcześniej obawiał się, że wróg jest bardzo potężny, ponieważ ten ostatni posiadał zaklęcie zniszczenia na dużą skalę Zwykli gracze nigdy nie mogliby posiadać takich umiejętności. Przynajmniej Wróg powinien być niezwykle potężnym ekspertem lub kimś, kto ma wsparcie dużej gildii. Gdyby to był ktoś, kto celowałby w przytłaczający uśmiech jako całość, nie mieliby innego wyjścia, jak tylko się wycofać. W końcu przy wysokim prestiżu Overhelming z w maple City Wróg wysłałby drużynę kilkuset graczy, aby rozprawiła się ze swoim stoosobowym zespołem. Ponieważ jednak był tylko jeden napastnik, powinien to być tylko ekspert próbujący ograbić ich przedmioty. Bezcieniowy Szczur był aż nadto wystarczający, by poradzić sobie z takim ekspertem. Gdyby szczur bezcieniowy nie wystarczył, mogli po prostu wysłać kogoś, by pomógł Asasynowi. Dzięki ich technikom walki walka z szefem była dla nich bardzo niebezpieczna, jednocześnie odpierając kilkuset graczy. Ponieważ jednak wróg był sam, do rozwiązania problemu powinna wystarczyć jedna osoba, reszta mogła skupić się na szefie. Kiedy Rat był tylko 30 jardów od S. Fenga, aktywował Stealth. zamierzał wykończyć z hyfenga serią ataków. Kim jednak był S. Haifeng? Pod spojrzeniem wszechwiedzących oczu żaden wróg nie mógł ukryć się przed S. Fengiem. Do tej pory S. Feng celowo zmniejszał prędkość, nie wykorzystał swojego maksimum. Nagle prędkość z highfenga wzrosła. Ixiu. W pierwotnej lokalizacji S. highfenga pozostał tylko po widok. Tak szybko. Bystcieniowy szczur natychmiast wpadł w panikę. Wiedział, że tym razem spotkał trudnego przeciwnika. Jednak na odwrót było już za późno. Odległość między nim a S. haifengiem wynosiła mniej niż 20 yardów. Aktywując ostrze wiatru, prędkość S. haifenga wzrosła i w mgnieniu oka przybył przed w Natychmiast zamachnął się mieczem w kierunku asesynów. Bystcieniowy szczur był bardzo zaskoczony. Jednak jego instynkt eksperta pozwolił mu zareagować na atak. Po uchwyceniu trajektorii miecza z Haifenga szybko poruszył sztyletami, by przyjąć atak. Jednak w następnej chwili, przez bezcieniowego szczura przecięła czarna smuga światła. Skrytobójca został następnie wyrzucony z ukrycia, z szokiem na twarzy, gdy patrzył na stojącą przed nim czarną zakapturzoną postać. Jak jakikolwiek atak mógł być tak szybki, Bezcieniowy szczur spojrzał na swoją zakrwawioną klatkę piersiową, jego serce biło, gdy jego HP szybko spadło. Następnie runął na ziemię bez ruchu. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 523 Współpraca. Rozdział 523 współpraca. Natychmiastowa śmierć szczura bezcieniowego oczułomiła wilka wojennego i innych, którzy obserwowali całe spotkanie. Jako jego koledzy z drużyny dobrze znali siłę i umiejętności bezcieniowego szczura. Co więcej, bezcieniowy szczur był zabójcą stopnia jeden, który pojął mi wizję. Z łatwością mógł dostrzec trajektorię ataku wroga i odpowiednio zareagować. Ponadto większość jego ekwipunku składała się z drobnego złotego ekwipunku poziomu 25, a jego PW wynosi ponad 4400. Nawet wilk wojenny musiałby włożyć sporo wysiłków pokonania szczura bezcieniowego. Gdyby asasyn skupił się na ucieczce, wilk wojenny byłby wobec niego bezradny. Jednak teraz faktycznie został zabity jednym trafieniem. Tymczasem nie wiedzieli nawet, co dokładnie się wydarzyło. Widzieli tylko czarny jak smoła miecz w dłoni drugiego szermierza zmieniający się w smugę światła, a w następnej chwili bezcieniowy szczur nie żył. Jak mogli nie być zszokowani? Po zabiciu szczura bezcieniowego S-Fenknin zatrzymał się. Odwracając się, rzucił się do wilka wojennego i pozostałych. Tym razem jednak nie powstrzymywał się, gdy biegł z pełną prędkością. W środku nocy jego zamaskowana postać wyglądała jak duch, był niezwykle trudny do zlokalizowania. Ukrył swoją siłę. Wszyscy, którzy nie są klasami tier 1, wycofajcie się. Powstrzymam szefa. Reszta z was, opóźnijcie go. Zachowaj dystans. Jego miecz jest niezwykle szybki, więc nie zbliżaj się do niego bez względu na wszystko. Wilk wojenny wykrzykiwał swoje rozkazy na czacie drużyny. Chociaż instrukcje wilka wojennego były odpowiednie, nadal czuł, że coś jest nie tak w tej sytuacji. Dlaczego taki ekspert wpadł na nich w zasadzkę? Co więcej, na podstawie zachowania wroga było jasne, że celował w nich od samego początku. Ta sytuacja bardzo zdezorientowała wilka wojennego. Wśród różnych zespołów przytłaczającym uśmiechu ich zespół zawsze starał się utrzymać niski profil, nigdy nikogo nie sprowokowały. Byli elitarną drużyną, którą przytłaczający uśmiech utworzył w tajemnicy, by służyć jako karta atutowa Gilgii i nawet zwykli członkowie Gilgii nie wiedzieli o ich istnieniu. Jednak wróg wyraźnie wybrał najlepszy możliwy moment do rozpoczęcia ataku. Ten rozdział załadł najpierw na Nowelbin. Com? Siła napastnika była najczęstszym aspektem. Był zdecydowanie jednym z rzadko spotykanych ekspertów z najwyższej półki. Chociaż wróg zaatakował tylko raz, wilk wojenny mógł powiedzieć, jak potężny był. Porównując same atrybuty podstawowe, ten wróg był znacznie lepszy od szczura bezcieniowego. Nawet gdyby obie strony walczyły bez żadnych technik walki, bezcieniowy szczur nie miałby twego czasu na blokowanie miecze tej osoby, nie wspominając o ataku, który nie zawierał nadmiernego ruchu. Bycie przyłapanym na nieświadomości było naturalne, że Bezcieniowy szczur został pokonany. W rzeczywistości nie było najmniejszego błędu w ocenie wilka wojennego. W obliczu władzy absolutnej wszystkie sztuczki były daremne. S. H. nosił obecnie zestaw wyposażenia huraganowego poziomu 1. Posiadał również pierścień siedmiu luminariów o epickiej oraz oddech niebiańskiego smoka o fragmentet legendary. W jednej ręce dzierżył najwyższej klasy ciemnozłoty cień czyśćca, a drugą władę magiczną bronią, ostrzem otchłani. Był święty ostrzy stopnia 1, a jego mistrzostwo w posługiwaniu się jednoręcznym mieczem osiągnęło poziom mistrza miecza. Pod względem atrybutów podstawowych było o wiele wyższy niż szczur bez cienia. Mimo że szczur bez cienia osiągnął już próg wyrafinowanego królestwa, w obliczu absolutnej mocy wszystkie techniki walki były bezużyteczne. Nie wspominając już o zapewnieniu, że s haifeng użył nawet przyspieszenia płynącej wody w swoim ataku. Jak bez cieni szczur mógł zablokować atak z taką szybkością, jednak PF bez cieniowego szczura był częściowo winny zdolności s haifenga do zabicia go jednym ciosem. Nawet z potężnymi podstawowymi atrybutami s haifeng wciąż nie był w stanie wyeliminować ponad 4400 PW, zabijając zabójcę jednym trafieniem. Potrzebował przynajmniej dwóch ciosów, by wykończyć asasyna. Jednak atak, który uderzył w bezcieniowego szczura, wyzwoliło potrojne trafienie krytyczne. Nawet śmierć miałaby trudności z uniknięciem asasyna w tym momencie. W ciągu kilku oddechów pozostałych sześciu ekspertów z zespołu Wilka wojny zdołało już zablokować natarcie S Haj Wśród tych sześciu graczy, trzech było klasami walczącymi w zwarciu, z których jeden był szermierzem, a dwóch berserkerami. Pozostała trójka składała się z kleryka, elementalisty i łowcy. Wszystkich sześciu graczy należało do klas 1. Partia zwykłych graczy tier 1 byłaby więcej niż wystarczająca, aby poradzić sobie z 20 osobową elitarną drużyną, nie wspominając o tym, że tych sześciu graczy tier 1 było prawdziwymi ekspertami. Ich koordynacja była z pewnością czymś wartym uwagi. Nie wierzę, że nasza szóstka nie może pokonać jednego z was, powiedział z irytacją mężczyzna z poziomem 27 w srebrnej zbroi, obserwując, jak jest pędzi w kierunku swojej drużyny. Lepiej być ostrożnym. Siła ataku tej osoby jest bardzo wysoka. Nawet klasy zbroi płytowej, takie jak ty, nie przetrwają więcej niż kilka trafień. Skoncentruj się na przykwożdaniu go. Atakowanie z klasom dystansowym zasugerowała wysoka i szczupła elementalistka poziomu 26. Wiemy, zrelaksować się. Inny berserker poziomu 26 w czarnej zbroi roześmiał się. Byli bardzo pewni, że poradzą sobie ze z High Fengiem. Zwykle często prowadzili ze sobą treningowe mecze PvP. Dopóki trzy klasy walczące w zwarciu będą ze sobą współpracować, nawet ich boss Warwolf poniesie porażkę. Mieli też po swojej stronie trzy klasy strzeleckie. Nie chcieli uwierzyć, że miecznik przed nimi w czarnym płaszczu może sam odwrócić losy bitwy. Ranger 1 poziomu następnie wystrzelił serii mroźnych strzał, odcinając ruchy z High w międzyczasie mistrz żywiołów poziomu 1 użył kombinacji i lodowej włóczni i lodowej ściany. Zarówno łowca, jak i elementalista zrozumieli omniwizję, dzięki czemu mogli przejrzeć działania s haifenga i wysyłać ataki z wyprzedzeniem. Pod wpływem połączonego ataku, s haifeng został zmuszony do tymczasowego zatrzymania ataku i uniknięcia nadchodzących ataków. Weź to! Korzystając z okazji, Berserker w srebrnej zbroi zacieśnił uścisk na swoim wielkim mieczu i użył nieproładunku na s Fengu. Flamy hardy może zmusić cel do omdlenia na nieco więcej niż jedną sekundę. Dopóki obezwładniali S. ga na jedną sekundę, pod skupionym ogniom wszystkich, nawet jego ponad 10 tysięcy HP nie wytrzymałyby. Opancerzony na czarno-berserker również użył szarży na S. highfengu chociaż celowo synchronizował aktywację swojej umiejętności tak, aby mógł dotrzeć do S. Haifeng chwilę po srebrno-zbrojnym berserkerze. Nawet jeśli S. Haifeng aktywował umiejętność, by obronić się przed szarżą berserkera w srebrnej zbroi, mógł obronić się tylko przed pierwszą szarżą, a nie przed drugą. Co najważniejsze, obaj berserkowie zaatakowali boki S. Haifenga, co jeszcze bardziej utrudniło S. Fengowi przebicie się przez ataki. Były też trzy klasy dystansowe blokujące ścieżki odosobnienia S. Haifenga. Gdyby S. Feng próbował się wymykać, ataki by go dosięgły. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Co? Umierać. Czarno opancerzony berserker przygotował swój topór bojowy, gdy srebrnoopancerzony berserker zaatakował S. Fenga, czekając na moment, kiedy S. Feng użył umiejętności do obrony przed szarżą srebrnoopancerzonego berserkera. Kiedy nadejdzie ten czas, nadejdzie jego kolej, by wykończyć z Fenga. Jedynym wyborem z Haifeng'a było uniknięcie szarży, a co za tym idzie poświęcanie części jego HP, wytrzymując ataki klas dystansowych. W ten sposób przynajmniej utrzymałby swoje życie. Jednak na dłuższą metę tylko tutaj znajdzie śmierć. To była tylko kwestia czasu. Dlaczego nie robił uników? Mruknęła zdezorientowana żeńska elementalistka poziomu 1, patrząc z daleka. Nawet gdy srebrnozbrojny berserker przybył przed Haifeng, ten ostatni nie poruszył się w najmniejszym stopniu. W następnej chwili srebrnozbrojny berserker zamachnął się z całej siły swoim wielkim mieczem cholera. Olśniewającej iskry rozproszyły się po okolicy, gdy s high zablokował potężnym cięciem srebrnozbrojnego berserkera jednym ze swoich mieczy. Jesteś martwy. Po drugiej stronie czarno zbrojny zadrwił, S-High zdecydował się nie unikać ataku. Nie użył nawet mocy, by się obronić. Był po prostu szalony. Po obezwładnieniu przez dwie szarże nawet cud nie mógł go uratować przed śmiercią. Kiedy czarno opancerzony Berserker przybył przed S Haj i zamachnął się toporem. Wszyscy ponownie usłyszeli odgłos zderzającego się metalu. Jak? Czarny berserkier w zbroi był szokowany, gdy patrzył na s haj blokującego jego topór czy posiada umiejętność, która przez krótki czas czyni go odpornym na efekty kontroli? Dwaj krzepcy berserkowie stojący obok S-Hajfenga nie zadali żadnych obrażeń. Nawet umiejętność odporności nie uratujecie. Krzycząc ze złością, ciało srebrnozbrojnego berserkera nieznacznie powiększyło się. Było oczywiste, że użył umiejętności berserka, pozwalając na wzrost jego siły. Następnie użył wzrost slash. Drugi czarnozbrojny berserker użył cięcia Wind. Teraz powinna być moja kolej, prawda? zapytał cicho S-Hajfeng. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 524 grupowanie. Rozdział 524 Grupowanie Zanim jeszcze zaczęła się walka z drużyną Wilka Wojennego, s aktywowała aktywował aurę przestrzeni na pierścieniu siedmiu oświetlenia, stając się odpornym na wszelkie efekty kontroli. Niezależnie od tego, czy była to ściana lodu elementalisty stopnia 1, czy lodowe strzały strażnika stopnia 1, S-Hank celowo uniknął zarówno lodowej ściany elementalisty 1 poziomu, jak i lodowych strzał strażnika stopnia 1, aby oszukać dwóch berserków 1 poziomu, aby się do niego zbliżyli. Z własnej woli, oszczędzając mu czasu, by sam ich ścigał. Wydając niski okrzyk, S-Heifen użył umiejętności unikalnej dla zestawu Hurricane, uwolnienia Aury Miecza, zadając 300% obrażeń od broni wszystkim wrogom w promieniu 5 jardów i odrzucając wszystkich wrogów o 12 jardów, ogłuszając ich na jedną sekundę. Bzdury. Berserkowie w srebrno-czarnych zbrojach natychmiast zorientowali się, że coś jest nie tak i pospiesznie aktywowali bloka, by się obronić, wymachując wielkim mieczem i topolem bojowym. Bum. Obaj berserkowie czuli się tak, jakby właśnie zostali uderzeni przez ciężarówkę, a ich ciała poleciały do tyłu i uderzyły ciężko o ziemię. Zanim którykolwiek z nich zdążył zareagować, s Jednym krokiem mógł z łatwością pokonać odległość dwunastu yardów. W mgnieniu oka S-Feng pojawił się przed srebrnozbrojnym berserkerem i posłał na mężczyznę hop. Obecnie obaj berserkowie byli w stanie omdlenia. Nie mogli w ogóle obronić się przed atakami S-Fenga. Jednak w chwili, gdy miecz S-Feng opadł, natychmiast zmienił trajektorię swojej broni, kierując hop za sobą. Pęk, pęk, pęk. Zanim ktokolwiek zauważył, za S-Fengiem pojawił się szermierz jeden stopnia i podobnie użył hop. Dlatego S-Feng nagle zmienił swój cel. Kiedy miecze światła się zderzyły, uderzenie wyrzuciło szermierze jeden poziomu, a nad jego głową pojawiły się trzy uszkodzenia o wartości ponad 400 punktów. Jak ktoś może posiadać tak przerażającą siłę? Czy jest panem o ludzkim kształcie? Szermierz pierwszego poziomu wpatrywał się w s z niedowierzaniem. Przeleciał ponad sześć jardów i zdołał się ustabilizować dopiero po wielu trudnościach. Mimo to ręka, której użył do ściskania miecza, który zderzył się z ostrzem z Haifenga, była całkowicie odrętwiała. Ten rozdział załaduj najpierw na, nowel bin. Tom. Podczas tej krótkiej wymiany zdań pomiędzy S-Hyfengiem i szermierzem poziomu 1, srebrnozbrojny berserker doszedł do siebie po omdleniu. Szok napełnił jego serce, gdy zobaczył, jak pojedynczy cios wystrzeliwuje na swojego towarzysza szermierza. Natychmiast użył cięcia Whirlwind, próbując odstraszyć s Fenga. Kiedy srebrnozbrojny berserker użył cięcia trąby powietrznej, elementalista i łowca na odległość natychmiast zaczęli strzelać z osłony. Co za żart. s Feng był w stanie wysłać w powietrze szermierza poziomu 1 poziomu 26 jednym trafieniem. Gdyby taki atak trafił ich bezpośrednio, natychmiast zginęliby. W obliczu nawału ataków S-Hyfeng nie miał innego wyjścia, jak tylko unik, decydując się na pogoń za czarną zbroją Berserkera. W końcu te ataki były nie tylko przytłaczające, ale były też atakami ekspertów. Gdyby naprawdę próbował odebrać życie srebrnej zbroi Berserkerowi, bardzo możliwe, że musiałby poświęcić własne. Widząc odwrot s Srebrno srebrnozbrojny Berserker 27 poziomu nieświadomie wydał westchnienie ulgi. To było blisko. Prawie straciłem tam życie. Gdyby nie użył instynktownie bloku, który pozwoliłby mu zneutralizować jeden przypadek obrażeń z przodu, straciłby życie podczas pierwszego ataku S.H. Fenga. Nie wspominając o tym alarmująco niebezpiecznym drugim ataku. Pomimo tego, że był w stanie omdlenia, wyraźnie mógł wyczuć zamiar zabójstwa, który był wystarczająco onieśmielający, aby spowodować zamrożenie podczas bitwy, zawartym w ataku S.H. Fenga. Nawet jeśli nie był w stanie omdlenia, nie był pewien, czy zdoła zablokować ten błyskawiczny atak. Chociaż jako berserker posiadał wysokie HP i obronę, jego HP było nieco ponad 5300. Z przerażającą siłą ataku S. Highfeng, nawet klasa zbroi płytowej zginęłaby od jednego trafienia. Minęła tylko krótka sekunda, odkąd zaczęli walczyć ze S. Highfengiem. Jednak po raz pierwszy w życiu srebrnozbrojny berserker doświadczył tak długiej sekundy. Jego życie prawie błysnęło mu przed oczami. Kiedy opancerzony na czarno berserker zobaczył, że S. Highfeng idzie po niego, bez wahania odwrócił się i uciekł. Wyświadczył także moce S. haifenga Nie tylko podstawowe atrybuty S. haifenga przewyższały ich, ale także jego techniki walki były daleko poza nimi. Stawienie czoła takiej osobie było niczym innym jak samobójstwem. Podczas gdy czarnozbrojny berserker uciekł, odległa elementalistka rzuciła lodową ścianę i lodowe kule, aby utrudnić ruchy S. H. Chociaż zaklęcia nie mogły zmniejszyć prędkości ruchu S. H. nadal zadawały obrażenia. Dlatego S. H. nie miał innego wyjścia, jak tylko unikać ataków. Poza tym Ranger konsekwentnie strzelał celnymi atakami w trajektorię ruchu S. H. utrudniając pościg za czarną zbroją berserkera. Szermierz jeden poziomu również szedł za nim, czekając na odpowiedni moment do uderzenia. To naprawdę denerwujące. Chociaż s haifeng spodziewał się takiej sytuacji, nie mógł powstrzymać lekkiej irytacji. Najwyżsi eksperci nie bez powodu byli ekspertami najwyższej klasy. Nie byli tak łatwi do pokonania jak inni gracze. Chociaż był bardzo szybki, nie był wystarczająco szybki, aby jego wrogowie nie mogli zareagować. Ponieważ szóstka z nich doskonale współpracowała, atakując i wycofując się jednocześnie, S-Hyfenk po prostu nie mógł znaleźć żadnych luk do ataku. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Jeśli chodzi o używanie ataków z dystansu, takich jak Tundering Flash, Earth Split i tak dalej, te umiejętności były zbyt długie. Dzięki umiejętnościom tych ludzi, mogli z łatwością uniknąć dalekosiężnych ataków s hyfenga Co więcej, używanie takich umiejętności spowolniłoby również jego ruchy, pozwalając tym ludziom na poszerzenie przepaści między nimi, co postawiłoby go w niekorzystnej sytuacji. Jednak ataki dystansowe tych ludzi były również bezużyteczne, ponieważ S-Hifeng łatwo ich uniknął. Jeśli chodzi o konfrontację z nim w walce wręcz, nie mieli odwagi. Ryzykowaliby własnym życiem, gdyby próbowali odeprzeć ataki s hyfenga Przez pewien czas obie strony znajdowały się w sytuacji patowej. W tym momencie Wilk Wojenny otrząsnął się z szefa i rzucił się w kierunku s Feng z zadziwiającą szybkością. Ha ha ha. Brett, jesteś skończony. Srebrnozbrojny Berserker nie mógł powstrzymać się od śmiechu, gdy zobaczył Wilka Wojennego biegnącego im z pomocą. Wilk Wojenny był wojownikiem tercz, Nie tylko posiadał przerażającą obronę, ale także tarcze. Dodając techniki Wojennego Wilka, jeśli skoordynowałby się z nimi w walce wręcz, mogliby z łatwością wykończyć s hyfenga Co najważniejsze, podczas gdy oni mieli uzdrowiciela, s Feng nie. Wynik tej bitwy był jasny dla wszystkich. Otocz go, nie pozwól mu uciec, krzyknął pospiesznie wilk wojenny na czacie drużynowym. Szefie, możesz na nas liczyć. Dwanaście innych lit przytłaczającego uśmiechu nagle wyłoniło się ze swoich kryjówek, każda z nich trzymała szkarłatny koralik. Kiedy okrążyli je z natychmiast zaczęli intonować zaklęcie. Nagle z ziemi uniosła się potężna bariera ognia, tworząc kopułę, która uwięziła s i, i pozostałych w środku. Brett, naprawdę nie jesteś prosty. Musimy nawet użyć koralików pieczętujących, które otrzymaliśmy z lochów zespołu w trybie piekielnym po przejściu wielu trudności, aby sobie z tobą poradzić. Nawet na śnie jej ucieczce teraz roześmiał się srebrnozbrojny berserker. Nikomu nie pozwolono opuścić bariery uszczelniającej. O ile S. Highfang nie posiada umiejętności o ogromnej niszczącej sile, musiałby poczekać, aż bariera wyczerpie swoją moc. Tymczasem bariera trwała 15 minut. To było więcej niż wystarczające, by poradzić sobie ze S. Hyfengiem. Czy to nie jest tylko jedna dodatkowa osoba? Naprawdę myślicie, że poradzicie sobie ze mną? S. Highfang odpowiedział ze śmiechem. Nie doceniasz efektu, jaki może mieć jedna dodatkowa osoba. Nawet wcześniej nie mogłeś nam nic zrobić. Z pomocą bossa Wolfa przełamiemy równowagę i zabijemy cię. Nie obwiniaj nas za to, że się z tobą sprzymierzyliśmy. To ty nas zasadziłeś. Następnym razem upewnij się, że zastanowisz się dwa razy nad tym, kogo zaatakujesz, śmiało szydził srebrnozbrojny berserker. Jeśli sześciu z was ledwie pasuje do mnie, zastanawiam się, jak siódemka poradzi sobie z dwójką. S. Feng nie mógł się powstrzymać od pytania. Chociaż głos S. Feng był miękki, klatki piersiowej wszystkich napięły się. Nawet z potężną pomocą wilka wojennego czuli, że mają tylko 60% szans na pokonania S. Haifenga. Jeśli pojawi się inny ekspert, to. 2. Myślisz, że jestem głupcem. Gdy bariera zostanie podniesiona, nikomu nie wolno wchodzić ani wychodzić. Srebrnozbrojny berserker nie chciał uwierzyć w twierdzenia Elshaifenga. Jednak w momencie, gdy skończył mówić, inna osoba nagle pojawiła się u boku Elshaifenga. Co więcej, ta osoba była bliźniakiem ich wroga. Zabójcza intencja, którą ta osoba promieniowała, może podobnie sprawić, że serce zacznie bić szybciej. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 525. Natychmiastowe zabicie. Rozdział 525. Natychmiastowe zabicie. Każdy członek elitarnej drużyny Warwolfa był oszołomiony, gdy zobaczył przed sobą dwóch Fengów. Co tu się dzieje? Jeden s haifeng sprawił im już wiele kłopotów, a nawet potrzebowali pomocy wilka wojennego, jeśli chcieli mieć nadzieję na pokonanie go. Teraz, kiedy było ich dwóch, co mieli zrobić? Sobowtór, co? Wilk wojenny zachował spokój pomimo nagłego pojawienia się kolejnego S-Hifenga i natychmiast pomyślał o możliwości. W Królestwie Boga, oprócz umiejętności różnych klas, istniała również duża różnorodność umiejętności ogólnych. Umiejętność zdolna do wyprodukowania sobowtura nie była całkowicie niemożliwa. To było tak, jak przywołacze mogli przyzywać potężne potwory. Kiedy inni członkowie zespołu słyszeli oświadczenie Warwolfa, zdali sobie sprawę, że jest to całkiem możliwe. W przeciwnym razie, jak wyjaśniliby sytuację przed nimi, wszyscy natychmiast wydali westchnienie ulgi. Chociaż sobowtór miał pewną śmiertelność, pod koniec dnia sobowtór nadal był sobowtórem. Szybko jednak zdali sobie sprawę, że bardzo się mylili. Byli skandalicznie w błędzie. W chwili, gdy pojawił się sobowtór z Haifenka, rzucił się w kierunku szermierza jeden poziomu. Chociaż szybkość miecza sopowtura nie była tak przerażająca, jak prawdziwego SHIFEN'a, każdy atak zmuszał szermierza poziomu 1 do cofnięcia się od 3 do 5 kroków, zanim mógł się ustabilizować. Szermierz jeden poziomu został nawet zmuszony do aktywowania ostrza obronnego, aby powstrzymać Atek Sobowtóra. Pomogę ci. Berserker w czarnej zbroi rzucił się w stronę sopowtura SHIFEN'a, wymachując topolem bojowym. Jednak nawet z pomocą berserkera najwyższego poziomu HP szermierza poziomu 1 gwałtownie spada. Kapłan 1 poziomu drużyny nie miał innego wyjścia, jak tylko stale leczyć szermierza 1 poziomu, aby ustabilizować jego HP. Siła bojowa Sobowtura denerwowała wszystkich jego wrogów. Zostaw mi Sobowtura. Ponieważ jest to umiejętność, zdecydowanie ma czas trwania. Gdy czas trwania dobiegnie końca, sam zajmiemy się tą osobą, warknął Wilg Wojenny. Następnie użył Harga i przybył przed Sobowturem. S. musiał przyznać, że Wilg Wojenny rzeczywiście był ekspertem, który już postawił stopę w królestwie i wyrafinowania. rafinowania. Zarówno jego ataki, jak i uniki były niezwykle celne i drobiazgowe. Największe efekty osiągał zawsze najdrobniejszymi akcjami. Ponadto ta jego masywna tarcza pozwalała mu z łatwością ochronić większość swojego ciała przed atakami Sobowtura. Pomimo tego, że każdy ruch sopowtórny zmuszał go do ciągłego odwrotu, jego ciało pozostawało stabilne jak góra. Zdumiewające. Jeśli Cola był teraz tak uzdolniony jak Wilk wojenny, zdecydowanie moglibyśmy spróbować najechać na 50-osobowy E. T. s S. Feng żałował swojej sytuacji, gdy obserwował Wilka wojennego. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co? Gdy Wilk wojenny przyszpilił sopowtóra, pozostałych sześciu ekspertów trzymało S. Fenga w ryzach, czekając na swój czas. Jednak, zanim ktokolwiek mógł złapać oddech, nagle pojawiło się dwanaście mieczy unoszących się wokół S. Hai-fenga. Już samo patrzenie na lśniące krawędzie ostrze powodowało mrowienie skóry głowy. Skoro wy nie widzicie nic złego w sprzęganiu się z innymi, nie ma nic złego w tym, że używam mojego sopowtóra i tych dwunastu mieczy, żeby poradzić sobie z wami siódemką, prawda? Nie nazywaj mnie tyranem, dobrze? S- uśmiechnął się lekko. Następnie kontrolował dwanaście fantomów ostrza odchłani, aby zaatakować sześciu ekspertów. Nagle berserkier w srebrnej zbroi i pozostali eksperci zbledli, a ich słowa uwięzły im w gardłach. Chociaż 12 fantomów ostrza otchłani nie posiadało zbyt wiele mocy, ich obrażenia były nadal znaczne, mogą spowodować do 45% obrażeń z Haifenga. Ponadto fantomy były małe, szybkie i zwinne, przez co niezwykle trudno było uniknąć ich ciosów. Podczas gdy klasy walczącej w zwarciu radziły sobie, ale ledwo, z fantomami, to samo nie dotyczyło klas dystansowych. Szczególnie dotyczyło to kleryka. Ratowanie własnego życia stało się żmudnym zadaniem, a tym bardziej nie robienie tego i uzdrawianie swojego zespołu. Po krótkiej walce wilk wojenny i inni eksperci z najwyższej półki byli nieszczęśliwi. Członkowie przytłaczającego uśmiechu obserwujący spoza bariery byli całkowicie zdumieni. Nawet jeśli wszyscy obecni byli głupcami, mogli powiedzieć, jak potężny był s high Do tej pory było oczywiste, że S-High-Feng po prostu bawił się sześcioma ekspertami podczas ich poprzedniej wymiany. W tym momencie s Hai Feng stał na uboczu i obserwował bitwę. Opierając się na w i dwunastu mieczach, pokonał już dumną, szczytową siłę bojową przytłaczającego uśmiechu do uległości. Jeśli przyłączył się do bitwy, to nie mógłby ich wymazać, kiedy tylko chciał? Kim jesteś? Zarządał wilk wojenny z widoczne na jego twarzy. Tak potężny ekspert nie tylko przypadkowo zostawiłby na nich zasadzkę. Musi mieć ku temu cel. Jednak zamiast odpowiedzieć na pytanie wilka wojennego, S-High cicho skierował strzał otchłań w stronę nieba. Nagle ponad srebrnozbrojnym zbrojnym berserkerem i innymi pojawiły się niezliczone miecze światła, całkowicie otaczając siedmioro ludzi. Potem, niczym krople deszczu, opadły miecze światła. Ta umiejętność nie była niczym innym jak umiejętnością poziomu 1, który s High nauczył się, kiedy został świętym ostrzem mieczem skływ Hel. miecz. Zadaje tysiąc podstawowych obrażeń plus 200% obrażeń od broni wszystkim wrogom w promieniu 20 metrów. Zapieczętowuje również wszystkich wrogów w zasięgu, uniemożliwiając im opuszczenie obszaru przez 4 sekundy. Wcześniej Nina Dragon Slash zmusił wszystkich do wykorzystania prawie wszystkich swoich umiejętności ratowania życia. Wśród ekspertów zarówno Elementalista, jak i Cleric wyczerpali swoje. Ten rozdział załaduj najpierw na Novel Com? w obliczu deszczu mieczy dwaj gracze walczący na dystans mogli tylko spokojnie iść na śmierć. Tymczasem pozostali dwaj berserkerzy jeden poziomu, miecznik 1 stopnia i ranger 1 stopnia mieli mniej niż 1 trzecią swoich PW po zejściu z Kefelsford. Byli również uwięzieni w obszarze o promieniu 20 yardów. Używając cichych kroków, s Feng pojawił się za rangerem poziomu 1. Chociaż rangersi posiadali zdolności do walki w zwarciu, s Feng całkowicie go zaskoczył. Miecz światła przemknął po ciele rangera i bez najmniejszego oporu, Ranger również upadł bez życia na ziemię, a jego ekwipunek porozrzucał się po jego ciele. Cholera, oczy wilka wojennego stały się przekrwione z wściekłości. Chociaż chciał ocalić swoich towarzyszy, miał już pełne ręce roboty, rozprawiając się z sobą w którym przed nim. W tej chwili ogarnął go żal. Tylko dlaczego użył bariery, by uwięzić własnych ludzi z takim potworem. Ponadto szlaban 15 długich minut. Wszyscy na zewnątrz, pospieszcie się i uciekajcie. Wilk wojenny był bezradny, gdy wykrzykiwał to polecenie. Szef Wilk, członkowie zespołu przytłaczającego uśmiechu na zewnątrz bariery skinęli głowami i rozeszli się. Kiedy biegli, zaczęli kontaktować się z innymi członkami Overhelming Smile, prosząc o posiłki. Wiedzieli jednak, że nikt nie może uratować Wilka wojennego i pozostałych, nie starczyło czasu. Wewnątrz bariery, chociaż srebrnozbrojny berserker i pozostali dwaj eksperci próbowali zaatakować S. hyfenga jako grupa, przepaść między ich siłą i szybkością a siłą wroga była po prostu zbyt duża. Nie potrzebując żadnych umiejętności, S. haifeng z łatwością wykończył trójkę graczy po kilkunastokrotnym wymachiwaniu mieczami. Co do wilka wojennego, S. haifeng skończył się bawić. Natychmiast polecił swojemu sobowtórowi aktywować Wyzwolenie Ostrza. Wyzwolenie Ostrza było umiejętnością, której sam się nauczył, a nie umiejętnością, którą nabył dzięki swojemu ekwipunkowi. Ponieważ Sobowtór mógł wykorzystać wszystkie umiejętności, których się nauczył, w naturalny sposób był również w stanie użyć umiejętności Berserkera poziomu 1, wyzwolenia ostrze. Natychmiast siła i zwinność Sobowtóra wzrosły o 80%. W tym momencie siła i zwinność Sobowtóra przewyższyły nawet samego S Fenga. W następnej chwili niezliczone miecze światła zderzyły się z masywną czerwoną tarczą wilka wojennego, tworząc nieprzerwany strumień pierścieni. Nawałnica potężnych ataków wyrzuciła wilka wojennego w powietrze. Gdy próbował ustabilizować swoje ciało w powietrzu, nagle odkrył przed sobą Sobowtóra S. Pospiesznie wilk wojenny uniósł tarczę, próbując chronić swoje ciało. Szukująco jednak, miecz sobowtóra przeszedł przez jego tarczę i uderzył w jego ciało, zadając ponad tysiąc obrażeń. Ten ruch nie był niczym innym jak umiejętnością przeznaczoną specjalnie do celowania w MT, iluzoryczny cień. Po użyciu tej umiejętności ataki Sobowtura można było jedynie unikać, a nie blokować. W tym momencie górująca tarcza wilka wojennego praktycznie nie istniała. Co więcej, nie mógł kontrolować swojego ciała podczas lotów w powietrzu, co uniemożliwiało uniknięcie ataków Sobowtura. Atak za atakiem atakował wilka wojennego. Sobowtór zaatakował wojownika tarcz sześć razy z rzędu, a trzy z nich spowodowały trafienie krytyczne, zadając blisko trzy tysiące obrażeń. W mgnieniu oka ciało wilka wojennego spadło na ziemię, a jego prawie siedem tysięcy PW osiągnęło zero. W międzyczasie S- aktywował ruch kosmiczny i natychmiast pojawił się przed dwunastoma uciekającymi członkami przytłaczającego uśmiechu. Następnie wykończył każdego gracza jednym uderzeniem, nie pozwalając nikomu uciec z gniazda smoczych ludzi.